Juliusz Wern, Miasto Pływające. Czyta Robert Fraś. Rozdział pierwszy. Dnia 18 marca 1867 roku przyjechałem do Liverpoolu. Great Eastern odpływał za kilka dni do Nowego Jorku, a ja na nim właśnie chciałem, dla przyjemności jedynie, odbyć podróż morską. Pociągał mnie ten olbrzymi statek i myśl przejażdżki po Oceanie Atlantyckim. Przy sposobności zamierzałem zwiedzić Amerykę Północną, ale to było rzeczą podrzędną. Na pierwszym planie stał Great Eastern, a dopiero potem kraj sławiony przez Coopera. Prawdziwie, ten parostatek jest arcydziełem budowli morskiej. Jest to coś więcej jak okręt. Jest to pływające miasto. Małe hrabstwo oderwane od gruntu angielskiego, który przepłynąwszy morze, łączy się z lądem Ameryki. W wyobraźni mojej rysowała się masa unoszona przez bałwany, jej zapasy z wiatrem, które wyzywała do walki jej zuchwalstwo wobec bezsilnego morza, jej obojętność na uderzenia fali, potęga tego żywiołu, co wstrząsa warriorami i solferinami jakby jaką szalupą. Ale na tem wyobraźnia moja zatrzymała się. Widziałem to wszystko w ciągu podróży i mnóstwo innych rzeczy, nie tyczących się żeglugi morskiej. Great Eastern nie jest tylko machiną żeglarską to świat w miniaturze i jeżeli unosi z sobą mnóstwo ludzi, to żaden badacz nie zadziwi się, spostrzegłszy na nim jakby na scenie olbrzymiej śmieszności popędy i wszystkie namiętności ludzkie. Opuściwszy przystań udałem się do hotelu Adelphi. Na 20 marca ogłoszone było wyruszenie Great Eastern. Chcąc śledzić ostatnie przygotowania postanowiłem zaraz się na nim umieścić i poprosiłem o pozwolenie kapitana Andersona, dowódcy parostatku. Przystąpił na to z uprzejmością. Następnego dnia zaszedłem do portu budowli okrętów tworzących podwójną krawędź dachów na brzegach Mersey. Mosty łyżwowe dozwoliły mi dosięgnąć nadbrzeża New Prince. To jest rodzaju tratwy ruchomej, czułej na poruszenie przypływu i odpływu morza. Jest to miejsce wylądowania licznych łódek obsługujących Birkenbed, przedmieście od Liverpoolu po lewej stronie rzeki Mersey. Mersey, podobnie jak Tamiza, jest raczej strumykiem niż rzeką, jakkolwiek wpada do morza. Jest to obszerne zniżenie ziemi, napełnione wodą, Prawdziwa dziura, której głębokość umożliwia żeglowanie największym statkom, takim jak Great Eastern, któremu większa część innych portów jest stanowczo wzbroniona. Dzięki temu naturalnemu przywilejowi, strumyki Tamiza i Mersey ujrzały z czasem wznoszące się prawie przy ich ujściu dwa wielkie miasta handlowe, Londyn i Liverpool, podobnie jak kiedyś dla tych samych powodów Glasgow nad rzeką Clyde. W spadzistości New Prince dymił tender, mały statek parowy, przeinaczony do posługi Great Eastern. Umieściłem się na pokładzie napełnionym już robotnikami, którzy udawali się na ten parostatek. Skoro siódma godzina z rana wybiła na wybrzeży Wiktoria, tender rozpuścił liny, postępując z ogromną bystrością w górę rzeki Mersey. Zaledwie odpłynął, spostrzegłem na brzegu młodego człowieka. Wysokiego wzrostu, mającego tę fizjonamię arystokratyczną, która odznacza oficera angielskiego. Zdawało mi się, że poznaje w nim jednego z moich przyjaciół. Kapitana armii indyjskiej, którego od wielu lat nie widziałem. Musiałem się jednak mylić, gdyż kapitan McElwin nie mógł wyjechać z Bombaj. Byłbym bowiem o tym wiedział. Zresztą McElwin był to chłopiec żywy. Niedbający o nic, wesoły towarzysz, ten zaś chociaż przedstawiał podobieństwo rysów mego przyjaciela, wydawał się smutny i przygnębiony z gry za tą tajemną. Ktokolwiek on był, nie mogłem mu się lepiej przypatrzeć, gdyż tender oddalał się szybko, a wrażenie wywarte tym podobieństwem zatarło się prędko w moim umyśle. Great Eastern stał na kotwicy prawie o trzy mile dalej, gdzie były pierwsze domy Liverpoolu. Z brzegu New Prince dostrzec go nie było można. Dopiero za pierwszym zakrętem rzeki zobaczyłem ten olbrzymi gmach. Rzekłbyś, widząc go, że to rodzaj wysepki do połowy w mgłach zanurzonej. Przedstawił się najprzód z przodu, uniknąwszy bałwanów. Wkrótce jednak tender w inną skierował się stronę, a parostatek ukazał się w całej długości. Wydawał mi się jakim był. Wielkim! Trzy lub cztery składy węgli, przymocowane przy jego bokach, przez burty wycięte powyżej linii zanurzenia, wsypywały do niego swój ładunek węgla ziemnego. Przy Great Eastern te trzymasztowe małe statki podobne były do bark. Olbrzym mógł je prowadzić za sobą jak szalupy parowe. Tymczasem tender przybliżał się. Przepłynął pod prawą stronę przodu Great Eastern, którego łańcuchy wygięły się gwałtownie przez ciśnienie fali. Wreszcie, pozostawiwszy go na lewej stronie, zatrzymał się przy rozległych schodach, które się wiły u jego boków. W tej pozycji most tenderu dotykał tylko części niezanurzonej parostatku, tej części, której miał on dosięgnąć w pełni ładunku, a która teraz wystawała jeszcze na dwa metry. Robotnicy wysiadali z pośpiechem i wstępowali na liczne piętra schodów, które się kończyły u spodu okrętu. Ja, jako turysta, oglądający wspaniały gmach, stałem z głową w górę wzniesioną korpusem w tył pochylonym i zastanawiałem się nad kołami Great i Sternu. Widziane z boku koła te wydawały się małe, chociaż długość szprych była czterometrowa. Widziane wprost, przedstawiały się olbrzymio. Misterne okucia, budowa silna. Punkt oparcia w całym systemie, poprzeczne belki przeznaczone do umocowania dzwona, ta obwódka szprych różowych, ten mechanizm w połowie przysłonięty cieniem szerokich przyrządów zdobiących całość. Wszystko to razem uderzało umysł, wywołując w nim wyobrażenie jakiejś siły dzikiej i tajemniczej. Tender wysadził swoich pasażerów. Wszedłem na żelazne rowkowane schody, a w kilka minut potem dostałem się naprzód parostatku. Rozdział drugi. Pokład wyglądał obecnie jak ogromny warsztat, przeznaczony dla całej armii robotników. Nie wierzyłem własnym oczom, że jestem na okręcie. Tysiące ludzi, rzemieślników, służby okrętowej, mechaników, oficerów, robotników, z ciekawości patrzących, mijali się i potrącali wzajemnie. Jedni na pokładzie, inni przy machinach, inni wśród lasu, masztów, wszystko to nie do opisania. Tu latające żurawie unosiły olbrzymie kawały lanego żelaza. Tam ciężkie tarcice wzlatały w górę przy pomocy windy parowej. Nad pokojem przeznaczonym do machin bujał się cylinder żelazny, prawdziwy pień metalowy. Na przodzie wstępowały do góry drągi uginające się wzdłuż masztów bocianiego gniazda. Z tyłu stało rusztowanie, zapewne ukrywające jakąś zaczętą budowlę. Budowano, wykończano. Wykonywano robotę ciesielską, sztychowano, malowano wśród największego nieporządku. Moje bagaże były już przyniesione. Dowódca, kapitan Anderson, o którego się pytałem, jeszcze nie przybył, lecz jeden z szafarzów podjął się mnie umieścić i kazał zanieść moje kufry do kojuty w tyle okrętu położonej. Mój przyjacielu, zapytałem go, na 20 marca ogłoszono odpłynięcie Great Eastern – Ależ niepodobne, aby wszystkie te przygotowania były wykończone w 24 godziny. Nie wiesz pan, kiedy będziemy mogli opuścić Liverpool? W tym względzie szafarz tyleż wiedział, co i ja. Zostawiając mnie, odszedł. Wtedy postanowiłem zwiedzić wszystkie dziury tego ogromnego mrowiska i rozpocząłem przechadzkę, jakby turysta w jakim obcym mu mieście. Na pokładzie parostatku było błoto czarne, było błoto brytańskie które się przylepia do bruku miast angielskich. Cuchnące strumiki wiły się w rozmaite strony. Zdawało mi się, że jestem na jednym z najgorszych placów Upper Thames Street na brzegach portu londyńskiego. Szedłem około tych pokojów, które się ciągnęły w tyle okrętu. Między nimi i parapetami z każdej strony odznaczały się dwie szerokie ulice, a raczej dwa bulwary, zapełnione ciągnącym się tłumem. I tak przyszedłem do samego środka statku, między budynkami połączonymi podwójnym systemem mostków. Rzuciwszy okiem na wykończone roboty, zwróciłem się naprzód okrętu. Tam tapicerzy kończyli obicie dosyć obszernego pokoju przeznaczonego pod nazwą Smoking Room na pokój do palenia cygar prawdziwa knajpa tego pływającego miasta. Okazała kawiarnia oświetlona czternastoma oknami, z sufitem białym w złote cytryny rzeźbionym. Przeszedłszy małe miejsce trójkątne zakończające przód pokładu, szedłem do kawałka drzewa opadającego w powierzchnię wody. Z tego punktu ostatecznego spostrzegłem przez szparę we mgle tył Great Eastern w odległości przeszło dwóch hektometrów. Ten kolos zasługuje na to, aby takimi cyframi oceniać jego rozmiary. Zaledwie dostrzec mogłem szczyt masztów wysokich na 200 stóp, ginących w mgle z którymi mieszał się czarny dym z tendru i ze składów węgli. Wszedłszy drzwiczkami machiny kołowej spostrzegłem mały hotel po lewej stronie. Wreszcie długą, boczną facjatę pałacu, z którego wystawał taras. Na koniec dostałem się do tyłu parostatku, do tego miejsca, gdzie się wznosiło rusztowanie, o którym już wspomniałem. Tam, między ostatnim i ogromnym oknem do przewietrzenia, nad którym osadzone były cztery koła steru, mechanicy spieszyli się z umieszczeniem machiny parowej. Machina ta składała się z dwu cylindrów poziomych i przedstawiała system kół zębatych, drągów i drążków, który wydał mi się bardzo skomplikowanym. Nie zrozumiałem z początku ich celu, lecz zdawało mi się, że tu, jak i wszędzie, dużo brakowało do wykończenia przygotowań. Więc po cóż to spóźnienie? Po co tyle przewozów na brzegu Great Eastern statku stosunkowo nowego? To właśnie objaśnić potrzeba w kilku słowach. Po dwudziestu przepływach między Anglią i Ameryką, z których jeden był pamiętny wypadkami nadzwyczajnymi, eksploatacja Great Easternu chwilowo przerwała się. Ten ogromny statek przeznaczony do przewożenia podróżnych wydawał się niezdatnym do niczego. Był uważany za dymisjonowanego przez podejrzliwe plemię pasażerów z tamtej strony oceanu. Kiedy pierwsze usiłowanie umieszczenia liny telegraficznej spełzły na niczym, które to niepowodzenie zawdzięczać należało po części niedostateczności statków do przewożenia, inżynierowie pomyśleli o Great Eastern. On jeden zabrać mógł te 3400 kilometrów druta metalowego, ważących 4500 beczek. On jeden to mógł ze swoją siłą w walce z morzem rozwinąć i zanurzyć tę niezmierną linę. Lecz dla umieszczenia tej liny na bokach statku potrzeba było zmian szczegółowych. Wysadzano dwa kotły na sześć, a jeden komin na trzy, należące do machiny szrubowej. Na ich miejsce urządzono obszerne recypiensa dla umocowania liny, którą by kaskada wody ochraniała od zmian powietrza. Drut w ten sposób przechodzi z tych pływających jezior do morza, nie stykając się wcale z powietrzem atmosferycznym. Czynność założenia liny dokonała się pomyślnie – a po otrzymaniu żądanego skutku Great Eastern na nowo pozostawiono w opuszczaniu. Właśnie przypadła wystawa powszechna 1867. Powitała wtedy spółka francuska nazwana Stowarzyszeniem Wynajmujących Great Eastern z odpowiedzialnością ograniczoną z kapitałem 2 milionów franków w zamiarze użycia tego obszernego okrętu do przewiezienia zaoceanowych amatorów. Stąd powstała konieczność zastosowania parostatku do tego użytku – uzupełnienia rycypięsów, poprawienia kotłów, a mianowicie powiększania sal, które tysiące podróżnych zamieszkiwać miało i wspanialszego urządzenia jadalnych pokojów. W końcu trzeba było przygotować tysiące łóżek po bokach tej olbrzymiej kotliny. Great Eastern został wynajęty za 25 tysięcy franków miesięcznie. Dwie umowy były zrobione z G. Forrester z Liverpoolu, pierwsza za 538 750 franków dla wstawienia nowych kotłów śrubowych. Druga umowa na 662 500 franków dla ogólnej naprawy i wprowadzania w ruch statku. Rzucono się do dzieła. Przez pięć dni ciągnęły się roboty z żarliwą akuratnością. Opóźnienie szkodziło znacznie przedsięwzięciu wynajmujących, ale nie mogli na to nic poradzić przedsiębiorcy. Wyruszenie było oznaczone nieodzownie na 26 marca. Jeszcze 25 piąty pokład parostatku był założony rozmaitymi narzędziami dodatkowymi. Na koniec tego ostatniego dnia wszystko było w pogotowiu. Wieczorem około piątej godziny przybyła szalupa parowa. Przeznaczono ją do Great Eastern. Jej lokomobila została z początku odjęta i wniesiona na pokład za pomocą windy. Ale co do samej szalupy, to niepodobna było z powodu jej ogromnego ciężaru wnieść na parostatek. Trzeba było więc obejść się bez niej i użyć innego sposobu. Tego wieczora wszystko było prawie skończone. Bulwary wyczyszczone nie zostawiały śladów błota. Użyto do tej całej armii zamiataczy. Ładunek był zupełnie skończony. Poszedłem spać z nadzieją jutrzejszego wyjazdu. I wtem się nie omyliłem. Z brzaskiem dnia 26 marca zobaczyłem powiewającą przy maszcie z przodu banderę amerykańską. Przy wielkim maszcie banderę francuską, a w rogu tylnego masztu angielską. Rozdział trzeci. Rzeczywiście Great Eastern przygotowywał się do odpłynięcia. Z pięciu jego kominów już rozchodziły się kłęby czarnego dymu. Gorący łuk parował naprzeciwko głębokich studni, które podawały wodę do machin. Kilku majtków nabiło cztery duże armaty, które miały pozdrowić Liverpool przy naszym przejściu. O godzinie 11 tapicerzy wbili ostatni gwóźdź, malarze wykończyli ostatnie malowidło. Potem odpłynęli na małym statku, który na nich czekał. Ponieważ ciśnienie było dostateczne, parę puszczono w cylindry machiny, nadającej ruch statkowi mechanicy uznali, że genialnie pomyślany przyrząd działał jak się należy. Pogoda była dość ładna. Wielkie smugi słońca przedzierały się poprzez raptownie rozbiegające się chmury. Wiatr był wielki na morzu i doł gwałtownie, na co Great Eastern był obojętnym. Wszyscy oficerowie byli już na miejscu i rozeszli się w różne strony statku, ażeby wyruszenie przeprowadzić do skutku. Sztab składał się z kapitana, kapitana drugiej klasy, dwóch drugorzędnych oficerów, pięciu poruczników, z których jeden, M.H., był Francuzem i z jednego ochotnika, także Francuza. Kapitan Anderson jest to wielkiej sławy marynarz w handlu angielskim. Jemu to zawdzięczamy ustawienie liny transatlantyckiej. Co prawda, jeżeli mu się udało tam, gdzie jego poprzednicy chybili, to przyczyną tego jest, że działał w warunkach daleko korzystniejszych, mając Great i stern do rozporządzenia. Bądź co bądź, tem powodzeniem zasłużył na tytuł ser, który mu królowa nadała. Był to komendant bardzo uprzejmy. Człowiek mający lat pięćdziesiąt, włosy płowo blond, tego koloru blond co to, to utrzymuje swój odcień na złość wiekowi i porze. Wysokiego wzrostu, twarz duża, uśmiechnięta, wizjonomia spokojna, postawa prawdziwie angielska, chód poważny i jednostajny, głos miły, oczy trochę biegające, nigdy nie trzyma rąk w kieszeniach, zawsze w rękawiczkach, wytwornie ubrany, z tym znakiem szczególnym, że wystawał mu koniec białej chusteczki z kieszeni surduta niebieskiego z potrójnym galonem złotym. Kapitan drugiej klasy dziwnie się różnił od kapitana Andersona. Opiszę go łatwo. Człowiek to mały, żwawy, płeć mocno opalona, oko cokolwiek krwią nabiegłe, czarna broda sięgająca aż do pasa, nogi kabłąkowate, stawiające opór wszystkim kołysaniom niespodziewanym. Marynarz czynny, baczny, drobiazgowo dokładny. Wydawał rozkazy głosem morywanym, rozkazy, które powtarzał nadzorca ładunku z tym Rykiem lwa Zakatoszonego, który jest właściwym marynarce angielskiej służby. Ten drugi kapitan nazywał się W. Zdaje się, że był to oficer od floty, przez szczególne pozwolenie naznaczony do Great Eastern. Na koniec miał ruchy Wilka Morskiego i zapewne był ze szkoły tego francuskiego admirała, męża wypróbowanego we wszystkich poświęceniach który w chwili walki bezustannie wołał do swoich ludzi. Dalej dzieci, nie cofajcie się, gdyż znacie mój zwyczaj wysadzania wszystkich w powietrze. Oprócz tego sztabu machiny były pod zarządem głównego inżyniera, przy pomocy ośmiu czy dziewięciu oficerów mechaników. Pod ich rozkazami pracował batalion z 250 ludzi złożony palaczy, smarowników i tym podobne, którzy głębokości statku nigdy nie opuszczali. Dzień i noc ten batalion był zajęty, żeby sto ognisk rozpalić przy dziesięciu kotłach, z których każdy miał po dziesięć kominów. Wszyscy byli na swoich miejscach. Mały statek, który miał przeprowadzić Great Eastern z ujścia Marseille, był od wczoraj gotów. Spostrzegłem równie mały statek francuski z wyspy Morelle około osąd, który miał z nami przepłynąć z Liverpoolu do New Yorku, a z powrotem wprowadzić parostatek do przystani Brest. Zaczynam wierzyć, że dziś odpłyniemy rzekłem do porucznika H. Czekamy tylko na pasażerów odpowiedział mój współrodak. Czy są liczni? 1200 lub 300. Jest to ludność większego miasteczka. Jak przekonałem się później, byli to Kalifornijczycy, Kanadyjczykowie, Jankesi, Peruwianie, Amerykanie Południowi, Anglicy, Niemcy i dwóch czy trzech Francuzów. Między innymi odznaczali się sławny Cyrus Field z New Yorku, zacny Jan Rose z Kanady, szanowny McAlpin z New Yorku, państwo Alfredowie Coer z San Francisco, państwo Whitney z Mobile, kapitan McPach z żoną. Pomiędzy Francuzami znajdował się założyciel stowarzyszenia wynajmujących Great Eastern, pan Julius D., reprezentantowej Telegraph Construction and Maintenance Company, która wniosła do interesu 20 tysięcy librów. Rozpoczęło się pomieszczenie bagaży i pasażerów. Spokojnie a prędko, jakby to byli ludzie wchodzący do swoich mieszkań. Francuzom zdawało się, że powinni iść jak do szturmu, postępując jak prawdziwy żuławi. Każdy z pasażerów, jak tylko stanął na pokładzie, poszedł do sali jadalnej, aby obrać miejsce przy stole. Na kawałku papieru, zostawiwszy swe nazwisko, lub zostawiwszy bilet, zapewniło się sobie jedzenie. Stoły były nakryte i wkrótce wszystkie obsiedli współbiesiadnicy, którzy, jeżeli są anglosaskoni, umieją doskonale w podróży czas przepędzić przy pomocy widelca i noża. Zostałem na pokładzie, aby się przypatrzeć wszystkim szczegółom wylądowania. O wpół do pierwszej bagaże zostały przeniesione. Widziałem w tym nieładzie tysiące kufrów rozmaitego kształtu, różnej wielkości, skrzynie duże jak wagony, które mogły pomieścić wszystkie nieruchomości, małe wytworne woreczki i owe walizy amerykańskie lub angielskie, tak odznaczające się kosztowną skórą, licznymi sprzączkami połyskującymi, blaskiem okuć miedzianych i tym podobne. Wszystkie te rupiecie w prędce znikły w magazynach. Tender ruszył, pokrywając kłębami dymu świąteczne płótno Great Isternu. Zwróciłem się naprzód statku i niespodziewanie spostrzegłem tam młodego człowieka, którego widziałem na brzegu New Prince. Zobaczywszy mnie stanął, wyciągnął rękę, którą ja uścisnąłem z czułością. Jesteś tu, Fabianie? zawołałem. Tak, kochany przyjacielu. Więc się nie myliłem, więc ciebie to widziałem kilka dni temu na brzegach portu. Prawdopodobnie, odpowiedział Fabian. Jednak ja ciebie nie spostrzegłem. I płyniesz do Ameryki? Oczywiście. Czy można lepiej spędzić czas, kilka miesięcznego urlopu, jak przebiegając świat? Dla tej turystowskiej przejażdżki szczęśliwym trafem zrobiłeś wybór z Great Easternu. To nie wypadkiem, kochany przyjacielu. W jednym z dzienników czytałem, że masz popłynąć na Great Eastern, a nie widząc cię od kilku lat, przyjechałem, aby odbyć z tobą razem tę podróż. Z Indy przybywasz? i wsiadłem w Godawery, w Liverpoolu. Więc podróżujesz, Fabianie? Pytam się, patrząc na jego twarz bladą i smutną. Dla rozrywki, jeżeli ona dla mnie być może. Ściskając mi rękę ze wzruszeniem, odpowiedział kapitan Fabian McElwin. Rozdział czwarty Fabian odszedł dla umieszczenia się pod łuk numeru swego biletu w pokoju 73 w korytarza dużego salonu. W tej chwili kłęby dumu wychodziły z szerokich kominów parostatku. Wrzenie kotów słychać było, para z nich opadała drobnym deszczem na pokład. Poruszenia z hukiem połączone oznajmiały działania machin. Można już było odpłynąć. Trzeba było najprzód podnieść kotwicę. Fala wznosiła się jeszcze ciągle, parostatek skręcony jej pędem zwrócił się do niej przodem. Wszystko było gotowe, aby wypłynąć z rzeki. Kapitan Anderson powinien był skorzystać z chwili i wyruszyć, gdyż długość parostatku nie dozwalała obrócić się w misji. Nie płynąc z biegiem wody, lecz przeciwnie, odbijając prąd fali, był pewniejszym kierowania swym olbrzymem pomiędzy licznymi statkami na rzece. Najmniejsze dotknięcie tego kolosu byłoby straszne w swych skutkach. W tych warunkach trzeba było sił wielkich dla podniesienia kotwicy. Parostatek popychany pędem wyciągał łańcuchy, na których był przymocowany. Aby wyciągnąć kotwice z ich zagłębienia, użyć musiano silnych narzędzi. Przymocowano do łańcuchów Anchor boat, rodzaj statku używanego do tej roboty, lecz jego windy nie były dostateczne więc wzięto przyrządy mechaniczne, które Great Eastern miał na swój użytek. Do podniesienia kotwic użyto maszyny o sile 70 koni. Para z kotłów wpuszczona w cylindry zastosowaną była do windy. Wszystko to atoli nie było wystarczające. Kapitan Anderson kazał przyrządzić drągi i niemi 50 ludzi windy obracało. Parostatek zaczął wchodzić na kotwicę. Robota jednak szła wolno. Ogniwa łańcuchów chrzęszczały w otworach na przodzie okrętu. Według mego zdania można było ulżyć pracę, okręcając parę razy koła dla łatwiejszego ich zdjęcia. Byłem wówczas na pokładzie wraz z innymi pasażerami. Przypatrywaliśmy się szczegółom działania i skutkom przyrządów. Koło mnie stał jakiś podróżny. Wzruszał ramionami, zniecierpliwiony powolnością tych robot. Nie szczędził bezustannych żartów z powodu bezskuteczności machin. Był to mały, chudy człowieczek. Muskularny, z ruchami gorączkowymi. Pod zmarszczkami powiek zaledwie widać było mu oczy. Fizjonomista byłby od razu poznał, że koleje życia przedstawiały się zawsze ze strony śmiesznej. Dlatego filozofa ze szkoły Demokryta nigdy u niego nie spoczywały muskuły zygomatyczne, potrzebne do poruszeń śmiechu. Zresztą widziałem go później. Miły towarzysz podróży. Panie! Powiedział mi: Myślałem dotąd, że machiny są zrobione dla pomocy ludziom, a nie ludzie dla pomocy machinom. Właśnie miałem odpowiedzieć na tę słuszną uwagę, kiedy powstały krzyki. Ja i mówiące zostaliśmy naprzód popchnięci. Wszyscy ludzie rozstawieni przy sztabach leżeli przewróceni. Jedni się podnosili, inni na pokładzie spoczywali. Ponieważ jedno kółko machiny złamało się, lina zboczyła pod strasznym naciskiem łańcuchów. Ludzie zaskoczeni z tyłu zostali uderzeni z okropną gwałtownością w głowę i piersi. Sztaby oderwane od sznurów, naokoło kartaczując, zabiły czterech majtków, a pokaleczyły dwunastu, pomiędzy tymi ostatnimi jednego szkota z Dandy, nadzorcę służby okrętowej. Skoczono ku tym nieszczęśliwym. Rannych zaniesiono do miejsc dla chorych przeznaczonych. Co do czterech zabitych, miano ich na brzeg niezwłocznie przenieść. Zresztą Anglosaksonii są tak obojętni na życie ludzkie, że ten wypadek nie zrobił na nich szczególnego wrażenia. Ci nieszczęśliwi zabici i ranni uderzeni byli tylko zębami koła machiny, które w krótkim czasie naprawić było można i bez wielkiego kosztu. Tender oddalony wrócił zadanym znakiem. W kilka minut potem przybył do statku. Poszedłem do kup, pomost nie był jeszcze zdjęty. Zaniesiono na tender zabitych obwiniętych w kołdry. Jeden z doktorów popłynął z nimi do Liverpoolu z zaleceniem spiesznego powrotu do Great Eastern. Tender odpłynął natychmiast, a majtkowie poszli zmyć ślady krwi pozostałe na pokładzie. Muszę i to dodać, że jeden z pasażerów lekko uderzony skorzystał ze sposobności i wrócił tenderem. Miał już dosyć Great Easternu. Patrzyłem za oddalającym się z całą szybkością statkiem. Odwróciwszy się, spostrzegłem za sobą towarzysza mego z wyrazem twarzy ironicznym, mruczącego te słowa: Podróż dobrze się zaczyna. Fatalnie, odpowiedziałem. Z kimże mam przyjemność mówić? Z doktorem Dean Pitfer. Rozdział 5. Podjęto robotę na nowo. Za pomocą anczor Boat'u ulżono łańcuchom i kotwice zostały wreszcie ze swego zagłębienia wyjęte. Zwierzy Birkenhead wybił kwadrans za drugą. Nie można już było zwlekać dłużej, jeżeli się chciało skorzystać z przypływu morza. Kapitan i Sternik weszli na statek. Jeden porucznik stanął przy przyrządzie śrubowym, drugi przy przyrządzie sygnałowym. Sternik stał między nimi przy małym kole do poruszania sterem. Na wypadek niedostateczności machiny parowej czterech innych sterników czuwało z tyłu przy kołach wielkich, znajdujących się koło okien do przewietrzania. Great Eastern był w przestrzeni swobodnej i potrzeba było tylko odepchnąć falę dla wyjścia z rzeki. Dano znak do odjazdu. Koła uderzyły o powierzchnię wody, śruba odwinęła się w tył i ogromny okręt zaczął wyruszać. Większa część pasażerów, wszedłszy na wyższe piętro, przyglądała się podwójnemu pejzażowi najeżonemu kominami, który przedstawiał po stronie prawej Liverpool, a po lewej Birkenhead. Mersey, zapchana statkami, z których jedne były na kotwicach, inne wylądowywały lub odpływały, pozostawiał naszemu parowcowi same tylko kręte przejścia. Lecz pod ręką żeglarza czuły na najmniejszy kierunek steru, przesuwał się on w wąskich przejściach i obracał jak okręt do połowu wielorybów pod silnym wiosłem sternika. Myślałem na chwilę, że uderzymy o statek handlowy, który płynął z biegiem wody i o mało co się nie otarło Great Eastern, ale uniknęliśmy uderzenia. A gdy potem spojrzałem... Okręt ten, objętości siedmiu lub ośmiu beczek, wydał mi się jak jedno z tych czułen, które dzieci puszczają przy porcie Green Park albo Serpentine Rivero. Wkrótce przepłynął Great Eastern głębokość wylądowania przy Liverpoolu. Z tych czterech armat, mi miano salutować miastu, nie strzelano, przez uszanowanie dla umarłych, których tender wysadził w tej chwili na ląd. Zamiast wystrzałów straszliwa burza zagrzmiała. Było to ostatnie wyrażenie grzeczności narodowej. A więc klaskano w dłonie, poruszano ramiona, chustkami powiewano z tym uniesieniem, którym Anglicy tak szafują na wyjazd każdego statku, chociaż to by było czółno mające odbyć przechadzkę w zatoce. Jak też, bo odpowiadano na te pożegnania. Jakie echa sprowadzały one na wybrzeżach? Tysiące ciekawych pokrywało mury Liverpoolu i Birkenheadu. Małe statki zapełnione widzami mrowiły się na Mersey. Marynarze z Lord Clyde, statku wojennego stojącego w przystani, powchodzili na drągi masztowe, witając olbrzyma swymi okrzykami. Ze szczytu najwyższego piętra statków stojących na kotwicy w rzece muzyka donosiła nam przestraszające harmonie, których nawet wszystkie okrzyki zagłuszyć nie mogły. Bandery wznoszono i spuszczano na cześć Great Esternu, Wkrótce atoli zaczęły się okrzyki przyciszać i niknąć w oddali. Nasz parostatek przepłynął blisko Tripoti, pakiebotu z linii Canard przeznaczonego do przewiezienia emigrantów, który pomimo swej objętości tysięcy beczek wydawał się zwyczajną barką. Później po obydwu brzegach coraz mniej widać było domów. Dymy zaczerniać pejzaż przestały. Wieś zakończyła się na murach z cegły. Jeszcze kilka długich i jednakowych rzędów domów rzemieślniczych. Na koniec wille się pokazały i po lewej stronie rzeki Marzej z platformy latarni morskiej i z oszańcowanego bastionu kilka ostatnich okrzyków prost ostatni nas powitało. O trzeciej godzinie Great Eastern przepłynął zakręty rzeki Marzej i wszedł w kanał Świętego Jerzego. Wiatr południowo-zachodni doł gwałtownie. Nasze żagle wyciągnięte dobrze, nagiąć się nie dały. Może wzdymało się kilku bałwanami, lecz nie czuł ich nasz parostatek. Kapitan Anderson kazał się zatrzymać około godziny czwartej. Tender, aby nas dogonić, przypuszczał pary. Odwoził nam doktora. Kiedy łódka dopłynęła, rzucono drabinkę ze sznurów, do której nie bez trudności dostał się do nas lekarz. Zręczniejszy od niego nasz sternik tąż samą drogą spuścił się aż do swojej barki, która na nie oczekiwała. Każdy jej wioślarz był opatrzony w pas dopływania. Wkrótce potem połączył się z ładnym dwumasztowcem, który na nią oczekiwał z wytężonymi żaglami. Puszczono się natychmiast w drogę. Pod działaniem śruby i innych przyrządów szybkość Great Sternu zwiększyła się. Pomimo wiatru nie było kołysania. Wkrótce zmrok pokrył morze, a wyspa hrabstwa Walii, zaznaczona wierzchołkiem, hot i head, znikła wreszcie w ciemnościach nocy. Rozdział szósty. Na zajutrz 29 marca Great Eastern płynął bokiem przy wybrzeżach irlandzkich. Wybrałem sobie izdebkę na przodzie pierwszego rzędu z brzegu. Był to mały pokoik, dobrze oświetlony dwoma szerokimi okienkami. Drugi rząd izb oddzielał go od pierwszego salonu na przodzie, w ten sposób, że nie było słychać rozmów ani stukotów fortepianów, których nie brakowało na statku. Była to niby chatka odosobniona na końcu przedmieścia. Umeblowanie jego składały kanapa, łóżko i gotowalnia. O siódmej z rana, przeszedłszy przez dwie sale, dostałem się na pokład. Kilku pasażerów już tam było. Wiadr doł wielki, kołysanie było jednak nieznaczne, gdyż morze zasłonięte wybrzeżem dość spokojnie się zachowywało. Przyszedłszy na najwyższe piętro do smoking roomu, zobaczyłem tę długą przestrzeń wzgórza, ładnie przedstawiającą się z profilu, z wieczną zielonością, która kazała nadać mu nazwę Szmaragdowego Wybrzeża. Pomiędzy nami a wybrzeżem morze przedstawiało się z odcieniem brudnozielonym, jak blacha siarczanym miedzi nieregularnie poplamiona. Wiatr był jeszcze mroźny, mygły jak kurz tu i ówdzie latały. Mnóstwo statków chciało się podnieść z ziemi. Parowce przechodziły, wypływając dym czarny. Great Eastern, chociaż nie szedł jeszcze z wielką szybkością, wyprzedzał je bez trudności. Wkrótce rozpoznaliśmy Queenstown, małą przystań do wypoczynku, przy której kręciła się mała rybacka flotylka. Tam towarzyskie statki płynące z Ameryki i z Oceanu Południowego, statki parowe czy żaglowe, zaatlantyckie czy handlowe, przejeżdżając zostawiają worek z depeszami. Umyślny posłaniec z pośpiechem odnosi je do Dublina w kilka godzin. Sam pakiet bot, zawsze z gotowymi machinami, zawsze dymiący, prawdziwe wrzeciono na kołach, idące przeciwko falom, statek podróżny w inny sposób użyteczny niż Gladiator albo Fille de zabiera te listy i składa je w Liverpoolu, przepływając te przestrzeń z szybkością 18 mil na godzinę. Depesze w ten sposób przesyłane zyskują jeden dzień nad najszybszymi za Atlantykami. Około dziewiątej wyszedłem na pokład, gdzie spotkałem kapitana McElwina. Towarzyszył mu jeden z jego przyjaciół, wysoki na sześć stóp, z brodą blond, z długimi wąsami, które ginęły między faworytami podług ostatniej mody, odsłaniając podbródek. Ten wysoki mężczyzna przedstawiał typ oficera angielskiego. Miał głowę do góry wzniesioną, spojrzenie śmiałe, łatwość i swobodę w ruchach jednym słowem, wszystkie znamiona tej rzadkiej odwagi, którą nazwać można odwagą bez gniewu. Nie omyliłem się co do jego zawodu. Mój przyjaciel Archibald Corsican rzekł do mnie Fabian. Jak ja kapitan 22 pułku Armii Indyjskiej. W ten sposób przedstawieni, kapitan Corsican i ja skłoniliśmy się sobie wzajemnie. Tak krótko widzieliśmy się wczoraj, kochany Fabianie, rzekłem do kapitana McAlvin ściskając go za rękę. Byliśmy właśnie w chwili odpłynięcia. Wiem tylko tyle, że nie sam przypadek spowodował nasze spotkanie na przestrzeni Greggisternu. Wyznaję, że jeżeli w czymkolwiek wpłynąłem na postanowienie z twej strony. Bez wątpienia, kochany towarzyszu, odpowiedział Fabian. Kapitan Corsican i ja przybyliśmy do Liverpoolu z zamiarem dostania się na brzeg China na linii Conard. Kiedy tymczasem dowiedzieliśmy się, że Great Eastern miał przebyć nową podróż z Anglii do Ameryki. Zdarzyła się więc sposobność. Dowiedziałem się, że znajdujesz się u brzegu. Była to dla mnie wielka radość. Nie widzieliśmy się już od trzech lat, od naszej pięknej podróży do państw skandynawskich. Nie namyślałem się ani chwili, i oto dlaczego tender wysadził nas wczoraj przed tobą. Kochany Fabianie, odrzekłem, sądzę, że ani kapitan Corsican, ani ty nie będziecie żałowali tego postanowienia. Przebycie Atlantyku na tak wielkim statku jest bardzo interesującym nawet dla was, chociaż niewielkimi jesteście marynarzami. Warto to wiedzieć. Lecz mówmy o Tobie. Twój ostatni list pisany przed sześcioma tygodniami miał pieczeć bombajską. Dało mi to do myślenia, to jesteś jeszcze w swoim pułku. Byliśmy tam przed trzema tygodniami, odrzekł Fabian. Prowadziliśmy tam to półwojenne, półtowarzyskie życie oficerów indyjskich. Więcej czasu spędzając na polowaniach niż na wycieczkach przeciwko nieprzyjaciołom. Przedstawiam ci właśnie kapitana Archibalda jako wielkiego pogromcę tygrysów. Jest to postrach Jungotów. A chociaż jesteśmy kawalerami i bez familii, jednak wzięła nas chętka zostawić trochę w spokoju biednych krwiożerców Półwyspu i pojechać odetchnąć nieco powietrzem europejskim. Dostaliśmy pozwolenie na rok i zaraz przez Morze Czarne, Suez, przez Francję, przybyliśmy szybkością umyślnego do naszej starej Anglii. Nasza Stara Anglia! odrzekł z uśmiechem kapitan Corsika. Nie jesteśmy już w niej, Fabianie. Wprawdzie statek to angielski, co nas wiezie, lecz wynajęty przez Towarzystwo Francuskie, a ma nas zawieźć do Ameryki. Trzy odmienne bandery powiewają nad naszymi głowami i dowodzą, że depczemy nogami ziemię francusko-angielsko-amerykańską. Mniejsza o to, odpowiedział Fabian na chwilę, marszcząc czoło pod bolestnym wrażeniem mniejsza o to, aby tylko dobrze przepędzić czas naszego urlopu. Potrzebujemy ruchu, to mi życie. Miło jest zapomnieć o przeszłości, a zabijać czas obecny nowymi rzeczami, które wokoło siebie napotykamy. W kilka dni będziemy w New Jorku, gdzie uściskam swoją siostrę i jej dzieci, których nie widziałem od kilku lat. Później zwiedzimy Wielkie Jeziora, popłyniemy w dół Mississippi aż do Nowego Orleanu. Z Ameryki przeskoczymy do Afryki, gdzie lwy i słonie dały sobie rendezvous na uczczenie przybycia kapitana Corsica. a stamtąd powrócimy, by narzucić w wolę metropolii. Fabian mówił to z prędkością nerwową. Pierś jego wznosiła się z westchnieniem. Widocznie miał jakąś przeciwność w swoim życiu, o czym nie wiedziałem, a nawet z jego listów nie mogłem przeczuć. Wydało mi się, że Archibald Corsica wiedział o tych szczegółach. Okazywał on bardzo żywą przyjaźń Fabianowi, młodszemu od siebie o lat kilka. Tak. Ten wysoki kapitan angielski, którego poświęcenie przy sposobności mogło się posunąć aż do heroizmu, wydawał się starszym bratem McLwina. W tym czasie na pokładzie rozległa się trąbka i nasza rozmowa została przerwaną. Jakiś pucłowaty steward zapowiadał na kwadrans naprzód przekąskę, lunch, o wpół do pierwszej. Cztery razy dziennie z wielkim zadowoleniem pasażerów odzywał się ten ochrypły rożek. O wpół do dziewiątej na śniadanie, o wpół do pierwszej na przekąskę, o czwartej na obiad i o wpół do ósmej na herbatę. W krótkim czasie bulwary opustoszały, a wszyscy współbiesiadnicy zasiedli niebawem obszerne stoły, gdzie udało mi się umieścić blisko Fabiana i kapitana Corsicana. Cztery rzędy stołów było w jednej sali. Na nich szklanki, butelki poustawiane na podstawkach przedstawiały niewzruszoność i porządek doskonały. Parostatek żadnych poruszeń fali czuć nie dawał. Współbiesiadnicy, mężczyźni, kobiety i dzieci mogli jeść bez obawy. Potrawy wybornie przyrządzone krążyły na oku. Wielu stewardów pilnie obsługiwało. Na żądanie każdego wymienione na małej karcie ad hoc dostarczali win, likierów, piwa angielskiego. Te przedmioty szły na osobny rachunek. Pomiędzy wszystkimi mieszkańcy Kalifornii odznaczali się zdolnością picia szampana – była tam obok swego męża, dawnego celnika, praczka, wzbogacona praniem bielizny w San Francisco, która piła wino kliko, butelkę po trzy dolary. Dwie czy trzy młode mises, wątłe i blache, pożerały kawałki wołowiny z krwią. Drugie mistres, odpychające swym widokiem, wypróżniały z małych kieliszków jaja na miękko. Inne kosztowały z widocznym zadowoleniem torty rum barbarum albo sefery nawety. Każden działał z zapałem. Wydawało się, że jesteśmy w jakiejś restauracji na bulwarach samego Paryża, nie zaś na oceanie. Przekąska się skończyła, pokład zaludnił się na nowo. Ludzie, mijając się, kłaniali się sobie lub zbliżali do siebie, jak spacerujący w Hyde Park. Dzieci biegały, bawiły się, puszczając balony, popędzając kółka, jakby to robiły na piasku tuileryjskim. Większa część mężczyzn przechadzając się paliło cygara, Damy siedząc na ławkach pracowały, czytały lub z sobą rozmawiały. Guwernantki i bony malców dozorowały. Kilku grubych, opasłych Amerykanów baryłów huśtało się na krzesłach kołysających się. Oficerowie statków szli, wracali, jedni odbywając swą kolej na pomostach i czuwając nad kompasem, inni odpowiadając na zapytania często śmieszne pasażerów. Słychać było także przy uciszeniu się wiatru głos organu umieszczonego przy dużym maszcie tylnym. Dźwięk dwóch czy trzech fortepianów playela, które puściły się na nieznośne wyścigi w salonach dolnych. Około godziny trzeciej powstały głośne okrzyki. Pasażerowie zajęli najwyższe piętro. Great Eastern spotkał prawie ręką w rękę okręt pocztowy. Było to Opropontis, płynący do New Yorku. Witał on olbrzyma morskiego przepływając, a ten wzajemnie oddawał powitanie do piątej widać było jeszcze ziemię na trzy mile od prawego brzegu. Zaledwie ją można było dojrzeć wśród pasm ulewy, która raptownie się puściła. Wkrótce światło się nam pokazało. Była to latarnia z fasta umieszczona na pustej skale. Noc się zrobiła, podczas której mieliśmy przepłynąć na przylądek Clare, ostatni punkt wybrzeży Irlandii najbardziej naprzód wysunięty. Rozdział siódmy z środy na czwartek niedobrą noc mieliśmy. Moje łóżko poruszało się najokropniej tak, że na jego deskach musiałem się opierać łokciami i kolonami. Worki i walizy wysuwały się i wsuwały się w moim pokoju. Nieład niezwykły zapełnił sąsiedni salon, w którym dwieście czy trzysta skrzyń tymczasowo złożonych toczyły się od jednej ściany do drugiej, potrącając z łoskotem ławki i stoły. Drzwi trzaskały, szklanki i butelki potrącały się w swem zwieszeniu ruchomym, naczynia stołowe spadały z kredensu na podłogę. Słyszałem także chrapania nieregularne, szruby i uderzenia kół, które kolejno wychodząc na wierzchy uderzały powietrze swemi szprychami. Po tych wszystkich oznakach poznałem, że wiatr wzmógł się znacznie i że perostatek nie był już obojętnym na fale morskie, które go zabierały w poprzek. Wstałem o siódmej rano, spędziwszy noc bezsennie. Uczepiłem się jedną ręką łóżka, a drugą byle jak się ubrałem. Bez oparcia nie byłbym się utrzymał na nogach. Stoczyłem też prawdziwą walkę z moim paltotem, aby go na siebie włożyć. Wyszedłem z mego pokoiku przez salon, rękami i nogami torując sobie drogę pomiędzy tą falą skrzyni. Wszedłem na schody na kolanach, jak wieśniak rzymski, wdrapując się po schodach Scala Sante Poncjusza Piłata. I na koniec dostałem się na pokład, gdzie silnie się uczepiłem haczyka. Ziemi nie było widać zupełnie. Za przylądek Leclerc przez noc przepłynęliśmy. W koło nas roztaczał się obszerny obwód, zakreślony linią wody na sklepieniu niebieskim. Great Eastern, wzięty w poprzek bez pomocy żagla, kołysał się strasznie. Morze koloru siwego wzdymało się wielkimi falami. Maszty, jak długie końce cyrkla, zakreślały w powietrzu liczne łuki. Kołysanie okrętu wzdłuż było nieznaczne, przyznaję. Lecz kołysanie się z boku na bok było nieznośne. Niepodobna było utrzymać się na nogach. Oficer kolejny uczepiwszy się mostku wyglądał jakby na huśtawce. Od haczyka do haczyka zaledwie dostałem się do buduaru na prawym boku okrętu. Pokład był mokry od mgły i bardzo śliski. Przygotowywałem się już uczepić za sztachety mostka, gdy ciało jakieś padło mi pod nogi. Było to ciało doktora Dean Pitford. Podniósł się zaraz mój oryginał na kolana i patrząc na mnie rzekł. Otóż to właśnie. Wielkość łuku zakreślonego przez ściany Great Sternu wynosi czterdzieści stopni. Dwadzieścia pod poziomem, a 20 nad poziomem. Doprawdy, zawołałem śmiejąc się. Nie ze spostrzeżenia, tylko z położenia, w jakim one były zrobione. Tak jest, powtórzył doktor. Podczas kołysania się szybkość ścian wynosi 1,744 mm na sekundę. Okręt zaatlantycki, który jest o połowę wyższy, w tym właśnie czasie przeważa się z jednego boku na drugi. A więc, odrzekłem, ponieważ Great Eastern wraca tak prędko do położenia prostopadłego, jest to skutkiem zbyt wielkiej nieruchomości. A tak, dla okrętu, lecz nie dla jego pasażerów, przerwał wesoło dr Pitferdż. Gdyż oni, jak sam pan widzisz, wracają do poziomu i to prędzej niż by chcieli. Doktor zachwycony swą odpowiedzią podniósł się, a potem wzajemnie się podpierając, doszliśmy przecie do ławek na najwyższym piętrze w tyle okrętu urządzonych. Dean Pitfirsch wyszedł cało, podrapawszy się tylko w kilku miejscach. Winżowałem mu tego, bo mógł sobie głowę rozbić. O, na tem nie koniec, odpowiedział. Wkrótce mieć będziemy klęskę. My? Pan ostatek, a zatem ja, my i wszyscy pasażerowie. Jeżeli pan mówisz bez żartów, zapytałem, dlaczego wsiadłeś pan na okręt? Żeby zobaczyć, co nastąpi, gdyż nie bardzo by mi się nie podobało nasze rozbicie, odrzekł doktor, patrząc na mnie znacząco. Czy to po raz pierwszy płyniesz pan na Greatisternie? Nie. Odbyłem już kilka podróży jako amator. Nie masz więc pan czego żałować. Ja wcale nie żałuję. Konstatuję tylko fakta, a oczekuję cierpliwie godziny nieszczęścia. Czy doktor żartował sobie ze mnie? Nie wiedziałem, co myśleć. Wydawały mi się bardzo ironiczne jego małe oczy. Chciałem się go lepiej wypytać. Doktorze, mówię mu, nie wiem, na czym opierasz swe złe przepowiednie, ale pozwól pan sobie przypomnieć, że Great Eastern już dwadzieścia razy przebył Atlantyk i jego podróże były zadawalające. Mniejsza z tem, odrzekł Pitwercz. Ten okręt został zaczarowany, używając wyrażenia upowszechnionego między ludem. On nie ujdzie swego przeznaczenia. Wiedzą o tem i nie mają w nim zaufania. Przypomnij pan sobie, ile trudności inżynierowie doznali, aby go zepchnąć. Nie chciał się dalej posunąć, tak samo jak szpital w Greenwich. Sądzę nawet, że Brunel, który go budował, umarł ze skutków operacji, jak my się wyrażamy po lekarsku. Aha, doktorze. Odrzekłem. To jesteś pan chyba materialistą? Skądże to pytanie? Gdyż uważałem, że wiele osób niewierzących w Boga, wierzą zresztą we wszystko, nawet w złe oko. Żartuj pan, odpowiedział doktor lecz pozwól, że mi dalej ciągnąć moje dowodzenie. Great Eastern zrujnował już kilka spółek handlowych. Zbudowany dla przewożenia emigrantów i handlu towarami w Australii, nigdy nie był w Australii obrachowany dla nadania szybkości większej niż mają statki za oceanem, nie dorównał im wcale. Z tego, rzekłem, można wnosić. Czekaj pan, odrzekł doktor. Już utonął jeden z kapitanów Great Easternu, a był to jeden z najzdolniejszych, gdyż trzymając go prawie na wprost fal, umiał uniknąć tego nieznośnego kołysania z boku na bok. A więc trzeba żałować straty tego zdolnego człowieka i nic więcej. Potem – odparł Dean Pitferch, nie zważając na moje niedowierstwo. – Opowiadają różne historie o tym parostatku. Mówią, że jednego z pasażerów, co zbłądził w jego głębokościach, jak pionier w lasach Ameryki, nie można było nigdy wynaleźć. – Aha! – odpowiedziałem ironicznie. – Otóż i dowód. – Opowiadają także – znów przerwał doktor – że przy urządzeniu kotłów jeden mechanik został wepchnięty przez nieostrożność w skrzynkę z parą. – Brawo! – wykrzyknąłem. Mechanik wepchnięty. Eben, trovato I ty wierzysz temu doktorze? Wierzę, odpowiedział mi Pitwer. wierzę naprawdę, że nasza podróż źle się zaczęła i źle się skończy. Wszak Great Eastern jest to okręt trwały, odrzekłem, zrobiony z całą ścisłością sztuki budowniczej, co mu pozwala opierać się falom, jak gdyby był pniem pełnym i wyzywać spokojne morze najbardziej wzburzone. Zapewne jest on trwały, odparł doktor. Ale niech no wpadnie we wklęsłość fal morskich. A zobaczysz pan, czy się podniesie. Jest to olbrzym, dajmy na to, lecz olbrzym, którego siła nie jest proporcjonalna do jego budowy. Machiny są za słabe dla niego. Słyszałeś pan o jego podróży dziewiętnastej z Liverpoolu do New Yorku? Nie słyszałem. Otóż ja byłem na nim. Wyjechaliśmy z Liverpoolu 10 grudnia we wtorek. Pasażerów było dużo, wszyscy przejęci byli największą ufnością. Wszystko szło dobrze, dopóki byliśmy zabezpieczeni od fal przylądkiem irlandzkim. Nie było ani kołysania, ani chorych. Drugiego dnia ta sama obojętność na morze, ta sama niewypowiedziana radość pasażerów. Nad ranem, dwunastego, wiatr zaczął dąć porządnie. Bałwany od strony morza wzięły nas w poprzek, grain i Stern zaczął się kołysać. Pasażerowie, mężczyźni i kobiety schowali się do swoich pokoików. O godzinie czwartej wiatr doł burzliwie. Meble zaczęły tańczyć. Uderzeniem głowy uniżonego sługi pańskiego słukło się jedno z luster dużego salonu. Rozbijają się wszystkie naczynia stołowe. Hałas straszliwy. Osiem szalub urwało się ze swoich haków przez jedno uderzenie morza. W tej chwili położenie zaczęło być niebezpieczne. Machina kołowa musiała być wstrzymana. Zagrażał wpadnięciem narzędzia w machiny ogromny kawał ołowi oderwany przez kołysanie. Tymczasem szruba nie przestawała popychać nas naprzód. Wkrótce koła nabierają znowu pół prędkości, lecz jedno z nich w czasie wstrzymania wyszło z linii prostej, a jego sprychy i pale skrobnęły po pudle statku. Trzeba było na nowo zatrzymać machinę i zadowolić się szrubą dla utrzymania przodu okrętu. Noc była okropna. Burza się wzmogła. Great Eastern wpadł w zagłębienia fal morskich i nie mógł się z nich wydobyć. Z blaskiem dnia nie było ani jednego okucia na kołach. Rozwinięto kilka żagli dla nadania obrotu statkowi i postawienia go prosto na morzu. Żagle zaledwo rozciągnięte zostały zaraz porwane. Zamieszanie panuje wszędzie. Łańcuchy wyrwane toczą się z jednego boku okrętu na drugi. W jednym ogrodzeniu dla bydła dno się zapadło i krowa wleciała do salonu damskiego w poprzek drzwiczek na pomoście okrętu do schodzenia na dół. Nowe nieszczęście. Część śrubowa rudla pęka. Nie mają czem sterować. Uderzenia zastraszające dają się słyszeć. To rezerwoar od oliwy, ważący 3000 kilogramów, którego spojenia popękały, zamiatając przedział między dwoma pomostami uderza na na boki wewnętrzne, które się mogą zapaść. Sobota przechodzi wśród ogólnego przestrachu. Byliśmy jeszcze ciągle w zagłębieniach fal, w niedzielę dopiero wiatr zaczyna ustawać. Jeden inżynier amerykański, pasażer okrętu, potrafił przyczepić łańcuchy do rudla. Pomału zaczęto robić obroty. Wielki Great Eastern powraca po prostej pozycji na morzu w osiem dni po opuszczeniu Liverpoolu. Przypłynęliśmy do Ossinstownu. Otóż, kto wie, panie, gdzie będziemy za osiem dni? Rozdział ósmy. Trzeba przyznać, że dr Dean Pitferch nie dodawał otuchy. Pasażerowie nie byliby go słuchali bez drażnienia – czy też on żartował, czy mówił poważnie? Czy to prawda, że on był na Great Eastern podczas wszystkich jego podróży, ażeby mieć udział w jakiejś katastrofie? Lecz wszystko jest podobne dla takiego dziwaka, zwłaszcza dla Anglika. Tymczasem parostatek ciągnął dalej swój bieg, tocząc się jak łódź. Zachował niewzruszenie linię loksodromiczną statków parowych. Wiadomo, że na powierzchni płaskiej najkrótszą drogą z jednego miejsca do drugiego jest linia prosta. Na kuli linia krzywa utworzona przez Wielkie Łuki. Okręty dla skrócenia podróży muszą z konieczności trzymać się tej drogi. Lecz statki żaglowe nie mogą płynąć tą linią, jeżeli są wprost wiatru. Jedne tylko parowce są w stanie trzymać się ciągle kierunku ściśle oznaczonego. One też przybierają drogę Wielkich Łuków. I tak zrobił Great Eastern podnosząc się trochę ku północno-zachodowi. Kołysanie nie ustawało. Ta szkaradna choroba morska, od razu udzielająca się i epidemiczna, robiła gwałtowne postępy. Niektórzy pasażerowie wynędzniali. Bladzi z nosem cienkim, policzkami wklęsłymi, skroniami ściśniętymi mieszkali prawie na pokładzie, dla wciągania do płuc świeżego powietrza. Po większej części wściekli byli na ten nieszczęśliwy parostatek, który wyglądał naprawdę jak wiązka pływająca dla wskazówki, gdzie zarzucono kotwicę i złościli się na stowarzyszenie, którego prospekty ogłaszały, że choroby morskiej nie ma na tym okręcie. Około godziny dziewiątej z lewego boku tylnej części okrętu dano znać o jakimś przedmiocie oddalonym o trzy czy cztery mile. Czy to był szkielet wieloryba, czy rozbity okręt? Nie można było jeszcze rozpoznać. Grono pasażerów zdrowych zebrało się, by patrzeć na te szczątki pływające o 300 mil od najbliższego brzegu. Tymczasem Great Eastern posuwał się ku przedmiotowi zapowiedzianemu. Lornety wszystkie tamże się zwróciły. Zdania o tym były bardzo podzielone. A wśród Amerykanów i Anglików, dla których każdy pozór do zakładów jest dobry, stawki zaczęły iść w górę. Pomiędzy tymi ludźmi szalenie lubiącymi zakłady, zwróciłem uwagę na człowieka wysokiego wzrostu, którego rysy twarzy uderzyły mnie z powodu odznak niedwuznacznych, głębokiej nieszczerości. Indywiduum to miało jakieś uczucie nienawiści ogólnej, wystereotypowane na swej twarzy, na którym nie pomyliliby się nigdy ani fizjonomiści, ani fizjologowie. Czoło sfałdowane z prostopadłą. Wzrok zuchwały zarazem i nieuważny, oko suche, brwi jedna przy drugiej, ramiona wysokie, głowa do góry, na koniec wszystkie oznaki niezwykłej bezczelności, połączone z rzadkim oszukaństwem. Kto był ten człowiek? Nie wiedziałem, lecz nie podobał mi się nadzwyczajnie. Mówił głośno i tym tonem, co się zdaje, rzucać obelgi. Kilku służalców godnych jego śmiało się z grubiańskich jego żartów. Osobistość ta utrzymywała, że rozpoznaje w dali szkielet wieloryba i twierdzenie swoje podtrzymywała znacznymi zakładami na co natychmiast nie zabrakło amatorów zakłady te które się podniosły do sumy kilkuset dolarów przegrał wszystkie w istocie było to pudło rozbitego statku Parostatek przybliżył się do niego szybko można już było poznać mieć zielono-szarą na jego zewnętrznym spodzie był to statek trzymasztowy, z popsutymi masztami leżący na boku. Zapewne miał miarę pięciu do sześciuset beczek. Czy opuściła go służba okrętowa? Było to pytanie, czyli używając wyrażenia angielskiego great attraction tej chwili. Jednak nie było widać nikogo na tym pudle. Może rozbitki schronili się wewnątrz? Przez lunetę widziałem od niejakiego czasu przedmiot poruszający się na przodzie tego statku. Lecz wkrótce przekonałem się, że to była resztka trójkątnego żaglu, którą wiatry powiewał. Z odległości półmilowej wszystkie szczegóły tego pudła zaczęły być widoczne. Było ono nowe i zachowane w bardzo dobrym stanie. Jego ładunek, który się stoczył pod naciskiem wiatru, zniewolił go do pochylenia się na bok. Oczywiście ten statek, zaskoczony w chwili krytycznej, musiał poświęcić swe maszty. Great Eastern przesunął się do niego. Opłynął wokoło. Dawał znaki swojej obecności licznymi gwizdaniami. Powietrze się od nich rozdzierało, a na tym rozbitym statku panowała cisza głucha i nieożywiona. Na całej przestrzeni morza, zakreślonej horyzontem, nic nie było widać, ani jednej szalupy przy boku tego rozbitka. Służba okrętowa miała czas do ucieczki. Ale czy mogła się dostać na ląd odległy o 300 mil? Wątłe łódki, czy mogły się oprzeć falom morskim, które tak przerażająco podrzucały Great Eastern? Zresztą w jakim czasie mogła się stać ta katastrofa? Z powodu wiatrów panujących, czy nie wypadało też szukać dalej na zachodzie miejsca tego rozbicia? Wszystkie te pytania musiały zostać bez odpowiedzi. Kiedy parostatek płynął z tyłu rozbitego statku, przeczytałem wyraźnie na jego tablicy nazwisko Lerida lecz znaku portu, do którego należał, wcale nie było. Z jego układu, z jego kształtów wysokich, z wysmukłości szczególnej, sztuki drzewa na przodzie okrętu, majtkowie z naszego parostatku wywnioskowali, że był budowy amerykańskiej. Statek handlowy, okręt wojenny pewnie by się nie wahał zabrać to pudło, które musiało sobie zawierać drogie towary. Wiadomo, że w wypadkach ocalenia szczątków rozbitego statku prawa morskie przeznaczają wybawcom trzecią część wartości. Ale Great Eastern obowiązany do służby regularnej nie mógł wziąć tego szczątku, aby go wlec za sobą tysiące mil. Wracać się nazad, aby go zaprowadzić do najbliższego portu było także niepodobieństwem. Trzeba więc było zostawić go z wielkim żalem majtków. Wkrótce też ten rozbitek został tylko małym punktem w przestrzeni niknącym na horyzoncie. Grono pasażerów rozeszło się. Jedni poszli do swoich salonów, inni do pokoików. Trąbka na drugie śniadanie nie zdołała zbudzić wszystkich tych śpiących obezwładnionych chorobą morską. Około dwunastej kazał kapitan Anderson umieścić dwa maszty przednie i jeden najmniejszy tylny. Okręt lepiej oparty, mniejszy kołysał. Majtkowie próbowali także ustawić statek mały, przekręcony do parostatku podług nowego systemu. Ale statek był za nowy zapewne, gdyż nie mogli go zużytkować. I ten mały statek w całej podróży nie był użytecznym. Rozdział 9. Pomimo nieregularnych poruszeń okrętu, życie na nim zaczęło się organizować. Dla Anglo nic nadto prostszego. Ten pakiebot to jego cyrku, jego ulica i dom ciągle się przenoszące, i zawsze jest on u siebie. Francuz przeciwnie ma zawsze powierzchowność podróżnego, kiedy podróżuje. Jak tylko pogoda sprzyjała, mnóstwo osób było na bulwarach. Wszyscy ci spacerujący, co utrzymywali równowagę, pomimo pochylania się okrętu, mieli minę ludzi pijanych, u których pijaństwo sprawiło w jednej chwili jednakowe skutki. Kiedy pasażerki nie wychodziły na pokład, to siedziały w swoim osobnym pokoju albo w dużym salonie. Słychać było w ten czas hałaśliwe tony fortepianów. Trzeba powiedzieć, że te instrumenta bardzo kołyszące się, podobnie jak morze, nie dozwoliłyby talentowi nawet liszta grać bez mieszaniny. Basu brakowało, kiedy okręt się przychylał na lewy bok, a wysokiego tonu, kiedy na prawy bok się skłonił. Stąd powstawały dziury w harmonii albo próżnie w melodii, na co nic nie zważały te uszy saksońskie. Między tymi wszystkimi wirtuoskami zauważyłem kobietę wysoką, kościstą, która musiała się dobrze znać na muzyce. W istocie dla ułatwienia sobie czytania jakiegoś kawałka poznaczała jednym numerem wszystkie noty, a wszystkie klawisze fortepianu numerem odpowiednim. Jeżeli nuta była oznaczoną przez dwadzieścia uderzała klawisz dwadzieścia razy. Jeżeli była nuta pięćdziesiąt trzecia, uderzała pięćdziesiąt trzy razy. I to nie troszcząc się o hałas panujący koło niej, ani o inne fortepiany brzmiące z sąsiednich salonów, ani o źle wychowane dzieci, które uderzały pięścią w klawisze niezajęte. W czasie tego koncertu obecni brali bez namysłu książki rozrzucone tu i tam po stołach. Jeżeli kto znalazł jakiś ustęp ciekawy, odczytywał go głośno, a jego słuchacze z uprzejmością słuchając, dziękowali mu pochlebnym szmerem. Kilka dzienników poniewierało się po kanapach. Były to owe dzienniki angielskie albo amerykańskie, które mają zawsze pozór starych, chociażby jeszcze porozcinane nie były. Jest to robota niewygodna, rozwijać te okropne arkusze, które by pokryły powierzchnią kilka metrów kwadratowych. Ale że zwyczajem jest nie rozcinać ich, są więc nierozcięte. Jednego dnia miałem cierpliwość przeczytać w tych warunkach New York Heralda i przeczytać go do samego końca. Ale niech każdy nosądzi, sądzi, czy byłem wynagrodzony za moje trudy, wertując tę plątaninę, kiedy pod rubryką Personal wyczytałem Pan X prosi ładnej miss z, którą spotkał wczoraj w omnibusie w 25 ulicy, żeby przyszła jutro do niego pod 17 numer w hotelu Świętego Mikołaja. Życzyłby sobie pomówić z nią w kwestii małżeństwa. Co zrobiła ładna miss? Nie chcę nawet o tym wiedzieć. Całe to po obiedzie przesiedziałem w dużym salonie, obserwując i rozmawiając. Ta rozmowa była dość zajmującą, gdyż mój znajomy dyn Pitferch Siedział koło mnie. Jak się pan ma po wczorajszym upadku? Zapytałem go. Doskonale! Odrzekł mi. Ale to nie chodzi. Kto nie chodzi? Pan? Nie, nasz parostatek. Kotły szrubów źle działają. Nie możemy otrzymać dostatecznego ciśnienia. Czy spieszysz się pan do Nowego Jorku? Bynajmniej. Mówię to jako mechanik i nic więcej. Bardzo mi tu dobrze, i szczerze by mi żal było opuścić tę kolekcję oryginałów, którą traf zgromadził na okręcie dla mej przyjemności. Oryginałów? zawołałem patrząc na pasażerów napływających do salonu. Ależ wszyscy ci ludzie są do siebie podobni. A, widać, że ich pan zupełnie nie znasz odpowiedział doktor. Gatunek jest ten sam, to prawda, lecz w tym gatunku ileż odmian. Uważaj pan tam. To grono mężczyzn pozwalających sobie nogi na dywan wyciągnąć, a kapelusze wtłaczać na głowę. Są to jankesi z małych stanów, Maine, Vermont albo Connecticut. Przedstawiciele nowej Anglii, ludzie sprytni i czynni. Trochę za nadto ulegli przewielebnym, ale mający tę wadę, że nie zasłaniają ręką ust, kiedy kichają. Ach, kochany panie, są to prawdziwi saksoni. Charaktery goniące za zyskiem i korzyścią tylko. Zamknij pan sów w jednym pokoju, a w przeciągu godziny każdy z nich zarobi dziesięć dolarów od drugiego. Nie będę się pan pytał, w jaki to sposób, śmiejąc się, odrzekłem doktorowi. Ale pomiędzy nimi widzę jakiegoś małego z nosem zadartym, prawdziwą chorągiewkę. Ubrany jest w długi surdut i czarne spodnie trochę przykrótkie. Kto to jest ten pan? To pastor ewangelicki. Człowiek znakomity z Massachusetts. Jedzie za żoną, byłą ochmistrzynią, bardzo korzystnie wciągniętą w jakąś sławną sprawę. A ten drugi, wysoki i ponury, który wydaje się zatopiony w swych wyrachowaniach? Ten człowiek rachuje rzeczywiście, powiedział doktor. On zawsze i ciągle obrachowuje. Zagadnienia? Nie, swój majątek. Jest to znakomity człowiek. O każdej godzinie wie, ile posiada. Prawie do centy ma. Jest on majętny. Jeden cyrku w New Jorku jest zbudowany na jego gruntach. Przed kwadransem miał milion sześćset dwadzieścia dolarów i pół. W tej chwili ma tylko milion sześćset dwadzieścia dolarów i ćwierć. Skądżeż ta różnica w jego majątku? Stąd, że dopiero co wypalił dolaro za 30 soldów. Doktor Dean Pitferch miał odpowiedzi zawsze tak niespodziewane, że wypytywałem się go bez końca. Bawił mnie. Wskazałem mu inne grono umieszczone w innej części salonu. Tamci, odpowiedział mi. Są to ludzie z Far West. Ten najwyższy, podobnie do najstarszego kancelisty. Jest to znakomity człowiek, naczelnik banku w Chicago. Zawsze ma pod ręką album przedstawiający główniejsze widoki jego ulubionego miasta. Pyszni się niemi ma słuszność. Miasto zbudowane roku 1836 roku w pustyni, a dziś ma 400 tysięcy dusz, licząc w to i swoją. Blisko niego widzisz tam kalifornijską parę. Młoda żona jest delikatna i zachwycająca. Mąż bardzo oskrobany. Jest to dawny chłopak od pługa, który niegdyś kopał pepity. Ta osobistość... Jest to znakomity człowiek, dodałem. Zapewne, rzekł doktor. Gdyż jego aktywa liczą się na miliony. Za to indywiduum ogromne, które rusza ciągle głową z góry na dół, jak murzyn w zegarze. Ta osobistość, odpowiedział doktor, to sławny Cockburn z Rochester, statystyk uniwersalny, który wszystko zważył, wszystko zmierzył, wszystko podzielił na dozy, wszystko zrachował. Zapytaj się pan tego nieszkodliwego maniaka. On panu powie, ile człowiek pięćdziesięcioletni zjadł chleba w ciągu swego życia i ile metrów sześciennych powietrza spożył oddychając. On powie, ile tomów w ćwiartce zapełniłyby słowa adwokata z Temple Bar i ile mil dziennie robi faktor roznoszący tylko same listy miłosne. On panu powie, ile wdów przez godzinę przechodzi przez most w Londynie i jaka by była wysokość piramidy zbudowanej z ostrych zjedzonych. On panu powie... Doktor, będący w pewnym biegu swych obserwacji, byłby dłużej ciągnął w ten sposób, lecz inni pasażerowie przechodzili szeregami przed naszymi oczyma i wywoływali nowe spostrzeżenia u niewyczerpanego doktora. Co za typy przeróżne w tym tłoku pasażerów? Jednak nie było tam ani jednego próżniaka, gdyż nie przepływa się z jednego lądu na drugi bez ważnego powodu. Większa część pasażerów płynęła zapewne po fortunę na ziemię amerykańską. Zapominając, że 20 lat mając Yankees już ustalił swoje stanowisko i w 25 będzie za stary, aby wystąpić do walki. Pomiędzy tymi miłośnikami niebezpieczeństw, wynalazcami tymi goniącymi za powodzeniem, Dean Pitferdź pokazał mi kilku dość zajmujących. Ten oto uczony chemik, współzawodnik doktora Libiga, utrzymywał, że znalazł sposób zgęszczania wszystkich pierwiastków pożywnych z wołu w tabliczce mięsa wielkości sztuki pięciofrankowej i jechał zbijać majątek na przeżuwających zwierzętach w pampasach. Tamten znów wynalazca motoru kieszonkowego, konia parowego w pudełku od zegarka, biegł zużytkować swój patent w Nowej Anglii. Inny znów Francuz z ulicy Chapon wiozł 30 tysięcy lalek z tektury, które wymawiały tata z akcentem amerykańskim, dobrze naśladowanym i nie wątpił, że z pewnością się wzbogaci. A nie licząc nawet tych oryginałów, ileż to innych jeszcze, których sekretów nie można było dopatrzeć. Może pomiędzy nimi jaki kasjer uciekał od próżnej kasy, a jakiś detektyw. Tu robiąc się jego przyjacielem, czekał tylko przybycia Great Eastern do New Yorku, aby go ręką za kołnierz pochwycić. Może także poznałby w tej masie niektórych puszczających się na interesa przemycane, którzy zawsze znajdują akcjonariuszów łatwowiernych, chociaż się ten interes nazywał Współką Oceaniczną dla Oświęcenia Gazem Polinezji albo Stowarzyszeniem Ogólnym Węgli Nieulegających Spaleniu. W tym czasie, Atoli, moje spostrzeżenia były przerwane wejściem młodego małżeństwa, które, jak się zdawało, było pod wrażeniem zawczesnego znudzenia. To są Peruwianie, mój kochany panie, mówił mi doktor. Para ożeniona dopiero od roku, która przepędziła swój miodowy miesiąc na wszystkich horyzontach świata. Wyjechali z Lima wieczorem po weselu. Uwielbiali się w Japonii, kochali w Australii, znosili się we Francji, kłócili w Anglii, a rozłączą się zapewne w Ameryce. – A kto to taki? – zapytałem. – Ten wysoki mężczyzna, postawy wyniosłej, co wchodzi w tej chwili. Sądząc z czarnych wąsów, można by go wziąć za oficera. – To mormon – odrzekł doktor. – Elder, pan Hatch, jeden z wielkich kaznodziejów miasta świętych. Jaki piękny typ mężczyzny. Przypatrz się pan temu oku dumnemu, tej powierzchowności, z której promienieje godność. Jego postawie tak odróżniającej się od postawy Jankesa. Pan Hatch wraca z Niemiec i z Iza Anglii, gdzie głosił Mormonizm z powodzeniem, gdyż sekta ta liczy w Europie wielką liczbę stronników, którym pozwala zastosować się do praw ich kraju. Rzeczywiście, rzekłem, sądzę, że w Europie wielożeństwo jest im wzbronione. Zapewne, kochany panie, lecz nie pomyśl, że wielożeństwo jest obowiązujące dla Mormonów. Bringa miód posiada harem, gdyż jemu to wypada. Lecz wszyscy zwolennicy nie naśladują go na brzegach jeziora słonego. Doprawdy? A pan Hacz? Pan Hacz ma tylko jedną żonę i uważa to za dostateczne. Zresztą zamyśla nam objaśnić swój system któregokolwiek wieczora w osobnym odczycie. Sala będzie wypełniona, wtrąciłem. Tak, odpowiedział pitwercz. Jeżeli granie zabierze mu zbyt wielu słuchaczy. Pan wiesz, że tu grają w kajucie na przodzie okrętu. Jest tam pewien Anglik, twarzy brzydkiej i odrażającej. On to, zdaje się, przewodzi w gronie tych graczów. Jest to zły człowiek, opinii szkaradnej. Czy go pan zauważyłeś? Niektóre szczegóły donane przez doktora dały mi poznać to indywiduum, które tego samego poranku odznaczało się swymi bezzasadnymi zakładami co do owych szczątków pływających na morzu. Mój sposób poznawania ludzi nie omylił mnie. Dean Pitferch powiedział, że on się nazywa Harry Drake. Był to syn przemysłowca z Kalkuty, gracz, birbant, lubiący się pojedynkować, prawie zrujnowany. Jechał on prawdopodobnie do Ameryki spróbować życia awanturniczego. Tacy ludzie, dodał doktor, znajdują zawsze pochlebców, którzy ich pod niebiosa wynoszą. I ten już ma swoje kółko łotrów, a on jest w nim punktem środkowym. Pomiędzy nimi spostrzegłem małego człowieka kusego, twarzy okrągłej, z nosem spłaszczonym, z wargami grubymi w okularach złotych. Musi to być Żyd niemiecki. Mianuje się doktorem jadącym do Kłebek, a ja uważam go za nędznego filuta i wielbiciela Drake'a. Dean pitwercz, który przechodził z łatwością z jednego przedmiotu na drugi, teraz trącił mnie łokciem. Spojrzałem na drzwi sali. Weszli pod rękę młody człowiek, dwadzieścia lat mający i panna siedemnastoletnia. Czy to młode małżeństwo? spytałem. Nie, odpowiedział doktor głosem na pół wzruszonym. To dwoje dawno zaręczonych, oczekujących tylko przybycia do New Yorku, aby się pobrać. Wracają z podróży po Europie. Rozumie się z upoważnienia familii. A teraz już wiedzą, że są dla siebie stworzeni. Ładna młoda para. Z przyjemnością patrzy się na nich. Często ich widuje nachylonych nad drzwiczkami machiny. Stamtąd rachują obracanie się kół, które według nich za wolno się poruszają. Ach, panie, jeżeliby nasze kotły były tak rozpolone do białości, jak serca tych dwojga młodych ludzi, to by to nam podniosło ciśnienie. Rozdział dziesiąty. Tego samego dnia o wpół do pierwszej na drzwiach dużego salonu sternik przylepił obwieszczenie następujące. Szerokość 51 stopień, 15 minuta P. Długość 18 stopień, 13 minuta Z. Odległość Fastenet 323 mile. Co oznaczało, że w południe byliśmy o 323 mile od latarni w Fastenet. Ostatniej jaka się nam pokazała na wybrzeżach Irlandii? I na 51 stopniu 15 minucie szerokości północnej, a 18 stopniu 13 minucie długości na zachód od południa w Greenwich. Był to punkt, w którym się statek znajdował. Kapitan w ten sposób dawał poznać jego położenie. Co dzień pasażerowie czytali o nim w tym samym miejscu. Tak więc radząc się tych obwieszczeń i przenosząc obliczenia na kartę geograficzną, można było śledzić drogę Great Sternu Dotąd ten parostatek zrobił tylko 323 mile w przeciągu 36 godzin. To było niedostatecznym, gdyż mały statek, który się szanuje, nie powinien w 24 godzinach mniej przepłynąć jak 300 mil. Rozstawszy się z doktorem, spędziłem resztę dnia z Fabianem. Schroniliśmy się w tył okrętu, co Pitfercz nazywał pójściem na przechadzkę w pole. Tam, odosobnieni i oparci na wyniosłości okrętu, patrzyliśmy na morze bez granic. Mocne zapachy, dystylowane w mgle fal morskich, wznosiły się aż do nas. Małe tęcze na niebie, spowodowane przez promienie łamane, odbijały się w poprzek piany. Szuruba wrzała bałwanami wody na 40 stóp pod naszymi oczami, a kiedy wypływała na wierzch jej, zęby uderzały w fale z większym zamachem, wydobywając zarazem błysk mosiądzu. Może wydawało się wielkim aglomeratem szmaragdów roztopionych. Gwiaździsty ślad okrętu ginął w okamgnieniu, jednocząc w tej samej drodze mlecznej i wrzenie bałwanów przez śrubę i przez koła wywołane. Ta białość, po której biegły rysunki, więcej odznaczające się, przedstawiała się jak ogromny żagiel rzucony na tło niebieskie. Kiedy mewy z białymi skrzydłami, które zdobiły festony czarne, wzlatywały nad powierzchnią, pióra ich mieniły się i błyszczały szybkim odbiciem. Fabian patrzył na ten cały urok fal, nic nie mówiąc. Co on widział w tych morskich głębin lustrze, które nadawało się do najdziwaczniejszych kaprysów wyobraźni? Czy przesuwał się przed jego oczyma jakiś obraz ulotny, który mu przesłał ostatnie pożegnanie? Czy spostrzegał cień, jaki zatopione w tych wirach wody? Wydawał mi się daleko smutniejszy niż zwykle, a nie śmiałem go spytać o przyczynę jego smutku. Po tak długim naszym rozłączeniu się, on to powinien był mnie się zwierzyć, a ja musiałem zwierzę niego oczekiwać. Opowiedział mi o przeszłości swego życia w tle, tylko o ile chciał, abym wiedział, mówił o pobycie w garnizonie indyjskim, polowaniu, o wyprawach hazardowych, lecz o wzruszeniach napełniających jego serce, o przyczynie westchnień, które pierś mu wznosiły, zamilczał. Zaiste. Fabian nie był z tych, co szukają ulgi w swych cierpieniach, opowiadając je innym, a przez to więcej jeszcze cierpienia swe wzmagał. Staliśmy więc tak zanurzeni nad morzem, a kiedy się odwróciłem, spostrzegłem jak duże koła wznosiły się i zanurzały kolejne pod naciskiem kołysania. Za chwilę Fabian rzekł: Ten ślad jest prawdziwie cudowny. Pomyśleć by można, że te poruszania fali mają upodobanie w rysowaniu liter. Patrz, litery L, litery E. A może mnie się tak tylko zdaje. Lecz nie, to rzeczywiście litery zawsze te same. Zbytnio podrażniona imaginacja Fabiana widziała w tym wirze to, co chciała w nim widzieć. Lecz co znaczyć mogły te litery? Co za wspomnienie wywołały one w sercu Fabiana? Wrócił on znów do swojej milczącej kontemplacji. Wreszcie rzekł do mnie porywczo. Chodź, chodź, ta przepaść mnie ciągnie. Co tobie jest, Fabianie? Zapytałem, biorąc obie jego ręce. Co ci jest, mój przyjacielu? Mam tu, odpowiedział przyciskając pierś. Mam tu ból, który mnie zabije. Ból? Pytam go. Ból bez nadziei wyleczenia? Bez nadziei. Po tych słowach Fabian wszedł do sali, a stamtąd do swego pokoiku. Rozdział 11. Na drugi dzień w sobotę 30 marca pogoda była ładna. Fale małe, może spokojne. Ognie regularnie i czynnie podsycane sprawiały bieg prędszy. Szuruba obracała się 30 razy na minutę. Szybkość great Isternu przechodziła w ten czas 12 węzłów miara odległości w żegludze. Wiatr zwrócił się na południe. Podkomendny kazał ustawić obydwa maszty z przodu i maszt tylny. Parostatek lepiej wsparty nie doznawał żadnych kołysań, i z powodu tego pięknego nieba oświetlanego słońcem, pokład cały zaczął się ożywiać. Kobiety wystąpiły w ubraniach świeżych, jedne się przechadzały, inne usiadły. Chciałem powiedzieć na trawnikach w cieniu drzew. Dzieci rozpoczęły swe zabawy przerwane od dwóch dni, a żwawe i dobrane korowody biegały w kółko cwałem. Dodawszy kilku wojaków w uniformie z rękami w kieszeniach, z podniesionym nosem na wiatr, można było pomyśleć, że jest się na jakimś spacerze francuskim. O trzy kwadranse na dwunastą kapitan Anderson z dwoma oficerami weszli na mostki. Pogoda bardzo sprzyjęła obserwacjom. Chcieli zobaczyć wysokość słońca. Każden z nich trzymał sekstans z lunetą i od czasu do czasu patrzyli na południową część horyzontu. Ku której zwierciadło pochylone w ich narzędziach miało sprowadzić gwiazdę dzienną. Południe, rzekł wkrótce kapitan. Natychmiast sternik naznaczył godzinę na zegarze pomostowym, a wszystkie zegarki na okręcie zregulowały się pod tego słońca, którego przejście na południku zostało wskazane. W pół godziny potem przylepiono obwieszczenie następujące: szerokość 51.150 minuta p. Długość. 24 czwarty stopień, trzynasta minuta z, Bieg 227 mil. Odległość 550. Więc od wczoraj do dzisiejszego dnia zrobiliśmy 227 mil. Teraz właśnie była godzina pierwsza i 49 minut w Greenwich. I Great Eastern znajdował się o 155 mil od Fasten Przez cały ten dzień nie widziałem Fabiana. Zaniepokojony jego nieobecnością, kilka razy zbliżałem się do jego pokoju, co mnie przekonało, że nie wychodził stamtąd wcale. Tłum zapełniający pokład musiał mu się widocznie nie podobać. Zapewne unikał tego zjełku, a szukał samotności. Lecz spotkałem kapitana Korsykana i przez godzinę chodziliśmy razem w tyle okrętu. Często była mowa o Fabianie. Nie mogłem się powstrzymać, żeby nie opowiedzieć kapitanowi, co wczoraj zaszło między mną. I kapitanem McKlewinem. Tak, odrzekł Korsikan ze wzruszeniem, którego nie starał się wcale ukrywać. Dwa lata temu Fabian miał prawo uważać się za najszczęśliwszego z ludzi, a teraz jest najnieszczęśliwszym. Archibald Korsykan opowiedział mi w krótkości, że Fabian poznał w Bombaj młodą, ładną dziewczynę, pannę Hodges. Kochał ją i był kochanym. Zdawało się, że nie istniała żadna przeszkoda co do połączenia się pary Hodge z kapitanem Magelwinem, kiedy za pozwoleniem jej ojca zaczął się o nią starać syn pewnego przemysłowca z Kalkuty. Był to interes. O tak! Interes tylko ukardowany na długo przedtem. Hodge, człowiek stanowczy, surowy, mało powodujący z uczuciami, był w ten czas w drażliwym położeniu względem swojego korespondenta z Kalkuty. To małżeństwo mogło dobrze załatwić wiele rzeczy. Poświęcił więc szczęście swojej córki dla interesów pieniężnych. Biedne dziecko nie mogło stawić oporu. Oddali ją w ręce człowieka, którego nie lubiła, którego nawet nie mogła lubić i który prawdopodobnie jej również nie lubił. Czysty interes szkaradny interes a nikczemny czynny. Małżonek drugiego dnia po ślubie zabrał swoją żonę, i od tego czasu Fabian, szalony z boleści, cierpiący najokropniej, nie widział już więcej tej, którą zawsze kochał. Po skończeniu opowiadania zrozumiałem, że w istocie cierpienia, które znosił Fabian, były wielkie. Jak się nazywała ta młoda dziewczyna? zapytałem kapitana Archibalda. Ellen Hodges odpowiedział. Ellen. To imię wytłumaczyło mi litery, które Fabian, jak mu się zdawało, widział wczoraj w śladzie okrętu. A jak się nazywa mąż tej nieszczęśliwej kobiety? zapytałem znów kapitana. Harry Drake! Drake! wykrzyknąłem. Wszak ten człowiek jest tu na okręcie. On tutaj? powtórzył korsykan, zatrzymując mnie za rękę i patrząc mi w oczy. Tak! odpowiedziałem. Jest na okręcie. Daj Boże, aby się chociaż nie spotkali, rzekł poważnie kapitan. To szczęście, że jeden drugiego nie zna, a przynajmniej Fabian nie zna Harry Drake'a. Lecz samo to nazwisko, gdyby wymówione było wobec Fabiana, sprawiłoby wybuch. Opowiedziałem wtedy kapitanowi Korsykanowi, co wiedziałem o Harry Drake'u, a raczej co mi mówił doktor Dean Pitferch. Opisałem go takim, jaki był, jako awanturnika, zuchwalca. I rozpustnika już zrujnowanego przez grę i birbanterię. a gotowego na wszystko, byle tylko zebrać majątek. W tej chwili Harry Drake przeszedł koło nas. Pokazałem go kapitanowi. Oczy Korsykana ożywiły się nagle. Zrobił gest gniewu, ale go powstrzymałem. Prawda, powiedział mi, to dopiero fizjonomia łotrowska. Lecz gdzież on jedzie? Mówię, że do Ameryki, szukać w szczęśliwym losie tego czego nie chciał znaleźć w pracy. Biedna Ellen, poszedł kapitan, gdzież ona teraz? Może ją ten nikczemnik porzucił. Dlaczegoż nie miałaby być na okręcie? Zauważył Korsikan, patrząc na mnie. Myśl ta przyszła mi do głowy po raz pierwszy, lecz ją odrzuciłem. Nie, Ellen nie była, nie mogła być na okręcie. Ona nie byłaby uniknęła inkwizycyjnego wzroku doktora Pitferdza. Nie, ona nie towarzyszyła Drajkowi w tej podróży. O, gdyby to mogło być prawdą, co pan mówisz, odpowiedział mi kapitan Korsykan, gdyż widok tej biednej ofiary, przywiedzionej do takiego opłakanego stanu, zadałaby Fabianowi cios okropny. Nie wiem, co by stąd nastąpiło. Fabian jest w stanie zabić Drajka jak psa. W każdym razie, ponieważ pan jesteś przyjacielem Fabiana, zarówno jak ja sam, będę więc pana prosił o jeden dowód tej przyjaźni. Nie traćmy go nigdy z oczu i w razie wypadku, niech zawsze jeden z nas będzie gotów rzucić się pomiędzy niego i jego rywala. Pojmujesz pan, że spotkanie z bronią nie powinno nigdy nastąpić między tymi ludźmi. Ani tu, niestety, ani nawet gdzie indziej, żona nie może zaślubić zabójcy swego męża. Chociażby ten mąż był najniegodziwszym w świecie. Zrozumiałem dowodzenie kapitana Korsykana. Fabian nie mógł sam sobie sprawiedliwości wymierzać. Znaczyło to przewidywać przyszłe wypadki z bardzo daleka. A jednak to być może, te dziwne spraw ludzkich powikłania są zawsze na porządku dziennym. Dlaczegoż nie zdać sobie z nich rachunku? Lecz miałem złe przeczucie. Czy to podobieństwo? A żeby w tym życiu wspólnym na okręcie, w tym potrącaniu się codziennym, Fabian mógł uniknąć hałaśliwej osobistości Drake'a? Jego uboczna okoliczność, wzmianka jaka, nazwisko wymówione, jedno nic, czyż nie postawi ich najnieszczęśliwiej jednego przed drugim? Ach, jakżebym był chciał wstrzymać bieg tego parostatku, który ich obydwu unosił? Nim opuściłem kapitana Korsykana, przyrzekłem mu czuwać nad naszym wspólnym przyjacielem, a pilnować drejka. I on też ze swej strony obowiązał się nie tracić go z widoku. Potem ścisnął mi rękę i rozłączyliśmy się. Wieczorem wiatry południowo-wschodni zgęścił mgły na oceanie. Zupełnie było ciemno. Pokoje rzęsiście oświetlone stanowiły sprzeczność z tymi ponuremi głębiami. Słychać było wcale i romanse rozlegające się kolejno. Oklaski zajadłe przyjmowały je nieodwołalnie, a nawet okrzyków nie brakowało, kiedy ten psotnik, te, usiadł przy fortepianie i zagwizdał śpiewki z aplądem wędrownego aktora. Rozdział dwunasty. Nazajutrz 31 marca była niedziela. Jak też ten dzień przyjdzie na okręcie? Czyż to będzie angielska niedziela, czy amerykańska? która zamyka taps i bars w czasie nabożeństwa, która wstrzymuje nóż rzeźnika nad głową ofiary, łopatę piekarza na brzegu pieca, która zawiesza wszelkie sprawy, przygasza ogniska huty, a zwalnia dym w fabrykach, która zamyka sklepy, otwiera kościoły i hamuje ruch pociągów na drogach żelaznych, zupełnie przeciwnie, jak robią we Francji. Tak jest, tak miało być, a przynajmniej podobnie. A naprzód dla zachowania święta lubo pogoda była prześliczna i wiatr sprzyjający. Kapitan nie kazał rozwieszać żagli. Byliby zyskali kilka węzłów, lecz to byłoby improper. Cieszyłem się bardzo, że dozwolono kołom i linii śrubowej odbywać swe obroty powszednie, codzienne. A kiedy się pytałem o dowód takiej tolerancji jednego zapalonego purytanina ze statku, panie odrzekł mi poważnie. Trzeba szanować to, co pochodzi wprost od Boga: wiatr jest w jego ręku, a para w rękach ludzkich. Oczywiście musiałem się zadowolić jego zdaniem i przypatrywałem się temu, co się działo na okręcie. Cała służba okrętowa była w całej paradzie i ubrana nadzwyczaj czysto. Nie zdziwiono by mnie wcale, mówiąc, że palacze pracują w czarnych ubraniach. Oficerowie i inżynierowie mieli na sobie najprawdziwsze uniformy ze złotymi guzikami. Czewiki połyskiwały blaskiem brytańskim i rywalizowały z natężonym promieniowaniem kaszkietów ceratowych. Wszyscy ci z ludzie ubrani i uczesani wyglądali, jakby wyszli z pudełka. Kapitan i jego podkomendny dawali przykład w rękawiczkach świeżych, zapięci po wojskowemu, błyszczący i wyperfumowani, przechadzali się po pokładzie, czekając godziny nabożeństwa. Morze było wspaniałe i jaśniało pod pierwszymi promieniami wiosny. Nie było widać żadnego żagla. Great Eastern sam jeden zajmował punkt matematyczny wśród tego obszernego horyzontu. O godzinie dziesiątej dał się słyszeć dzwon bijący wolno i w regularnych przystankach. Dzwonił nim sternik w paradnym ubraniu i wydobywał z tego dzwonu jakieś tony religijne, a nie owe dźwięki metaliczne, które mi towarzyszył gwizdawce kodów, kiedy parostatek płynął wśród mgły. Mimowolnie szukało się wzrokiem dzwonu parafialnego zwołującego na mrze, w tej chwili liczne grupy pokazywały się w drzwiach z przodu i z tyłu okrętu. Mężczyźni, kobiety i dzieci ubrali się starannie z powodu tej okoliczności. Bulwary wkrótce się zapełniły. Przechadzający zamienili z sobą skromne ukłony. Każden trzymał w ręku książkę do nabożeństwa, a wszyscy oczekiwali ostatniego uderzenia dzwonu oznajmiającego rozpoczęcie modułów. Widziałem wówczas niesione stosy Biblii nałożonych na blacie, który służył zwykle do roznoszenia potraw. Biblie te rozstawiane były po stołach kaplicy. Kaplica była to duża sala jadalna z przodu okrętu, która zewnętrznie przez swoją długość i regularność przypominała pałac Ministerstwa Finansów na ulicy Rivoli. Wszedłem. Wiernych siedzących przy stołach była wielka liczba. Głęboka cisza panowała wśród zebranych. Oficerowie zajmowali część przednią kaplicy. Pomiędzy nimi przewodził kapitan Anderson jako pastor. Mój przyjaciel Dan Pitferch się usiadł obok mnie. Małe jego przenikliwe oczy biegały po tem całym zebraniu. Domyślam się, że on tam był więcej z ciekawości jak z nabożeństwa. O wpół do jedenastej kapitan wstał i rozpoczął modlitwy. Czytał po angielsku jeden rozdział ze Starego Testamentu wyjąty z drugiej księgi mojżeszowej. Po każdym wierszu obecni mruczeli wiersz następny. Słychać było wyraźnie, jak ostry sopran dzieci i mezosopran kobiet oddzielał się od barytonu mężczyzn. Ta rozmowa biblijna trwała blisko pół godziny. Ceremonia ta bardzo skromna, zarazem bardzo podniosła, dokonywała się sprawdziwie purytańską powagą. A kapitan Anderson, sprawujący obowiązek pastora na Okręcie, wśród tego bezgranicznego oceanu i mówiący do tego tłumu zawieszonego nad przepaścią, miał prawo do szacunku nawet u najbardziej obojętnych. Gdyby się nabożeństwo ograniczyło było na czytaniu, byłoby dobrze, lecz po kapitanie wystąpił kaznodzieja, który nie mógł przenieść na sobie, żeby nie wnieść namiętności i gwałtowności tam, gdzie powinna panować tolerancja i zebranie ducha. Był to wielebny, o którym już wzmiarkowaliśmy. Uf, mały człowiek ruchliwy, ów intrygant Janki, jeden z owych mistrzów, których wpływ jest tak wielki w Stanach nowej Anglii. Miał już kazanie przygotowane, a że się dobra nadarzyła sposobność, chciał je zużytkować. Kochany Joryk, czyżby nie tak samo postąpił? Spojrzałem na doktora Pitferdza. Doktor Pitferdz ani mrugnął. Wydawał się przysposobionym do zniesienia zapału kaznodziei. Ten zaś zapił poważnie swój czarny surdut, położył kapelusz jedwabny na stole, wyciągnął chustkę, którą lekko dotknął ust i obejmując zebranych kolistem spojrzeniem – Na początku, – rzekł, – Bóg stworzył Amerykę w przeciągu sześciu dni. Siódmego odpoczął. Ledwie to posłyszałem, byłem już u drzwi. Rozdział 13. W czasie śniadania Dean Pitferd opowiedział mi, że wielebny cudownie rozwinął swój tekst. Monitory, machiny wojenne, forty obwarowane, torpille podmorskie, wszystkie te wynalazki weszły do jego kazania. Sam siebie zrobił wielkim na zasadzie wielkości Ameryki. Jeżeli się to podoba Ameryce, być wychwalono w ten sposób, to nie mam nic więcej do powiedzenia. Wchodząc do dużego salonu przeczytałem obwieszczenie następujące. Szerokość 50 stopień, 8 minuta P. Długość 30 stopień, 40 minuta Z. Bieg 255 mil. Zawsze ten sam rezultat. Dopiero zrobiliśmy 1100 mil, licząc w to 310 mil, które oddzielają Fasswent od Liverpoolu. Stanowiło to blisko trzecią część podróży. Przez cały dzień oficerowie, majtkowie, pasażerowie i pasażerki odpoczywali, jak Pan Bóg po stworzeniu Ameryki. W pokojach cichych ani jeden fortepian się nie odezwał. Szachy nie wyszły ze skrzynki ani karty ze swego puzderka. Pokoje do gry były próżne. Tego dnia miałem sposobność zapoznać doktora Pitferdza z kapitanem Korsikanem. Mój oryginał zabawił wielce kapitana, opowiadając mu tajemną kronikę Great Isternu. Starał się go przekonać, że to był okręt potępiony, zaczarowany, że go spotka straszne nieszczęście. Legenda o mechaniku zalutowanym bardzo się podobała Korsikanowi, który jako szkod był wielkim lubownikiem nadzwyczajności. Jednakże nie mógł się wstrzymać od uśmiechu niedowierzania. Widzę, zauważył dr Pitwercz, że kapitan nie wierzy moim legendom. Bardzo to wiele znaczy. Odrzekł korsykan. Czy uwierzysz mi więc, kapitanie, zapytał doktor tonem poważniejszym, jeżeli pana przekonam, że ten okręt jest w nocy niewidzialny? Niewidzialny! wykrzyknął kapitan. Jak to? Więc w to mieszają się duchy i pan temu wierzysz? Wierzę, odrzekł Pfeiffer, wierzę temu, co opowiadają ludzie godni wiary. Trzymam się zaś tego, co mi opowiadali jednozgodnie oficerowie kolejni i majtkowie, że w czasie głębokiej nocy jakaś postać jak cień przechadza się po okręcie. Jak ona się zjawia, nie wiadomo. Jak nikt nie? Także nic o tym nie powiedzą. Na świętego Dostana, zawołał kapitan Korsykan. Będziemy ją pilnowali razem. Tej nocy? spytał doktor. Tej nocy, jeżeli pan chcesz, a pan. – dodał kapitan, zwracając się do mnie. – Będziesz nam towarzyszył? – Nie – odrzekłem. – Nie chcę zakłócać inkognita tego widma. Zresztą wolę myśleć, że nasz doktor żartuje. – Ja nie żartuję – odpowiedział uparty Pitferch. – Ale pozwól, doktorze – rzekłem. – Czy pan rzeczywiście wierzysz w umarłych, którzy powracają na pokład statków? – Wierzę nawet w umarłych, którzy z martwych wstają – odpowiedział doktor. – A tym bardziej dziwnym to się może wydawać, że jestem lekarzem. – Lekarzem – powtórzył kapitan Korsikan, odsuwając się, jakby go ten wyraz zaniepokoił. – No się, kapitanie – odrzekł doktor z miłym uśmiechem. – Nie trudnie się praktyką w podróży. Rozdział czternasty na zajutrz 1 kwietnia morze miało pozór wiosenny. Zieleniło się jak łąka pod pierwszymi promieniami słońca. Ten wschód słońca kwietniowy na Atlantyku był cudowny. Fale toczyły się rozkosznie, a kilka delfinów pląsało jak klauny wśród mlecznego śladu okrętu. Spotkałem kapitana Korsykana. On mi opowiedział, że duch zapowiedziany przez doktora uważał za niestosowne pokazywać się. Zapewnie noc nie była dość ciemną dla niego. Przyszło mi na myśl, że to była mistyfikacja pitwerdża, której użył na 1 kwietnia, gdyż w Ameryce, w Anglii, równie jak we Francji, zwyczaj ten jest bardzo rozpowszechniony. A oszukujących i oszukiwanych w tym dniu nie brakowało. Jedni się śmiali, inni gniewali. Nawet zdaje mi się, były tam i uderzenia pięści. Lecz między Saksonami te uderzenia pięścią nigdy się nie kończą uderzeniem szabli. Wiadomo istotnie, że w Anglii pojedynek sprowadza bardzo srogie kary. Oficerom i żołnierzom nawet zabroniono bić się, z jakiegokolwiek by to miało być powodu. Zabójca jest skazany na kary cielesne i hańbiące w najwyższym stopniu. Przypominam sobie, że doktor wymieniał mi nazwisko jednego oficera. Który jest na wygnaniu od lat 10 za to, że zranił śmiertelnie swego przeciwnika w pojedynku nawet bardzo prawym. Łatwo więc pojąć, że wobec tak surowego prawa pojedynek znikł zupełnie z zakresu obyczajów brytyjskich. Przy tak pięknym słońcu obserwacja południa była bardzo dobra. Wypadło z niej, że szerokość była 48 stopni 47 minut, długość 36 stopni 48 minut a przebieg 250 mil tylko. Najmniej szybki zaatlantycki statek miał prawo zrobić nam zarzut. To bardzo gniewało kapitana Andersona. Inżynier przypisywał ten brak szybkości niedostatecznemu przewiewowi nowych ognisk. Ja myślałem, że ta wada ruchu głównie pochodzi od kół, których średnice nieroztropnie zmniejszono. Jednak tego dnia około godziny drugiej nastąpiło polepszenie w szybkości parostatku. Podstawa dwojga młodych narzeczonych odkryła mi tę zmianę. Oparci o parapet z boku okrętu szeptali jakieś radosne wyrazy i klaskali w ręce. Patrzeli z uśmiechem na rury, które się wznosiły wzdłuż kominów Great Isternu i których otwór pokrywał się lekką parą białą. Ciśnienie poszło w kotły szruby, i silne działanie zmusiło klapy, których ciężar 21 funtów na każdy cal kwadratowy nie mógł dłużej wstrzymać. Było to zaledwie słabe wciągnięcie powietrza, mało znaczący oddech, podmuch, lecz nasi młodzi ludzie połykali go wzrokiem. Nie, Dionizy Papin nie był szczęśliwszym, kiedy zobaczył parę na pół wznoszącą pokrywę swojego własnego kociołka. – Wychodzi para, wychodzi para! – wykrzyknęła młoda mis, a lekka para wychodziła także z jej ust w półotwartych. Chodźmy zobaczyć machinę! – Odrzekł młody człowiek, przyciskając rękę swej narzeczonej. Dean Pitwercz przyłączył się do mnie. Poszliśmy za zakochaną parą. Jakie to ładne młodość powtarzał mi. Tak odpowiedziałem młodość we dwoje. Wkrótce i my byliśmy pochyleni nad drzwiczkami machiny śrubowej, tam na dnie tej głębokiej studni. Na sześćdziesiąt stóp pod naszymi oczami spostrzegliśmy cztery długie wały poziome, które się przechylały jeden za drugim, zwilgotniając się za każdym poruszeniem kroplą oliwy śliskiej. Tymczasem młody człowiek wyjął zegarek, a panna pochylona na jego ramieniu patrzyła na wskazówkę pokazującą sekundy. Podczas gdy ona patrzyła, jej narzeczony rachował obroty szczurby. Jedna minuta! powiedziała. Trzydzieści siedem obrotów odrzekł młody człowiek. Trzydzieści siedem obrotów i pół zauważył doktor, który sprawdzał działanie. I pół zawołała młoda Mis. Słyszysz, Edwardzie? Dziękuję panu dodała, zwracając się do godnego Pitferdza z uprzejmym uśmiechem. Rozdział piętnasty. Wchodząc do dużego salonu, zobaczyłem następujący program przylepiony na drzwiach. this night. first part. ocean time. mr. MacAlpin, song. beautiful isle of the sea. mr. ewing. reading. mr. afflet. piano solo. Chatuberger, mr. alloway. scotch song. doctor t. intermission of ten minutes. part second. piano solo. mr. Paul v. barlesque. lady of lion. dr. t. entertainment. Sir James Anderson. Song Happy Moment. Mr. Norville. Song You'll Remember. Mr. Ewing. Final God Save the Queen. Był to, jak widzimy, zupełny koncert z pierwszą częścią, przystankiem, drugą częścią i zakończeniem. Jednak zdawało się czegoś brakować, gdyż usłyszałem za sobą mruczenie. Wybornie! Nie ma Mendelssona. Odwróciłem się. Był to prosty steward, Protestował on przeciwko opuszczeniu swojej ulubionej muzyki. Wyszedłszy na pokład, zacząłem szukać makelwina. Korsykan właśnie mi powiedział, że Fabian wyszedł ze swojego pokoiku, więc nie naprzykrzając mu się naturalnie, chciałem go wyrwać z samotności. Znalazłem go na przodzie parostatku. Rozmawialiśmy przez jakiś czas, lecz nie zrobił żadnej wzmianki o swoim przeszłym życiu. W pewnych chwilach był zamyślony i milczący, zatopiony sam w sobie. Nie słyszał moich słów. Przyciskał swą pierś, jakby dla przytulenia spazmatycznego bólu. Gdy tak przechadzaliśmy się, Harry Drake skrzyżował się z nami po kilka razy. Zawsze ten sam krzykliwy i machający rękami, zawadzając jak młyn w mruchu, gdyby był w sali do tańca, czy się myliłem? Nie umiem tego powiedzieć, gdyż byłem uprzedzony, lecz zdawało mi się, że Harry Drake patrzył na Fabiana z pewnym natężeniem. Fabian musiał to spostrzec, gdyż mi powiedział. Co to za człowiek? Nie wiem, odpowiedziałem. Nie podoba mi się, dodał Fabian. Postaw dwa statki na pełnym morzu, bez wiatru, bez nurtu, a w końcu spotkać się muszą. Zarzuć dwie nieruchome planety w przestwór, a wpadnie jedne na drugą. Umieść dwu nieprzyjaciół wśród największego tłumu, a niechybnie się spotkają. Jest to rzeczą nieuchronną. Kwestia czasu, nic więcej. Za nadejściem wieczoru nastąpił koncert podług programu. Duży salon, zapełniony słuchaczami, był oświetlony rzęsiście. We drzwiach współotwartych pokazywały się duże ogorzałe twarze i grube, czarne ręce majtków. Wydawały się jak maski zagłębione w architekturze sufitu. We drzwiach uchylonych morowili się stewardy. Większa część spektatorów, mężczyzn i kobiet zaraz przy wejściu siedzieli na sofach bocznych i w środku na fotelach, ławkach i krzesłach. Wszyscy umieścili się wprost fortepianu mocno przybitego między dwoma drzwiami, które się otwierały do salonu damskiego. Od czasu do czasu poruszenie fali wzruszało obecnych. Krzesła się przesuwały, jakieś kołysanie nadawało jednakowe ruchy tym wszystkim głowom. Czepiali się jeden drugiego z cicha, bez żartów. Lecz koniec końcem nie można się było obawiać upadku. Zaczęło się od Ocean Time. Ocean Time był to dziennik codzienny, polityczny, handlowy i naukowy, który założyli pasażerowie dla użytku na okręcie. Amerykanie i Anglicy lubili bardzo ten rodzaj spędzania czasu. Pismo swe redagują podczas dnia. Powiedzmy, że jeżeli redaktorzy nie są trudni w wyborze artykułów, to tym bardziej czytelnicy. Poprzestają na małym, a nawet za małem. Ten numer z 1 kwietnia obejmował artykuł wstępny dość niejasny polityki ogólnej, fakta rozmaite, które by nie rozśmieszyły Francuza, kurs giełdy mało zabawny, telegramy bardzo naiwne i kilka bladych nowin podręcznych. Przy tym wszystkim podobne żarty zajmują tylko tych, którzy je tworzą. Szanowny MacAlpin. Amerykanin dogmatyczny czytał z przekonaniem te wypracowania mało żartobliwe z wielkim uwielbieniem słuchaczy i zakończył swe czytanie nowinami następującymi: Zawiadamiają, że prezydent Johnson abdykował na rzecz generała Granta. Donoszą jako rzecz pewną, że papież Pius IX wyznaczył księcia cesarskiego na swego następcę. Mówią, że Ferdynand Cortez rozpoczął proces o przedruk z cesarzem Napoleonem III za podbicie Meksyku. Kiedy Ocean Time został dostatecznie wychwalony, szanowny pan Ewing, bardzo ładny chłopiec tenor, zaśpiewał piękną wyspę na morzu, z całą ostrością gardła angielskiego. Reading, czytanie, wydawało mi się przedmiotem wątpliwego powabu. Był to sobie po prostu jakiś zacny, teksyjczyk. Który przeczytał dwie czy trzy kartki z książki naprzód głosem cichym, a potem głośno. Śpiew pasterza na fortepian Solo przez panią Alou, angielkę, która grała Emblant minier, jakby powiedział Teofil Gautier i facjecja szkocka, doktora te zakończyły pierwszą część programu. Po dziesięciu minutach przystanków, w przeciągu którego żaden ze słuchaczów nie opuścił swego miejsca, druga część koncertu rozpoczęła się. Francuz Paweł. V. Zagrał dwa zaskakujące walce, dotąd niewydane, które były przyjęte głośnymi oklaskami. Doktor okrętowy, mężczyzna ładny, brunet, bardzo zadowalająco oddeklamował śmieszną scenę, rodzaj parodii pani z Londynu, dramatu wielce modnego w Anglii. Po farcie nastąpiło entertainment, zabawa. Co przygotował pod tym nazwiskiem sir James Anderson? Czy to miała być mowa, czy kazanie? Ani jedno, ani drugie. Sir James Anderson wstał, ciągle uśmiechnięty, wyjął talię kart z kieszeni, zawinął swoje białe mankiety i pokazywał sztuki, a jego zręczność nagradzała ich naiwności. Znów krzyki i oklaski. Po Happy Moment pana Norville i Your Remember pana Ewing program zapowiadał Boże Królową Chronę. Lecz kilku Amerykanów prosiło Pawła V jako Francuza, aby im zagrał śpiew narodowy francuski. Zaraz też mój uległy współziomek rozpoczął nieuchronną partant pour la Syrie. Nastąpiły gwałtowne prośby grona północnych, którzy chcieli usłyszeć Marsyliankę. I nie dając się prosić, grzeczny fortepianista z powolnością, która cechowała raczej łatwość muzykalną, jak przekonanie polityczne, uderzył silnie w klawisze, wydobywając z nich śpiew Rugetta Desle, było to wielkie powodzenie koncertu. Później zebranie wstało i zaintonowało wolny hymn narodowy, który prosi Boga o zachowanie królowej. Koniec końcem ten wieczór wart był tyle, co i inne wieczory amatorskie, to jest zadowolił przede wszystkim wykonawców i ich przyjaciół. Fabian całkiem się nie pokazywał. Rozdział szesnasty. W nocy z poniedziałku na wtorek może było bardzo burzliwe. Przegrody rozpoczęły swoje jęki, a skrzynie swoją przechadzkę po pokojach. Kiedy wyszedłem około siódmej z rana na pomost, deszcz padał. Wiatr się wzmógł. Oficer służbowy kazał zwinąć w żagle. Parostatek, nie mając oparcia, kołysał się okropnie. Przez ten dzień, to jest drugiego kwietnia, na pokładzie nie było nikogo. Nawet salony były puste. Pasażerowie pochowali się do swoich pokoików i dwie trzecie biesiadników zaniedbało przyjść na śniadanie i obiad. Wist się nie udał, gdyż stoliki spod ręki graczów się usuwały. W szachy było grać niepodobna. Kilku odważniejszych leżało na kanapach, czytając lub śpiąc, a cóż dopiero stanąć przeciwko deszczowi na pokładzie. Tam majtkowie poubierani w kaszkiety i w kaftany ceratowe przechadzali się jak filozofowie. Podkomendny, siedząc na mostku, dobrze obtulony w swój kauczuk, pełnił służbę. Pod tą ulewą wśród wiatru morskiego jego małe oczy błyszczały radośnie. On to lubiał, a parostatek kołysał się, jak mu się podobało. Wody nieba i morza łączyły się we mgle na jakie kilka sążni od okrętu. Atmosfera była szara. Niektóre ptaki przelatywały poprzez tę mgłę wilgotną, krzycząc – o godzinie 10 z przodu okrętu dano znać o małym, trzymasztowym statku, który biegł naprzeciw wiatru, lecz nie można było poznać jego narodowości. Około 11 wiatr ustawał i zwrócił się na północno-zachód. Deszcz ustał prawie nagle. Błękit nieba się pokazał poprzez kilka przedartych chmur. Słońce ukazało się z blaskiem i można było zrobić spostrzeżenia mniej więcej dokładne. Obwieszczenie składało się z liczb następujących. Szerokość 46 minuta 29 sekunda p. Długość 42 minuta 25 sekunda z. Odległość 256 mil. Tak więc, chociaż ciśnienie w kotłach było większe, szybkości okrętowi nie przybyło. Lecz winę można było przypisać wiatrowi zachodniemu, który dmąc w przód okrętu musiał bieg jego znacznie opóźnić. O godzinie drugiej mogła zgęściła się na nowo. Nieprzezroczystość jej była tak wielka, że oficerowie będący na stanowiskach nie widzieli ludzi na przodzie okrętu. Te wyziewy nagromadzone na falach stanowią największe niebezpieczeństwo żeglugi. Stają się przyczyną zetknięcia się dwóch okrętów, którego uniknąć niepodobna. A takie zetknięcie się na morzu jest straszniejsze od pożaru. Dlatego też w pośród mgły oficerowie i majtkowie czuwali z największym staraniem. A ta przezorność nie była bezużyteczną, gdyż niespodziewanie około trzeciej ukazał się trzymaszczowy statek mniej jak o 200 metrów od Great Easternu. Żagle bowiem zerwane pod muchem wiatru władać nim nie mogły. Great Eastern zdążył zrobić obrót i minął go dzięki szybkości, z jaką ludzie służbowi dali o nim znać sternikowi. Znaki te bardzo dobrze urządzone robiły się za pomocą dzwonu umieszczonego na najwyższym piętrze z przodu okrętu. Jedno uderzenie znaczyło statek z przodu, dwa uderzenia, statek z prawego boku, trzy uderzenia, statek z lewego boku. I zaraz człowiek, będący u steru, zarządzał w ten sposób, aby uniknąć uderzenia dwóch statków. Wiatr wiał do samego wieczora. Jednakże kołysanie się zmniejszyło, gdyż morze, już zasłonięte wszerz wysokimi gruntami nowej ziemi, nie mogło się wzburzyć. To też nowe Entertainment pana Jakuba Andersona było na ten dzień zapowiedziane. O oznaczonej godzinie salony się zapełniły. James Anderson opowiedział historię owej liny zaatlantyckiej, którą on sam osadził. Pokazywał ryciny fotograficzne przedstawiające rozmaite narzędzia wymyślone do zagłębiania. Dawał z rąk do rąk model łączników służących do zaszczepienia kawałków liny. Ostatecznie wart był bardzo słusznych trzykrotnych okrzyków, które zakończyły jego prelekcję, a z których wielka część odnosiła się do promotora tego przedsięwzięcia to jest do szanownego Cyrusa Field, obecnego na tym wieczorze. Rozdział 17. Nazajutrz 3 kwietnia, z pierwszymi godzinami dnia, Horyzont przedstawiał tę barwę osobliwą, którą Anglicy nazywają Blink. Było to odbicie białawe, oznajmujące lody niezbyt oddalone. Rzeczywiście, Great Eastern płynął wówczas w tych stronach, gdzie idą pierwsze icebergs oderwane od krylodów wychodzących z ciśnienia Davis. Urządzono osobny nadzór dla uniknienia gwałtownych zetknięć z tymi ogromnymi masami. Wiał także wówczas wiatr ostry z północy. Kawałki chmur, prawdziwe szmaty z pary zamiatały powierzchnią morza. Pomiędzy ich odstępami odznaczał się błękit nieba. Głuche pluskanie wydawały fale wzburzone wiatrem, a krople wody obracały się w pianę. Ani Fabian, ani kapitan Corsican, ani doktor Pitwercz nie wyszli jeszcze na pokład. Udałem się na przód okrętu. Tam zbliżenie ścian tworzył kąt wygodny, rodzaj schronienia, do którego pustelnik byłby się chętnie usunął od ludzi. Wcisnąłem się w ten kącik, Usiadłem na wyplatance, opierając nogi na ogromnym bloku. Wiatr, dmąc w okręt i uderzając o drzewo z przodu statku, przechodził ponad moją głową, nie dotykając jej. Było to dobre miejsce do marzeń. Stamtąd mój wzrok obejmował całą niezmierną przestrzeń okrętu. Mogłem śledzić długie jego linie, lekko wycinane, wznoszące się ku tyłowi. Na pierwszym planie majtek siedzący na bocianin gnieździe trzymał się jedną ręką, a pracował drugą ze zręcznością nadzwyczajną. Poniżej na rufie chodził Majtek kolejny, tam i na powrót, z nogami rozstawionymi, rzucając wzrok jasny z powiek zaczerwienionych z powodu mgły. Z tyłu na mostkach zobaczyłem oficera z okrągłymi piecami, z głową nakrytą kapturem, opierającego się na wiatru. Od strony morza nic nie spostrzegłem w tyle buduarów. Prostatek pędzony potężnymi swymi machinami przez fale drżał jak wnętrze koła, którego ogniska są czynnie podsycane. Kilka wirów pary, wyrwanych tym wiatrem, co je zgęszczał z szybkością nadzwyczajną, wiło się przy ujściu kominów. Lecz ten kolosalny okręt wprost wiatru i niesiony na tych potrójnych falach morskich zaledwie odczuwał te wstrząśnienia morza. Na którym inny zaatlantyk, mniej obojętny na poruszenia fal, zostałby wstrząśnięty uderzeniami kołysani. A w pół do pierwszej z miejsca oznaczonego posunęliśmy się wszerz 44 stopień 53 minuta na północ, a na długość 47 stopień 6 minuta na zachód. 227 mil tylko w przeciągu 24 godzin. Młodzi narzeczeni musieli złożeczyć tym kołom, co się nie obracały. Tej linii szlubowej, której poruszenia szły tak powoli w tej niedostatecznej parze, która nie działała według ich życzenia. Około godziny trzecie niebo oczyszczone wiatrem zajaśniało. Linie horyzontu wyraźnie odznaczone zdawały się rozszerzać wokoło tego punktu środkowego, który Great Eastern zajmował. Wiatr ustał, lecz morze wznosiło się długo w szerokich falach, cudnie zielonych i ubranych w pianę. Taki mały wiatr nie mógł sprawić kołysania. Te falowania były nieproporcjonalne. Można powiedzieć, że ocean był jeszcze zadąsany. O godzinie trzeciej i 35 minut oznajmiono trzymasztowy statek z przodu ukrętu. Przesłał on nam swój numer. Był to statek amerykański, Illinois, płynący do Anglii. W tej chwili porucznik H powiedział mi, że przepływamy na samym końcu granicy Newfoundlandu. nazwisko, które Anglicy nadają wysokim brzegom Nowej Ziemi. Jest to okolica bogata, gdyż tu poławiają owe dorsze, z których trzy wystarczyłyby na wyżywienie Anglii i Ameryki, gdyby wszystkie ich jaja się wykluwały. Dzień przeszedł bez żadnego wypadku. Pokład zajęli zwykli spacerujący. Dotąd nie spotkał się jeszcze Fabian z Harym Drake'em, którego kapitan Archibald i ja nie traciliśmy z oczu. Wieczór zebrał w dużym salonie swoich potulnych zwolenników. Zawsze te same zabawy. Czytanie i śpiewy sprowadzające te same oklaski dawane tymi samymi rękami tym samym wirtuozom, których w końcu zacząłem uważać za mniej miernych. Nastąpiła bardzo żywa rozprawa jako wypadek nadzwyczajny pomiędzy północnym a Taksyjczykiem. Ten ostatni chciał cesarza dla Stanów Południowych, bardzo szczęśliwie ta rozprawa polityczna która groziła kłótnią, została przerwana przybyciem zmyślonej depeszy do Ocean Time zawierającej słowa Kapitan Semmers, minister wojny, kazał zapłacić stanom południowym za spustoszenia, których się dopuścił statek Alabama. Rozdział 18 Opuściwszy salon jasno oświetlony, wszedłem z kapitanem Korsykanem na pomost. Noc była głęboka. Ani jednej konstelacji na firmamencie. Wokół okrętu ciemność nieprzejrzana. Okna błyszczały jak szczeliny pieca. Zaledwie można było dojrzeć ludzi służbowych chodzących wolno na najwyższym szczycie w tyle okrętu. Lecz oddychało się powietrzem czystym, a kapitan wciągał te świeże atomy pełnymi płucami. Dusiłem się w salonie, rzekł do mnie. Tutaj, przynajmniej pływam w pełnej atmosferze. Otóż to oddychanie ożywiające. Mnie potrzeba koniecznie moich stu metrów sześciennych powietrza czystego na dwadzieścia cztery godziny, bo inaczej jestem na wpół uduszony. Oddychaj, kapitanie, oddychaj powoli, odpowiedziałem mu. Jest tu powietrza dla wszystkich, a fala morska nie będzie się upominała o część na pana przypadającą. Dobra to rzecz, ten tlen, a trzeba przyznać, że nasi Paryżanie i nasi Londyńczycy znają go tylko z imienia. Tak, odrzekł kapitan. Oni wolą kwas węglany. Każden ma swój gust. Co do mnie, nie cierpię go nawet w winie szampańskim. W ten sposób rozmawiając, chodziliśmy wzdłuż bulwaru na prawej stronie okrętu, zasłonięci od wiatru wysoką ścianą rufy. Ogromne kłęby dymu, przetykane iskrami, unosiły się z czarnych kominów. Chrapanie machin towarzyszyło gwizdaniu wiatru poprzez liny żelazne idące w drabinkę od wierzchu masztu, które wydawały dźwięki jakby strun harfy. Do tego wrzasku od czasu do czasu mieszał się krzyk majtków wołających All's well, all's well, wszystko idzie dobrze, wszystko idzie dobrze. Rzeczywiście, nie pominęto żadnej przezorności dla zapewnienia okrętowi bezpieczeństwa wśród tych miejsc odwiedzanych przez lody. Kapitan kazał zaczerpnąć kubeł wody dla rozpoznania temperatury i gdyby temperatura spadła o stopień niżej, nie byłby się zawahać zmienić drogę. Wiedział, że w istocie przed dwoma tygodniami Perrier został otoczony krami lodu pod tą właśnie szerokością. Było to niebezpieczeństwo, którego należało uniknąć. Zresztą jego rozkaz nocny przepisywał czuwanie nadzwyczajne. On sam nie kładł się spać. Dwóch oficerów było przy jego boku, jeden przy znakach kół, a drugi przy znakach śruby. Co więcej, jeden porucznik i dwóch służących zmieniali się kolejno przy izdebce z przodu okrętu, gdy w tym czasie kwatermistrz i majtek byli na przodzie parostatku. Podróżni mogli być spokojni. Zauważywszy te rozporządzenia, zwróciliśmy się z kapitanem Korsikanem ku tyłowi okrętu. Przyszło nam na myśl przepędzić czas jeszcze jakiś przy wielkim rudlu, zanim wejdziemy do swoich pokoików, tak jakby byliby zrobili spokojni mieszkańcy na dużym placu swego miasta. Miejsce wydawało nam się pustem. Wkrótce jednak oczy nasze przywykły do tej ciemności i spostrzeliśmy człowieka opartego poręcz nad przepaścią, pogrążonego w zupełnej nieruchomości. Korsikan, przypatrzywszy mu się dobrze, rzekł mi: To Fabian. Był to Fabian, rzeczywiście, poznaliśmy go. Lecz on, zatopiony w głębokim zamyśleniu, wcale nas nie widział. Wzrok jego, jak się zdawało, zwrócony był w kąt rudla. Widziałem jego oczy błyszczące w ciemności. Na co się tak patrzył? Jak mógł przejrzeć tę ciemność głęboką? Ja uważałem, że lepiej byłoby pozostawić mu swobodę w rozmyślaniu, lecz kapitan Korsykan, przysyłając się Fabianie zawołał. Fabian nie odpowiadał Nie słyszał. Korsykan znów go zawołał. Fabian drgnął, odwrócił na chwilę głowę. I wymówił to jedno słowo. Cicho. Później ręką wskazał cień, który się zwolna poruszał w oddaleniu. Temu to zaledwie widzialnemu cieniowi przypatrywał się Fabian, potem uśmiechnął się smutnie. Czarna dama, poszepnął. Wstrząsnąłem się. Korsykan wziął mnie za rękę, poczułem, że i on drżał także. Jedna myśl uderzała na obydwu. Ten cień był to duch, o którym nam mówił doktor Pitwercz. Fabian znów się zatopił w swe senne rozmyślanie. Ja z piersią zapartą, wzrokiem niespokojnym patrzyłem na tę postać ludzką, zaledwie naszkicowaną w ciemności, która wkrótce przedstawiła się widoczniej naszym oczom. Szła naprzód, wahała się, postępowała, zatrzymywała się, znowu się poruszała. Zdawała się ślizgać raczej, aniżeli iść. Dusza błądząca. O dziesięć kroków od nas stanęła nieruchomie. W ten czas mogłem rozróżnić postać kobiety wysumukłej, ubranej w szczupło, w jakiś rodzaj burnusa brązowego. Twarz miała zakrytą gęstym wałalem. Obłąkana, obłąkana, nieprawdaż? – poszepnął Fabian. Była to rzeczywiście obłąkana. Lecz Fabian nas nie zapytywał. On mówił sam do siebie. Tymczasem ta biedna istota przysunęła się do nas jeszcze bliżej. Zdawało mi się, że widzę jej oczy błyszczące przez ten wołale, kiedy je zwracała na Fabiana. Przyszła aż do niego. Fabian wyprostował się zelektryzowany. Kobieta zawoalowana położyła mu rękę na sercu, jakby dla obrachowania jego uderzeń. Potem, wymknąwszy się, znikła nagle w tyle okrętu. Fabian upadł prawie na kolana z rękami wyciągniętymi. Ona! poszepnął, później pochylając głowę. Co za przywidzenie, dodał. Wtedy kapitan Corsican wziął go za rękę. Chodź, Fabianie, chodź! rzekł, wyprowadzając swego nieszczęśliwego przyjaciela. Rozdział dziewiętnasty Nie mogliśmy z Corsicanem już wątpić. Była to Ellen, narzeczona Fabiana, żona Harry Drake'a. Zrządzenie losu zgromadziło ich wszystko troje na jeden okręt. Fabian jej nie poznał, chociaż wykrzyknął ona, ona, bo jakże mógł ją poznać. Lecz nie mylił się, mówiąc obłąkana. Ellen była obłąkaną i zapewne boleść, rozpacz, miłość zniszczona w jej sercu, w związek z człowiekiem niegodnym... Co ją wyrwał Fabianowi, ruina, stan opłakany, wstyd, wszystko to złamało jej duszę. O tym rozmawialiśmy na drugi dzień rano z Corsicanem. I nie mieliśmy już najmniejszej wątpliwości, że to jest ta sama młoda kobieta. Była to Ellen, którą Harry Drake wiózł z sobą na ziemię amerykańską. Aby podzielała jego życie awanturnicze. Wzrok kapitana błyszczał dzikim ogniem na wspomnienie tego nędznika. Ja czułem, że mi niedobrze na sercu, lecz cóż mogliśmy poradzić przeciwko niemu, mężowi, panu? Ale najważniejszą było rzeczą zapobiec nowemu spotkaniu Fabiana z Eleną, gdyż w końcu Fabian poznałby swoją narzeczoną, co by sprowadziło katastrofę, której chcieliśmy uniknąć. W każdym razie można było się spodziewać, że te dwie biedne ofiary nie zobaczą się. Nieszczęśliwa Elen nie pokazywała się w dzień ani w salonach, ani na pokładzie okrętu. W nocy tylko oszukując zapewne swego dozorce, przychodziła się kąpać w tym wilgotnym powietrzu i szukać w powiewie wiatru uspokojenia chwilowego. Najpóźniej w cztery dni Great Eastern miał przypłynąć do portu Nowego Jorku. Mogliśmy więc myśleć, że wypadek nie zniszczy owoców naszego czuwania i że Fabian nie będzie wiedział o obecności Ellen podczas podróży po oceanie. Lecz my wydarzeń nie braliśmy w rachubę. Kierunek parostatku zmienił się trochę w ciągu nocy. Okręt znajdując trzy razy wody na 27 stopni Fahrenheita, to jest o 3 do 4 stopni na termometrze 100 stopniowym poniżej. Zaraz wrócił się na południe. Można było być pewnym, że lody znajdowały się bardzo blisko. Rzeczywiście, tego poranku niebo świeciło szczególnie, powietrze było białe. Cała północ świeciła silnym odbiciem światła, zapewnie sprawionym przez odbicie odkry lodów. Jadr był ostry, a około godziny dziesiątej drobny śnieg posypał nagle parostatek białym proszkiem. Później powstała okropna mgła, w pośród której dawaliśmy znaki swojej obecności częstym gwizdaniem. Powstał stąd wrzask przeraźliwy, który odstraszał stada mew siedzących na rejach ochrętu. O wpół do jedenastej, kiedy mogła się wzniosła, statek szrubowy ukazał się na horyzoncie po prawej stronie okrętu. Biały wierzchołek jego komina dawał poznać, że należał do stowarzyszenia Inmana i wiózł wychodźców z Liverpoolu do Nowego Jorku. Ten statek dał nam poznać swoje nazwisko. Był to City of Limerick. Miał 1530 beczek objętości, a siłę 256 koni. Wypłynął z Nowego Jorku w sobotę, a zatem musiał się spóźnić. Przed śniadaniem niektórzy podróżnicy urządzili pulę, która nie mogła nie podobać się tym miłośnikom gier i zakładów. Rezultat tej puli miał być wiadomy dopiero za dni cztery. Była to jak nazywają pula sternika. Wiadomo, że kiedy okręt ma przybyć do lądu, sternik wchodzi na pokład. A więc dzielą 24 godziny dnia i nocy. Na 48,5 godzin lub 96 kwadransów stosownie do liczby podróżnych. Każden z grających składa na stawkę dolara, a traf mu przyznaje jedne z tych półgodzinnych albo kwadransów. Wygrywającym te 48 lub 46 dolarów jest ten, na czyj kwadrans przypadnie chwila, w której sternik postawi nogę na okręcie. Jak widzimy, gra nie jest zawikłaną. Nie są to wyścigi konne, tylko kwadransowe. Szanowny MacAlpin, mieszkaniec Kanady, wziął główny zarząd nad tym interesem. Łatwo zabrał 96 zakładających się, a pomiędzy nimi kilka kobiet. I to nie mniej chciwych gry. Naśladowałem ten zapał i postawiłem dolara. Los mi wyznaczył 64 kwadrans. Był to zły numer. Nie miałem tu sposobu wyjścia z korzyścią. Istotnie ten podział czasu liczy się od południa jednego dnia do południa dnia drugiego. Są więc kwadranse dzienne i kwadranse nocne. Lecz te ostatnie nie mają żadnej wartości w grze. Gdyż mało kiedy okręty ryzykują się przebijać do lądu wśród ciemności. A zatem sposobność przyjęcia sternika na pokładzie w nocy rzadko się zdarza. Łatwo się przecież pocieszałem. Schodząc do Salonu, zobaczyłem, że zapowiedziano jakieś czytanie na wieczór. Misjonarz z Utah ogłaszał konferencję o mormonizmie. Była to dobra sposobność poznania tajemnic miasta świętych. Zresztą ten elder, pan Hatch, miał być mówcą i to mówcą zawołanym. Wykonanie więc powinno było być godne dzieła. Podróżni przyjęli chętnie ogłoszenie o tej konferencji. Punkt, w którym byliśmy, wskazywał następujące cyfry. Szerokość 42 stopień 32 minuta P. Długość 51 stopień 59 minuta Z bieg 254 mile. Około trzeciej po południu sternicy dali znak zbliżenia się dużego statku o czterech masztach. Okręt ten zmienił trochę swój bieg, aby się zbliżyć do Great Sternu. w zamiarze poznajomienia go ze swym nazwiskiem. Ze swej strony kapitan kazał nieco zboczyć i wkrótce statek posłał mu swój numer. Była to Atlanta, jeden z tych dużych okrętów, które przepływają z Londynu do Nowego Jorku, ocierając się o Brest. Witał nas mijając, a myśmy się odwzajemnili. Wkrótce potem, ponieważ płynął w przeciwną stronę, znikł nam. W tym czasie Dean Pitferch powiedział mi z nieukontentowaniem, że konferencja pana Hatcha została zakazana. Purytanki będące na parowcu nie dozwoliły swym mężom zapoznać się z tajemnicami mormonizmu. Rozdział 20 O godzinie czwartej niebo dotąd z zachmurzeniem wypogodziło się. Morze się uspokoiło, okręt się nie kołysał. Można było pomyśleć, że jesteśmy na lądzie stałym. Ta nieruchomość Great Sternu podała myśl urządzenia wyścigów. Plac Gonit w Epson nie byłby przedstawił lepszego miejsca, co do koni w braku gladiatora albo tokła mieli je zastąpić szkoci czystej krwi, którzy przecież warci ich byli. Ten pomysł zaraz się rozgłosił. W tej chwili sportsmeni przybiegli, a widzowie opuścili salony i pokoiki. Pewien Anglik szanowany McCarty został mianowany komisarzem, a szybkobiegi przedstawili się niezwłocznie. Było tego z pół tuzina majtków, rodzaj centaurów, zarazem konie i dżokeje, gotowi ubiegać o wielką nagrodę Great Easternu. Obydwa bulwary tworzyły pole do gonitw. Szybkobiegi mieli obiec trzy razy wokół okrętu, a tym sposobem robić blisko 1300 metrów. To było dostatecznie. Wkrótce trybuny, inaczej mówiąc najwyższe piętro, były zapełnione tłumem widzów uzbrojonych w lornety. A niektórzy z nich wywieszali żagle zielone, zapewne dla zabezpieczenia się od kurzu z oceanu. Powozów brakło, to prawda, ale nie było miejsca dla ustawienia ich w szereg. Kobiety wystrojone cisnęły się głównie na tył okrętu. Widok był zachwycający. Fabian, doktor Corsican, dr. Pitfer i ja stanęliśmy na najwyższym piętrze z przodu okrętu. To było miejsce, że tak powiem, najarystokratyczniejsze. Tu zgromadzili się prawdziwi gentleman riders. Przed nami był zatknięty słup, od którego rozpoczynały się i do którego zmierzały wyścigi. Zakłady pomnażały się z zapałem czysto brytańskim. Ryzykowano znaczne kwoty, zważając jedynie na powierzchowność ścigających się, których wielkie dzieła nie były przecież jeszcze zapisane w sadbuk. Z niespokojnością patrzyłem na Harry Drake'a, wtrącającego się do tych przygotowań. Ze swym zwyczajnym aplombem, sprzeczającego się, rozprawiającego śmiałym głosem, nie znoszącego zaprzeczenia. Szczęściem, Fabian, chociaż włożył kilkanaście franków w ten zakład, wydał się dosyć obojętnym na tę całą wrzawę. Stał on na oboczu z czołem zawsze zmarszczonym, marząc o sprawach ubiegłych. Pomiędzy wyścigującymi się dwaj szczególnie zwrócili powszechną uwagę. Jeden szkot, z Danki, nazwiskiem Wilmore, Mały, szczupły, żwawy, bez kości, szeroką piersią, z okiem ponącym uchodził za jednego z najszczęśliwszych. Drugi dryblas, mocno zbudowany Irlandczyk nazwiskiem O'Kelly, długi był jak koń wyścigowy. Zachwiewał w oczach znawców szale powodzenia Wilmora. Uważano, że on jeden mógłby trzech prześcignąć. Toteż i ja, podzielając uprzedzenie ogólne, miałem zaryzykować nań kilka dolarów, kiedy mi doktor powiedział. Wybieraj pan małego, wierzaj mi, ten wysoki jest niezdolny. Co pan chcesz przez to powiedzieć? Chcę powiedzieć, rzekł poważnie doktor, że nie jest on czystej krwi. Może mieć pewną szybkość początkową, lecz nie ma głównej rzeczy. Mały przeciwnie, szkod jest rasowy. Patrz pan na jego postawę, dobrze wyprostowaną na nogach, na jego pierś wzniesioną. Jest to egzemplarz, który musiał się nieraz wprawiać w bieganiu na miejscu, to znaczy skacząc z jednej nogi na drugą. Także co najmniej wykona 200 poruszeń na minutę. Zakładaj się o niego, mówię Panu, nie będziesz tego żałował. Poszedłem za radą mądrego doktora i zrobiłem zakład u Wilmora, co do innych czterech ścigających się, nie było nawet mowy. Miejsca zostały wylosowane. Szczęście sprzyjało Irlandczykowi. Wyciągnął bowiem miejsce przy sznurku. Sześciu ścigających się stanęło w szeregu przy słupie. Nie było żadnej obawy o sfałszowanie punktu wyruszenia, co ułatwiało zadanie komisarza. Dano znak. Z okrzykiem rozpoczęły się wyścigi. Zaraz znawcy poznali, że Wilmore i O'Kelly byli to szybko biegi z profesji. Nie troszcząc się o współzawodników, którzy ich wyprzedzili i zadyszani, biegli oni z postawą trochę pochyloną Głową wyprostowaną z przedramieniem przyciśniętym do mostka, z pięściami lekko wzniesionymi naprzód, poruszającymi się na przemian za każdym postawieniem stopy przeciwnej. Byli zupełnie bez obuwia. Pięty nie dotykały nigdy ziemi. Pozostawiły im więc konieczną sprężystość dla utrzymania siły nabytej. Jednym słowem, wszystkie ich poruszenia były z sobą w związku i uzupełniały się nawzajem. Za drugim obrotem O'Kelly i Wilmore ciągle razem wyprzedzali swoich zadyszonych współzawodników. Dowodzili to oczywistości prawdy tego pewnika, który mi powiedział doktor. Nie nogami się biega, lecz piersią, kolano rzecz dobra, lecz płuca lepsza. Przy przedostatnim obrocie widzowie okrzykami witali znowu swoich ulubieńców. Ze wszystkich stron powstały zachęcenia, okrzyki i oklaski. Mały wygra! – rzekł mi twerczy. – Patrz pan, on nie sapie. Jego współzawodnik jest zjajany. W istocie Wilmore miał twarz spokojną i bladą. O'Kelly dymił jak ognisko z mokrej słomy. Był pod batem, używając wyrażenia szwargotu sportsmenów, lecz obydwa trzymali się w równanej linii. Na koniec przebiegli wielki rudel, przebiegli drzwiczki od machiny i przebiegli słup wyścigowy. – Brawo, brawo, Wilmore! – wołali jedni. – Brawo, O'Kelly! – odpowiadali inni. – Wilmore wygrał! – Nie, gdyż przybiegli razem! Rzeczywiście, Wilmore wygrał, lecz zaledwie o jakie pół głowy. Tak zadecydował szanowny McCarthy. Jednakże sprzeczka przeciągała się i poszło do wyrazów grubiańskich. Stronnicy Irlandczyka, a szczególnie Harry Drake, utrzymywali, że był to dead head. To jest, że wyścigi do niczego nie doprowadziły, że trzeba było je powtórzyć. Lecz w tym właśnie czasie, uniesiony mimowolnym ruchem, Fabian zbliżył się do Harry Drake'a i rzekł mu ozięble. Nie masz pan słuszności, zwycięzca jest Majtek Szkocki. Drake powstał porywczo do Fabiana. Pan mówisz? zapytał go głosem groźnym. Mówię, że pan nie masz słuszności, odpowiedział spokojnie Fabian. Zapewne dlatego odparł Drake. Ponieważ zrobiłeś pan zakład za Wilmorem. Zrobiłem zakład, jak i pan za Okelim, odrzekł Fabian. Przegrałem mi płacę. Panie! wykrzyknął Drake. Czy chcesz mnie uczyć? Lecz nie skończył swego wyrażenia. Kapitan Corsican umieścił się między nim a Fabianem w chęci przejęcia sprzeczki na siebie. Obszedł się z Drake'em cierpko i ze wzgardą bardzo wyraźną. Jednakże widocznie Drake... Nie z nim chciał mieć do czynienia. też, jak tylko Korsikan przerwał, Drake założywszy ręce, zwrócił się do Fabiana. Panie, rzekł do niego ze złośliwym uśmiechem. Więc pan potrzebuje swoich przyjaciół dla własnej obrony? Fabian zbladł. Porwał się na Harry Drake'a, lecz go powstrzymałem. Z drugiej strony towarzysze owego łotra odprowadzili go. Jednak zdążył on spojrzeć mściwie na swego przeciwnika. Kapitan Korsykan i ja zeszliśmy się z Fabianem, który poprzesał na powiedzeniu głosem spokojnym. Za pierwszą sposobnością wypoliczkuje tego gubura. Rozdział 21. W nocy z piątku na sobotę Great Eastern przepłynął nurt Gulf Stream, którego woda głębsza i cieplejsza przeżynęła warstwy otaczające. Powierzchnia tego morza ściśnięta falami Atlantyku jest nawet trochę wypukła. Jest to więc prawdziwa rzeka, przepływająca między dwoma płynnymi brzegami. I to jedna z najznaczniejszych na kuli ziemskiej, gdyż Amazonka albo Mississippi sprowadza do rzędu strumyków. Woda czerpana w nocy podniosła się z 27 stopni Fahrenheita do 51, co czyni na termometrze 100 stopniowym 12 stopni. Ten dzień 5 kwietnia rozpoczął się cudownym wschodem słońca. Długie fale głębin morskich błyszczały. Wiatr był ciepły południowo-zachodni. Były to pierwsze dni pogodne. To słońce, które zazieleniało pola stałego lądu, tutaj wydobyło na wierzch świeże stroje. Wegetacja czasem się opóźnia, moda nigdy. Wkrótce były na bulwarach liczne grona spacerujących. Tak wyglądają pola elizejskie w niedzielę przy pięknym słońcu majowym. Tego poranku nie widziałem kapitana korsikana. Chcąc się dowiedzieć, co się dzieje z Fabianem, udałem się do jego pokoiku, który się znajdował po lewej stronie dużego salonu. Zapokałem do drzwi, lecz nikt się nie odezwał. Popchnąłem drzwi. Fabiana nie było. Wszedłem więc na pokład. Pomiędzy przechodzącymi się nie spostrzegłem ani swoich przyjaciół, ani doktora. Wtedy przyszło mi na myśl poszukać, w jakim miejscu parostatku osadzona była nieszczęśliwa Ellen. Który ta żona pokoi zajmowała? Gdzie ją Harry Drake wtrącił? W jakie ręce powierzono tę nieszczęśliwą, którą mąż opuszczał po całych dniach? Zapewne płatnym staraniom jakiej służącej z okrętu, jakiej obojętnej dozorczyni chorych. Chciałem się dowiedzieć, co się z nią dzieje, nie z próżnej ciekawości, lecz w interesie Eleny i Fabiana, chociażby tylko dla zapobieżenia ich spotkaniu, którego zawsze obawiać się należało. Zacząłem swe poszukiwania od pokoiku dużego salonu dla kobiet i przebiegłem korytarze obydwu pięter, które przedzielają tę część okrętu. Poszukiwania te były dość łatwe, gdyż nazwiska podróżnych napisane na arkuszu papieru można było przeczytać na drzwiach każdego pokoiku. Nie mogłem znaleźć nazwiska Harry Drake'a. Nie zdziwiło mnie to, gdyż człowiek ten zapewne wolał położenie pokoików wystawowych w tyle Great Sternu nad salonami mniej uczęszczanymi. Nie było zresztą co do wygody żadnej różnicy w urządzeniu przodu i tyłu okrętu, gdyż Towarzystwo Wynajmujących przyjęło jedną tylko klasę podróżnych. Zwróciłem się więc do pokoju wiadalnych i przeszedłem z uwagą korytarze poboczne, które przechodziły między dwoma rzędami pokoików. Wszystkie te pokoje były zamieszkane. Na wszystkich drzwiach były nazwiska podróżnych, a nazwiska Harry Drake'a jeszcze nie znalazłem. Tą razą zdziwiłem się brakiem tego nazwiska. Myślałem bowiem, że już obszedłem całe nasze pływające miasto i nie znalazłem żadnego cyrkułu bardziej oddalonego. Zapytałem się więc jednego ze stewardów, a ten mnie objaśnił, o czym nie wiedziałem, że jest jeszcze sto pokoików z tytułu Dining Rooms. – Którędy tam się schodzi? – zapytałem. Przez schody łączące się z podkładem po stronie Wielkiego Rudla. Dobrze, mój przyjacielu, a wiesz czy, który pokoik zajmuje pan Harry Drake? Nie wiem, panie, odpowiedział steward Znowu wyszedłem na pokład i przybyłem do drzwi zamykających wskazane schody. Te schody nie prowadziły do obszarnych pokojów, lecz do zwyczajnego korytarza przyciemnionego. Po obydwu zaś jego stronach były rzędy pokoików. Większa część tych pokoików była niezamieszkana. Przebiegłem mu w korytarz i korytarze pobliskie od drzwi do drzwi. Niektóre nazwiska były wypisane na kartkach, lecz nazwiska Harry Drake nie znalazłem. Zrobiłem drobiazgowy przegląd tej części mieszkań. Bardzo szczegółowo je obejrzałem i miałem już odejść, gdy szmer jakiś nieznaczny doszedł u mychuszu. Ten szmer pochodził z korytarza z lewej strony. Zwróciłem się tam. Tony, które zaledwie dawały się słyszeć, stały się wyrazistrzemi. Usłyszałem jakiś śpiew, skargi, albo raczej strofy rozwlekłe. Wyrazu w atoli nie mogłem rozróżnić. Słuchałem. Był to śpiew kobiety. Lecz w tym głosie niepewnym czuć się dawała boleść okropna. Musiał to być śpiew biednej, obłąkanej. Przeczucie nie mogło mnie mylić. Zbliżyłem się po cichu do pokoiku, który miał numer 775. Był to ostatni w tym ciemnym korytarzu i musiał być oświetlony okienkami z zewnątrz wyciętymi w spodzie Great Sternu. Na drzwiach tego pokoiku nie było żadnego nazwiska. Oczywiście Harry Drake nie chciał, aby wiedziano, gdzie on trzyma Elenę. Głos tej nieszczęśliwej ze zbliżeniem dochodził do mnie wyraźnie. Jej śpiew był to tylko ciąg wyrazów, kiedy niekiedy przerywany, coś przyjemnego, a zarazem smutnego. Powiedziałbym, że były to strofy dziwnie urywane, jakby je mówiła osoba uśmiona snem magnetycznym. Chociaż nie miałem sposobu przekonania się, jednak nie wątpiłem, że był to śpiew Eleny. Słuchałem przez kilka minut i miałem już odejść, kiedy usłyszałem, że ktoś idzie korytarzem środkowym. Czy to Harry Drake? W interesie Eleny i Fabiana nie chciałem, aby mnie widziano w tym miejscu. Na szczęście korytarzem mającym dwa rzędy pokoików mogłem wyjść na pokład niepostrzeżony. Jednakże chciałem wiedzieć, czyje to kroki słyszałem. Dopomogła mi ciemność. Umieściwszy się w kącie korytarza, mogłem widzieć, nie będąc widzianym. Szmer tymczasem ustał. Dziwnym wypadkiem współcześnie z nim ucichł i śpiew Eleny. Czekałem. Wkrótce się rozpoczął i na nowo skrzypiała podłoga pod naciskiem powolnych kroków. Przechyliłem głowę, i w głębi korytarza, w niepewnym świetle przechodzącym przez arkady pokoików, poznałem Fabiana. Tak, był to mój nieszczęśliwy przyjaciel. Co za instynkt sprowadził go w to miejsce? Czyż on wpierw ode mnie odkrył schronienie tej młodej kobiety? Nie wiedziałem co myśleć. Fabian zbliżał się wolno, błąkając się po przefosztowaniach. Słuchał, idąc jak za nitką, za głosem, co go przyciągał pomimo jego woli i zupełnie nieświadomie. A jednak zdawało mi się, że śpiew uciszał się za jego zbliżeniem. I że ta nić tak subtelnie zerwie się. Fabian przyszedł blisko pokoju i stanął. Jakiego serce musiało bić, słysząc te smutne tony? Jak on cały musiał drżeć! Niepodobna, aby on w tym głosie nie znalazł jakiegoś wspomnienia przeszłości. A jednak, nie wiedząc, że jest na okręcie Harry Drake, jak mógł się domyślić obecności Eleny? Nie, to niepodobna. Przyciągnęła go tylko zdolność tych chrobliwych tonów z ponurym smutkiem, jakiego dręczył. Fabian ciągle słuchał. Co też on zrobi? Czy będzie wołał obłąkanej? A gdyby Ellen nagle się pokazała? Wszystko było niebezpieczeństwem w tym położeniu. Tymczasem Fabian przybliżył się jeszcze więcej do drzwi pokoju. Śpiew, który ustał zwolna, nagle ucichł. Później dał się słyszeć krzyk przerażający. Czy Ellen przez działanie magnetyczne poczuła tak blisko siebie tego, którego pokochała? Postawa Fabiana była przerażająca. Zdawał się zbierać myśli. Czy miał drzwi wyłamać? Myślałem, że to zrobi i pospieszyłem do niego. Poznał mnie. Odprowadziłem go. Dał sobą powodować, później głosem przytłumionym. Czy wiesz, kto jest ta nieszczęśliwa? Zapytał. Nie wiem, Fabianie, nie. To obłąkana rzekł. To głos jak z tamtego świata. Lecz ta obłąkane jest do wyleczenia. Czuję, że trochę przywiązania i miłości wyleczyłoby tę biedną kobietę. Chodź, Fabianie, powiedziałem. Chodź. Weszliśmy na pokład. Fabian, nie mówiąc ani słowa więcej, prawie zaraz się oddalił. Nie traciłem go jednak z oczu, aż wszedł do swego pokoju. Rozdział dwudziesty drugi. Wkrótce potem spotkałem kapitana. Opowiedziałem mu scenę, której byłem świadkiem. Zauważyliśmy, że niebezpieczne położenie powiększa się. Gdybyśmy mogli przeszkodzić okropnym następstwom. O, jakże chciałbym przyspieszyć bieg tego Great Easternu i przedzielić całym oceanem Harry Drake'a od Fabiana. Rozchodząc się z kapitanem Corsicanem, umówiliśmy się, żeby osuwać więcej jak dotąd nad aktorami tego dramatu, którego rozwiązanie mogło każdej chwili wybuchnąć mimo naszej woli. Tego dnia oczekiwano Australazjan, statku towarzystwa Cunard, mającego 2760 beczek, a służącego na linii z Liverpoolu do New Jorku. Miał wypłynąć z Ameryki w środę rano, a nie mógł się spóźnić. Czatowano na nim przy przejściu, lecz on nie przechodził. Około godziny 11 podróżnicy angielscy urządzili subskrypcją na korzyść rannych na okręcie, z którego kilku nie mogło jeszcze opuścić miejsca przeznaczonego dla chorych. Między innymi położonemu nad ładunkiem zagrażało chromienie nieuleczalne. Lista ta pokryła się podpisami, spowodowawszy poprzednio pewne sprzeczki drobiazgowe, które sprowadziły zamianę wyrazów niezbyt mile brzmiących. W południe słońce dozwoliło zrobić spostrzeżenia bardzo dokładne. Długość 58 stopień 37 minuta Z. Szerokość 48 stopień 11 minuta 11 sekunda P. Bieg 257 mil. Mieliśmy oznaczoną szerokość w przybliżeniu jednej sekundy. Młodzi narzeczeni, którzy przyszli przeczytać tę notatkę, zrobili poruszenie nieukontentowania. Istotnie mogli narzekać na parę. Przed śniadaniem kapitan Anderson, chcąc zrobić rozrywkę swoim podróżnym, znudzonym tak długą podróżą, urządził ćwiczenia gimnastyczne, które mi sam dowodził. Z pięćdziesiąt amatorów rozrywki uzbrojonych w kije, jak on naśladował jego ruchy z małpią dokładnością. Ci gimnastycy improwizowani pracowali metodycznie z zaciśniętymi ustami jak żołnierze na paradzie. Na wieczór zapowiedziano nowe entertainment. Ja nie poszedłem na nie. Te same zabawy, ciągle powtarzane, męczyły mnie. Założono drugi dziennik współzawodniczący z Ocean Time. Tegoż wieczoru, jak się zdaje, oba dzienniki zlazły się w jeden. Co do mnie, spędziłem pierwsze godziny nocy na pokładzie. Morze się wznosiło i zapowiadało burze, chociaż niebo jeszcze było cudowne. Kołysanie okrętu czuć się już dawało. Leżąc na ławce przy rudlu, zachwycałem się tymi konstelacjami, które się roztaczały na firmamencie. Gwiazdy mrowiły się w zenicie, a lubo gołym okiem można ich tylko dostrzec pięć tysięcy na całej przestrzeni niebieskiej. Tego wieczoru zdawało się, że się je liczyło na miliony. Widziałem wklęsający się na horyzoncie ogon Pegaza w całej okazałości, zwierzyńca niebieskiego, jak sukna gwieździsta królowej w czarodziejskim przedstawieniu. Plejady wznosiły się ku wyżynom nieba. W tym samym czasie co bliźnięta, które, pomimo swego nazwiska, nie wschodzą zaraz jedno za drukiem, jak bohaterowie bajki, byk patrzył na mnie wielkim, ognistym okiem. U szczytu sklepienia niebios błyszczała waga. Nasza przyszła gwiazda biegunowa. A niedaleko od niej zaokrąglał się ów strumień brylantowy, co tworzy koronę północną. Zdawało się przecież, że wszystkie owe konstelacje nieruchome poruszają się wraz z kołysaniem okrętu, a podczas jego wahania się widziałem, jak wielki maszt zarysowywał łuk dokładnie odznaczony, zacząwszy od wielkiej niedźwiedzicy aż do Altairu Orła, gdy tymczasem księżyc zaledwie wynurzył się z wód powierzchni. Rozdział 23. Noc była straszna. Parostatek okropnie popychany z boku kołysał się niebezustannie. Meble posuwały się z trzaskiem, a stoliki z porcelany rozpaczyły swój taniec hałaśliwy. Wiatr widocznie był chłodniejszy. Great Eastern zresztą przepływał owe miejsca obfite w smutne przypadki, gdzie może jest zawsze niebezpieczne. O godzinie szóstej zwlokłem się aż do schodów wielkiego Rudla. Czepiając się poręczy i korzystając z jednego kołysania na dwa. Dostałem się do schodów i przybyłem na pokład. Stamtąd dolazłem nie bez trudności aż do najwyższego piętra z przodu okrętu. Miejsce było puste, jeżeli tak można nazwać miejsce, gdzie się znajdował doktor Pitwercz. Ten szanowny człowiek, mocno oparty, stał tyłem do wiatru, a nogą prawą obejmował jedną z poręczy. Dał mi znak, abym przyszedł do niego. Znak głową, ma się rozumieć gdyż nie mógł rozporządzić rękami, które mi się zabezpieczał od gwałtowności burzy. Za kilkoma poruszeniami, zwinięty w kłębek, dostałem się w miejsce i tam usadowiłem się na sposób doktora. A więc, wykrzyknął, to trwa dalej. Ha, ten Great Eastern, właśnie w chwili dopłynięcia cyklon, prawdziwy cyklon, wyłącznie przeznaczony dla niego. Doktor wymawiał tylko wyrazy urwane, wiatr porywał połowę jego słów. Jednak ja go zrozumiałem. Wyraz cyklon ma swoje znaczenie. Wiadomo, co to są owe burze, obracające się w koło, nazywane huraganami na oceanie indyjskim i na Atlantyckim, tornadami na wybrzeżach Afryki, simunami w pustyniach, tyfonami w morzach Chin, burze których siła nadzwyczajna może zniszczyć największe okręty. Otóż Great Eastern został porwany przez cyklon. Jak też ten olbrzym będzie mu stawiał opór. Spadnie na nie nieszczęście, powtarzał Dean Pitford. Patrz pan, jak on chowa nos w pierze. Ta marynarska przenośnia wybornie dawała się stosować do położenia parostatku. Sztuka drzewa z przodu ginęła pod górami wody, które ją uderzały z lewego boku. W oddaleniu nic nie można było widzieć. Wszystkie oznaki huraganu. O godzinie siódmej burza powstała, morze stało się okropne. Owe małe pośrednie kołysania, się oznaczające zrównanie wielkich fal, znikły pod naciskiem wiatru. Ocean się wznosił w długie bałwany, których szczyty burzyły się nie do opisania. Z każdą chwilą wysokość fal wzmagała się. Great Eastern, uderzany niemi z boku, kołysał się okropnie. Są tylko dwie rzeczy do wyboru, rzekł mi doktor z powagą marynarza. Albo obrócić się wprost ku falą, płynąc z wolna parą, albo uciekać, nie opierając się temu wzburzonemu morzu. Lecz kapitan Anderson nie zrobi żadnego z tych dwóch obrotów. Dlaczego? Spytałem. Ponieważ, odpowiedział doktor, ponieważ musi się coś wydarzyć. Odwróciwszy się, spostrzegłem kapitana podkomendnego i pierwszego inżyniera zakapturzonych w swe ceratowe ubrania i trzymających się poręczy. Mgła z fal okrywała ich od stóp do głowy. Kapitan uśmiechał się według swego zwyczaju. Podkomendny śmiał się, pokazując swe białe zęby na widok kołyszącego się okrętu, kiedy zdawało się, że maszty i kominy się zawalą. Jednakże to postanowienie, ten upór kapitana w walce przeciwko morzu dziwił mnie. O godzinie w pół do ósmej widok oceanu był przerażający. Z przodu bałwany pokrywały okręt okropnie. Patrzyłem na ten wzniosły widok, na tę walkę kolosu z falami. Rozumiałem do pewnego stopnia tę uporczywość pana po Bogu, który nie chciał ustąpić. Lecz zapomniałem, że moc morza jest nieograniczona i że nic nie zdoła mu się oprzeć, co jest ręką ludzką zrobione. Rzeczywiście, chociaż tak silny olbrzym wkrótce musiałby uciekać przed burzą. Niespodziewanie około godziny ósmej nastąpiło uderzenie. Był to ogromny statek morski, który uderzył okręt z lewej strony z przodu. To, powiedział mi doktor, to nieproste popchnięcie, to uderzenie pięścią w twarz. Rzeczywiście, uderzenie pięścią skaleczyło nas. Kawałki drzewa ukazały się na szczytach fal. Czy to część odpadła z naszego ciała, czy też szczątki ciała obcego? Przypatrzywszy się lepiej, zobaczyłem, że uderzenie morza unosiło płótna wywieszone na uroczystości, które przecież wznosiły się na pięćdziesiąt stóp pod powierzchnią fali. Great Eastern został wstrząśnięty uderzeniem, lecz płynął dalej, niewzruszony z uchwałością. Trzeba było jak najprędzej uprzątnąć ułamane kawałki, które zasłaniały przód okrętu i uciekać przed morzem. Lecz porostatek uparł się płynąć przeciwko morzu. Cała zapalczywość kapitana podniecała okręt. Nie chciał ustąpić i nie ustąpi. Wysłano oficera i kilku ludzi naprzód okrętu dla oczyszczenia pokładu. Uważajmy, powiedział mi doktor, nieszczęście jest blisko. Marynarze posunęli się naprzód. My przycisnęliśmy się do drugiego masztu. Patrzyliśmy przez mgły, które, biorąc nas ukośnie, rzucały z każdą falą ulewą na pokład. Drugie, raptowne uderzenie morza, gwałtowniejsze od pierwszego, przeszło przez wyłom w parapetach. Oderwało ogromną blachę laną i uderzając z całym zamachem w przepierzenia prawego boku, rozdarło je i uniosło jak kawałki płód napuszczone na wiatr. Ludzie zostali przewróceni. Jeden z nich, oficer, na wpół zalany otrząsnął swe rude faworyty i podniósł się. Później widząc jakiegoś majtka leżącego bez przytomności, podszedł do niego, wziął na plecy i wyniósł. Było trzy stopy wody w przydziale między dwoma pomostami. Odłamane kawałki znowu pokryły morze, a między nimi kilka tysięcy lamek, które mój spółziomek z ulicy Szapą miał aklimatyzować w Ameryce. Wszystkie te małe postacie wyrzucone z paki uderzeniem morza skakały na grzbietach bałwanów. A ta scena w mniej ważnych okolicznościach byłaby z pewnością do śmiechu budziła. Tymczasem woda zalewała nas. Masa płynna wpadała otworami, a napływ morza był tak wielki, że podług doniesienia inżyniera Great Eastern obejmował wtedy więcej jak dwa tysiące wody co było dostatecznym do zatopienia pierwszorzędnej fregaty. Doskonale! mruknął doktor, którego kapelusz wiatr porwał. W tym położeniu utrzymać się dłużej stało się niepodobieństwem. Walczyć jeszcze przeciwko burzy byłby to czyn szalonego. Trzeba było zrobić zwrót do ucieczki. Parostatek, wystawiając swój przód zapadnięty przeciwko morzu, wyglądałby tak samo jak człowiek chcący płynąć między dwoma prądami wody z otwartymi ustami. Kapitan Anderson zrozumiał to wreszcie. Widziałem, jak biegł sam do małego koła przy statku, które kierowało obrotami rudla. Zaraz para przeszła w cylindry z tyłu, belka została obróconą z wiatrem, a kolos kręcąc się jak łódka przodem na północ, uciekał przed burzą. W tej chwili kapitan zwykle taki spokojny, umiejący zawsze panować nad sobą, wykrzyknął z uniesieniem. Mój okręt jest zniesławiony. Rozdział 24. Zaledwie Great Eastern zmienił kierunek. Zaledwie zwrócił się tyłem do fal. Zaraz zaprzestał się kołysać. Była to nieruchomość zupełna, następująca po gwałtownej ruchliwości. Podano śniadanie. Większa część pasażerów, zapewnionych spokojnością okrętu, zeszła do jadanej sali. Można było jeść, nie doznając żadnego poruszenia ani szturchnięcia. Ani jeden talerz nie spadł na ziemię. Wszystkie szklanki utrzymywały się na stole. Lecz w trzy kwadrance później, meble rozpoczęły swe gibotanie. Wszystko zawieszone bujało w powietrzu. Porcelana potrącała się na półkach kredensu. Great Eastern rozpoczął swą drogę na zachód na chwilę przerwaną. Wyszedłem na pokład z doktorem Pitford. Spotkaliśmy człowieka z lalkami. Panie, rzekł do niego doktor, cały ludek pana okropnie ucierpiał. Otóż i po niewiniątkach, które nie będą mówiły w Stanach Zjednoczonych. O, odpowiedział przemyślny Paryżanin Bakunek był ubezpieczony, a mój sekret z nim nie zatonął. Narobimy nowych takich lalek. Mój spółziomek niełatwo rozpaczał, jak widać, ukłonił się nam uprzejmie, a my poszliśmy na tył parostatku. Tam sternik powiedział nam, że łańcuchy odrudla były poplątane w czasie przestanku między dwoma uderzeniami morza. Gdyby się ten wypadek zdarzył w czasie obrotu w okrętu, powiedział pitwercz. Nie wiem, co by mogło nastąpić, gdyż woda strumieniem płynęła na okręt. Już pompy parowe rozpoczęły wylewać wodę. Lecz to jeszcze nie koniec. Co się zrobiło z tym nieszczęśliwym majtkiem? Zapytałem doktora. Niebezpiecznie ranny w głowę. Biedny człowiek. Jest to młody rybak, żonaty, ojciec dwojga dzieci, odbywający pierwszą podróż po morzu. Doktor okrętowy ręczy za jego zdrowie i to właśnie sprawia, że się o obawiam. Zresztą zobaczymy. Rozeszła się też pogłoska, że kilku ludzi zostało porwanych, ale na wielkie szczęście jest to fałsz. Na koniec? Spytałem. Wróciliśmy na naszą drogę? Tak, powiedział doktor. Płyniemy drogą na zachód przeciwko wiatrowi i przypływowi morza. Czuć to można dobrze, dodał, chwytając się haczyka, aby nie upaść na pomost. Wiesz, kochany panie, co bym zrobił z Great Sternu, jeżeli by on do mnie należał? Nie wiesz? Otóż zrobiłbym z niego statek zabytkowy, po dziesięć tysięcy franków od osoby. Płynęliby na nim tylko milionerzy, ludzie, którzy się nie spieszą. Przez miesiąc albo sześć tygodni płynąłby z Anglii do Ameryki. Nigdy nie byłoby fali w poprzek. Zawsze wiatr z przodu lub wiatr w tyle. Ale też nie byłoby żadnych huśtań ani kołysań. Moi podróżni byliby zabezpieczeni przeciwko chorobie morskiej i płaciłbym im po sto franków za znudzenie w podróży. – Otóż to jest myśl praktyczna – powiedziałem. – A tak – odparł Dean Pitferch. – Można by zrobić pieniądze. Albo stracić. Tymczasem parostatek odbywał swą drogę zwolna, obracając pięć albo sześć razy koła co najwięcej, tak aby się utrzymać. Kołysanie bałwanów było przerażające, lecz sztuka drzewa z przodu okrętu przerywała falę normalnie, a Great Eastern nie przyjmował żadnego statku morskiego. Nie była to już wcale góra metalowa idąca przeciwko górze wody, lecz skała silna, nie zwracająca uwagi na kołysanie bałwanów. Zresztą deszcz zaczął potokami padać, co nas zmusiło schronić się pod wystawą dużego salonu. Przez tę lewę ustał wiatr i morze się uspokoiło. Niebo się rozjaśniło na zachodzie i ostatnie wielkie chmury rozeszły się w stronę przeciwną. O godzinie dziesiątej huragan zawisł raz ostatni. O 12:00 można było mniej więcej oznaczyć punkt, w którym byliśmy. Szerokość 41 stopień 50 minuta P. Długość 61 stopień 57 minuta Z. Bieg 193 mile. To znaczne zmniejszenie w przeliczonej drodze można było przypisać jedynie burzy, która podczas nocy i poranku bezustannie uderzała o okręt. Burzy tak okropnej, że jeden z podróżnych, prawdziwy mieszkaniec oceanu, którego przepływał po raz czterdziesty, nie widział podobnej ani razu. Inżynier wyznał nawet, że od czasu owego huraganu, kiedy Great Eastern pozostawał przez trzy dni w bałwanach fal, okręt nie był zaatakowany z tak wielką gwałtownością. Lecz trzeba i to dodać, że zadziwiający ten parostatek, jeżeli płynie wolno i kołyszy się bardzo. Przedstawia wobec nawałnic morskich zupełnie bezpieczeństwo. Utrzymuje się jak kloc pełny, a tę wytrwałość swoją zawdzięcza doskonałej jednorodności budowy, podwójnemu dnu i zadziwiającym bokom swego pokładu. Lecz powiedzmy i to także, chociaż on jest tak silny, nie trzeba go bez powodów wystawiać przeciwko wzburzonemu morzu. Jakkolwiek jest wielki, jakkolwiek silnym się wydaje, okręt nie jest przecież zniesławionym, jeżeli ucieka przed burzą. Dowódca okrętu nie powinien nigdy zapominać, że życie jednego człowieka więcej znaczy niż zadowolenie miłości własnej. W każdym wypadku upierać się przy swojem jest niebezpiecznie, zapędzać się nagannie. A przykład niedawny smutnego wypadku, który się zdarzył na jednym ze statków zaoceańskich przekonywa, że kapitan nie powinien nadmożność walczyć z morzem, chociażby czuł nawet w następujący na swe pięty okręt towarzystwa współzawodniczącego. Rozdział 25. Pompy tymczasem nie przestawały wyczerpywać tego jeziora, które się utworzyło wewnątrz Great Easternu, jak laguna w środku jakiej wyspy. Pompy silnie, a szybko działające za pomocą pary oddawały oceanowi, co do niego należało. Deszcz przestał padać wiatr był znowu chłodny, niebo oczyszczone burzą było czyste. Kiedy noc nastąpiła, chodziłem przez kilka godzin po pokładzie. Z salonów przez okienka na wpół otwarte, przedzierał się wielki blask światła. Z tyłu okrętu, dopóki okiem można było dojrzeć, rozchodził się wir fosforyczny, rysujący się tu i ówdzie na szczytach błyszczących fal. Gwiazdy pokazywały się i znikały, jak to zwykle się dzieje, w pośród chmur pędzonych silnym wichrem. Wokoło i w oddaleniu rozciągała się noc ciemna i ponura. Przede mną grzmiał stukot kół, a nade mną słychać było brzęk łańcuchów urudla. Wracając do dużego salonu zdziwiłem się bardzo zobaczywszy ogromny tłok widzów. Rozlegały się oklaski. Pomimo nieszczęść tego dnia entertainment zwykle rozwijało niespodzianki swego programu. O majtku tak niebezpiecznie rannym, a może umierającym nie było już nawet mowy. Zabawa zdawało się zajmowała wszystkich. Podróżni przyjmowali z wielkimi demonstracjami występy minstreli na deskach Great Sternu. Wiadomo, co to są ci minstrele, śpiewacy wędrujący, czarni albo poczernieli według potrzeby przebiegający miasta angielskie, dając w nich śmieszne koncerty. Tą razą śpiewający byli to tylko majtkowie albo usługujący na okręcie wysmarowani szuwaksem. Ubrali się w łachmany przybrane w guziki z muszli morskich. Mieli kornety zrobione z dwóch butelek połączonych i drumle złożone z kiszek rozciągniętych na pęcherzu. Te trzpioty dosyć zresztą śmieszne, śpiewały piosenki zabawne i prowadziły rozmowę naszpiekowaną konceptami niedorzecznymi i dwuznacznymi. Dawano im oklaski bez miary, a oni podwajali swe przedrzeźnienie i skrzywienia. Wreszcie, na zakończenie, tańcerz, jakiś zręczny jak małpa, wykonał podwójny taniec, który zachwycił całe zgromadzenie. Jakkolwiek zajmującym był program minstreli, nie zgromadził jednak wszystkich podróżnych. Inni w wielkiej liczbie zapełnili salę z przodu okrętu i cisnęli się w koło stołów. Tam grano na znaczną stawkę. Wygrywający bronili zysku nabytego w ciągu podróży, przegrywający, których czas naglił, starali się zawładnąć losem z rzucaniem kart. Z sali tej słychać było wielką wrzawę. Dolatywał u nas głos bankiera, obwołującego rzuty, złożeczenie przegrywających, dźwięk złota, szelest dolarów papierowych. Później nastawała głęboka cisza. Jakiś śmiały rzut zatrzymywał w żawę, a kiedy poznano rezultat, okrzyki się zdwajały. Mało miałem stosunków ze zwykłymi uczestnikami Smoking Room. Mam wstręt do gry. Jest to rozgrywka zawsze gburowata, a często szkodliwa. Człowiek pasjonowany do gry zawsze jej podlega. A niepodobieństwem jest, a żeby i inne złe namiętności nie przyłączyły się do niej. Wada ta zawsze pociąga inne za sobą. A trzeba i to jeszcze powiedzieć, że towarzystwo graczów składające się zawsze i wszędzie z różnorodnych osób nie podoba mi się. Tam panował Harry Drake wśród swoich wiernych. Tam rozpoczynało to życie hazardowe kilku awanturników, udających się po szczęście do Ameryki. Unikałem spotkania z owemi niespokojnymi ludźmi, tego wieczora właśnie przechodziłem koło drzwi rudla nie wychodząc tam, gdy gwałtowne krzyki i wyrazy obelżywe zatrzymały mnie. Stanąłem by się przysłuchać, a po chwilce przystanku zdawało mi się z wielkim podziwieniem, że słyszę głos Fabiana. Co on mógł robić w tym miejscu? Czy poszedł tam szukać swego nieprzyjaciela? Katastrofa, której dotąd uniknęliśmy, miała teraz wybuchnąć. Żywo drzwi otworzyłem. W tej chwili wrzawa dochodziła do ostateczności. Wśród tłumu graczów zobaczyłem Fabiana. Stał on wyprostowany naprzeciwko Drake'a, który stał także. Zapewne Harry Drake musiał Fabiana po grubiańsku obrazić, gdyż Fabian zamierzył się na ręką i dlatego go nie trafił w twarz, że Corsican zjawił się niespodziewanie i wstrzymał go szybkim ruchem. Lecz Fabian odwrócił się do swego przeciwnika i powiedział mu głosem zimno szyderczym. Uważasz pan ten policzek za otrzymany? Tak, odpowiedział Drake. I oto mój bilet. Pomimo więc naszego czuwania, nieuniknione zrządzenie losu sprowadziło spotkanie tych dwóch śmiertelnych nieprzyjaciół. Rozdzielić ich było już za późno. Rzeczy musiały iść swoim porządkiem. Kapitan Corsican spojrzał na mnie, a ja dostrzegłem w jego oczach większy smutek niż zdziwienie. Tymczasem Fabian wziął bilet, który Drake rzucił na stół. Trzymał go w palcach, jak przedmiot, z którym nie wiadomo co zrobić. Korsykan zbladł. Mnie serce biło. Na koniec Fabian spojrzał na ten bilet, przeczytał na nim nazwisko. Z piersi jego wydobył się jakby ryk straszny. Harry Drake, wykrzyknął, a więc to pan, to pan! Ten sam, kapitanie Magalwin, odpowiedział spokojnie przeciwnik Fabiana. Nie myliliśmy się. Jeżeli Fabian nie wiedział dotychczas nazwiska Drake'a, to on za to doskonale był poinformowany o obecności Fabiana na Great Easternie. Rozdział 26 Nazajutrz z brzaskiem dnia pobiegłem szukać kapitana Korsikana. Zastałem go w dużym salonie. Przepędził noc przy Fabianie. Fabian był okropnie wzruszony ciosem zadanym mu przez nazwisko męża Eleny. Czy tajemniczą intuicją domyślił się, że Drake nie był sam na okręcie? Obecność tego człowieka, czy objaśniała go obecności Eleny? Na koniec, czy on odgadł, że ta biedna, obłąkana była to ta sama młoda kobieta, którą kochał od tylu lat? Korsikan nie mógł o tym wiedzieć, gdyż Fabian przez całą noc nie mówił ani słowa. Korsikan kochał Fabiana miłością braterską. Od dzieciństwa trwał zawsze w tem usposobieniu, niczym się nie zrażając. Był w rozpaczy. Za późno się w to wdałem, rzekł mi. Nim Fabian rękę na niego podniósł, ja powinienem był uderzyć w twarz tego nędznika. Byłby to gwałt bezskuteczny, odrzekłem. Harry Drake nie byłby się dał wciągnąć tam, gdzie pan chciałeś. On tylko z Fabianem chciał mieć do czynienia, a katastrofa była nieunikniona. Masz pan słuszność, odpowiedział kapitan. Ten łotr dojrzał zamierzonego celu. On znał Fabiana, całą jego przeszłość, jego miłość. Może Ellen, pozbawiona zmysłów, odkryła swe tajemne myśli. A raczej Drake przed ożenieniem nawet dowiedział się może od tej prawej kobiety o jej życiu młodzieńczem, Popchnięty przez swoje złe skłonności, szukał tylko zajścia z Fabianem, zostawiając sobie stronę obrażonego. Ten drap wielkim musi być miłośnikiem pojedynków. A tak, odpowiedziałem, miał już trzy czy cztery nieszczęśliwe zajścia w tym rodzaju. Mój kochany panie, powiedział Korsikan. Nie pojedynku właściwie, lękam się dla Fabiana. Kapitan Mackelwyn jest jednym z tych, których żadne niebezpieczeństwo nie przeraża. Obawiam się tylko następstw tego zajścia. Jeżeli Fabian zabije tego człowieka, chociaż tak podłego, otworzy się nieprzebyta przepaść pomiędzy Eleną a Fabianem. Bóg jeden wie, ile kobieta potrzebuje takiego wsparcia, jakie Fabian zapewnić jej może. Co prawda, powiedziałem. Wbrew wszystkiemu, co może z tego wyniknąć, życzyć jednej rzeczy tylko dla Eleny i Fabiana powinniśmy. Aby Harry Drake poległ, słuszność mamy za sobą. Zapewne, lecz trzeba się obawiać i o innych, odparł kapitan. Serce mi się rozdziera na myśl, że nie mogłem przeszkodzić temu spotkaniu, choćby z narażeniem życia własnego. Kapitanie, rzekłem ściskając rękę tego poświęcającego się przyjaciela. Jeszcze u nas nie byli sekundanci Drake'a. To też, choć pod każdym względem masz pan rację, przecież nie rozpaczam jeszcze. Czy masz pan jakiś sposób przeszkodzić temu spotkaniu? Dotąd żadnego. W każdym razie ten pojedynek, jeżeli ma nastąpić, zdaje się, że będzie dopiero w Ameryce. A nim dopłyniemy, przypadek, który sprowadził, to położenie może je jeszcze pomyślnie zakończy. Kapitan Korsikan poruszył głową, nie wierząc w skuteczność przypadków w rzeczach ludzkich. W tymże czasie Fabian wszedł na schody wychodzące na pokład. Spojrzałem na niego. Bladość jego uderzała mnie. Rana zakrwawiona w nim odżyła. Przykrość robił swym widokiem. Poszliśmy za nim. Błąkał się bez celu, przywołując tę biedną duszę na wpół unoszącą się ze śmiertelnej powłoki, starającej się nas uniknąć. Przyjaźń czasami może być natrętną. To też myśleliśmy z Korsikanem, że lepiej będzie, szanując tę jego boleść, nie przeszkadzać mu. Lecz nagle Fabian zbliżył się, a przyszedłszy do nas, To była ona! zawołał. Ta obłąkana! To była Ellen, nieprawdaż? Biedna Ellen! Wątpił jeszcze i odszedł, nie czekając odpowiedzi, której dać mu nie mielibyśmy odwagi. Rozdział 27 O dwunastej Drake jeszcze nie przysłał swoich sekundantów do Fabiana. Jednakże te warunki powinny być dopełnione, jeżeli Drake postanowił żądać natychmiast satysfakcji. Opóźnienie to mogłoż nam dawać jaką nadzieję? Wiedziałem dobrze, że plemiona saksońskie inaczej rozumieją sprawy honorowe i że pojedynki zupełnie prawie zniknęły z obyczajów angielskich. To też, jak powiedziałem, nie tylko prawo jest strogie dla pojedynkujących się i nie można się z niego wykręcić, jak we Francji, ale co więcej, opinia publiczna powstaje przeciwko nim. Przecież w tej okoliczności zdarzenie było szczególne. Zajścia widocznie szukano, żądano go. Obrażony, prawdę mówiąc, wyzwał tu obrażającego, a moje rozumowania dochodziły zawsze do tego wniosku, że utarczka między Fabianem a Drakem była nieunikniona. W tym czasie pokład był zapełniony tłumem spacerujących. Byli to wierni w strojach świątecznych wracający z kaplicy. Oficerowie, majtkowie i podróżni zajmowali swe stanowiska, swoje pokoje. Na godzinie w pół do pierwszej ogłoszenie o obserwacji punktu było następujące. Szerokość 40 stopień, 33 minuta N. Długość 66 stopień, 21 minuta W. Bieg 214 mil. Great Eastern był tylko o 348 mil od punktu Sandy Hook, piaszczystego cypla otwierającego wejście do portów Nowego Jorku. Nie za długo okręt powinien był wpłynąć na wody Ameryki. W czasie śniadania nie było Fabiana na jego zwykłym miejscu, lecz Drake zajmował swoje. Chociaż hałaśliwy, wydawał mi się ten nędznik niespokojnym. Czy szukał w podnieceniu się winem zapomnienia wyrzutów sumienia? Nie wiem, lecz oddawał się częstemu spełnieniu pucharów w gronie swych zwykłych towarzyszy. Kilkanaście razy spojrzał na mnie spod oka, nie śmiejąc się i nie chcąc mi patrzeć w oczy, pomimo swojej bezczelności. Nie wiem, czy szukał Fabiane w ciżbie biesiadników? Tem zwrócił moją uwagę, że raptownie opuścił stół przed skończeniem jedzenia. I ja zaraz wstałem, aby mieć nań baczność, lecz poszedł do swego pokoju i zamknął go. Wyszedłem na pokład. Może było zachwycające, niebo czyste. Nie było żadnej chmurki na jednym, ani jednej pianki na drugim. Te dwa zwierciadła przesyłały sobie wzajemnie swe odcienie lazurowe. Doktor Pitwercz, którego spotkałem, udzielił mi złych wiadomości o rannym majtku. Stan zdrowia chorego pogarszał się i pomimo zaręczenia lekarza trudno było spodziewać się wyzdrowienia. O godzinie czwartej na kilka minut przed obiadem dano znak o okręcie z prawej strony. Podkomendny mi powiedział, że to musi być City of Paris o 5750 beczek, jeden z najpiękniejszych parostatków stowarzyszenia Jumara. Lecz się omylił. Statek zbliżywszy się, dał nam poznać swoje nazwisko Saksonia Stream National Company. Przez krótki czas obydwa statki płynęły obok siebie, mniej oddalone jeden od drugiego, jak o kilkaset sążni. Pokład Saksonii był zapełniony podróżnymi, którzy nas witali potrójnym okrzykiem. O godzinie piątej nowy statek pokazał się na horyzoncie, lecz zanadto był daleko, aby można było wiedzieć jego narodowość. Był to zapewne City of Paris. Bardzo są pociągające te spotkania okrętów, ci goście Atlantyku, którzy się witają w przyjeździe. Istotnie łatwo zrozumieć, że niepodobna, aby panowała obojętność między jednym okrętem a drugim. Wspólne niebezpieczeństwa ze strony żywiołu są węzłem łączącym nawet nieznajomych. O godzinie szóstej znów płynął trzeci okręt w Filadelfia z linii Humana, Wyłącznie przeznaczony do przewożenia emigrantów z Liverpoolu do Nowego Jorku. Oczywiście płynęliśmy przez morza uczęszczane, a ląd musiał być blisko. Chciałbym, był, już do niego dopłynąć. Oczekiwano także okrętu Europa, statku morskiego o kołach objętości 3200 beczek na sile 1300 koni. Ten parostatek należy do Towarzystwa Zaatlantyckiego i przewozi podróżnych pomiędzy Hawrem a Nowym Jorkiem lecz nie dał o sobie żadnego znaku. Musiał popłynąć więcej na północ. Noc nastąpiła około w pół do ósmej. Księżyc na Nowiu wydobył się z promieni zachodzącego słońca i był jakiś czas na horyzoncie. Czytanie religijne przez kapitana Andersona przeplatane śpiewami przeciągnęło się do godziny dziewiątej wieczór. Dzień się skończył, a sekundanci Harry Drake'a nie przyszli do kapitana Korsikana ani do mnie. Rozdział 28. Na w poniedziałek 8 kwietnia dzień był przecudowny. Słońce od samego wschodu było jaśniejące. Na pokładzie spotkałem doktora. Powiedział mi, otóż wtedy umarł nasz biedny ranny, umarł w nocy. Lekarze zaręczali, że wyzdrowieje. Och, lekarze, oni nie wątpią nigdy. Oto już czwarty towarzysz podróży opuszcza nas od Liverpoolu, czwarty oddający dług Great Easternowi, a podróż jeszcze nieskończona. Biedak, odparłem, skonał w chwili przybycia do miejsca i widząc prawie wybrzeże amerykańskie. Cóż się stanie z jego żoną i małymi dziećmi? Co pan chcesz, odpowiedział mi doktor Takie to już prawo trzeba przecież umierać. Trzeba przecież usunąć się dla tych, co przychodzą. Umiera się podług mego zdania, aby zrobić miejsce innemu, który ma do niego prawo. A wiesz pan, wielu ludzi umrze podczas mego istnienia, jeżeli będę żył lat sześćdziesiąt? Nie domyślam się, doktorze. Rachunek bardzo prosty, odparł Din Pitwarcz. Jeżeli będę żył sześćdziesiąt lat, przeżyję dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dni. Czyli 31 milionów 5 x 36 tysięcy minut. Czyli na koniec bilion 882 miliony 160 tysięcy sekund. Okrągłą liczbą 2 biliony sekund. Otóż przez ten czas umrze właśnie 2 biliony osób, które będą zawadzać następcą, i ja pójdę z kolei, kiedy będę zawadzał. Cała rzecz w tym, żeby jak najdłużej nie zawadzać. Dowodził o tym doktor przez jakiś czas, chcąc mnie przekonać o rzeczy łatwej do zrozumienia, że wszyscy jesteśmy śmiertelni. Nie widziałem potrzeby się z nim spierać. Chodziliśmy. On mówił, ja słuchałem. Widziałem cieślów okrętowych, którzy zajmowali się naprawą przewosztowań zapadniętych z przodu okrętów w skutek podwójnego uderzenia morza. Jeżeli kapitan Anderson ze swymi uszkodzeniami w okręcie nie chciał przybyć do Nowego Jorku, Cieśle musieli się spieszyć, gdyż Great Eastern płynął bardzo prędko na tych wodach spokojnych. Zdaje mi się nawet, że nigdy nie płynął tak szybko. Zmiarkowałem to po wrażeniu dwojga narzeczonych, którzy oparci o balustradę nie ruchowali już obrotów kół. Koła obracały się w ten czas 11 razy na minutę, a parostatek płynął pewnie ze 30 mil na godzinę. O godzinie dwunastej oficerowie poszli oznaczyć miejsce, w którym byliśmy. Doskonale widzieli położenie przez obrachowanie codzienne i ukrótce miał pokazać się ląd. Gdy po śniadaniu przechadzałem się, kapitan korsykan przyszedł do mnie. Miał mi coś powiedzieć. Widziałem to po jego stroskanej twarzy. U Fabiana, powiedział mi, byli sekundanci Drake'a. Mnie mówił, abym był jego sekundantem i Pana prosi, abyś także był obecny tej rozprawie. Czy może na pana liczyć? Tak, kapitanie, więc cała nadzieja stracona. Oddalenie lub zapobieżenie tej rozprawie jest niemożliwe. Nie ma nadziei. Lecz powiedz mi pan, z czego ta kłótnia powstała? Sprzeczka o grę była tylko pozorem nic innego. W rzeczywistości, jeżeli Fabian nie znał Drake'a, Drake go znał doskonale. Nazwisko Fabiana jest zgryzotą sumienia dla Drake'a. To też on chce zabić to nazwisko razem z człowiekiem, który je nosi. Kogo ma za sekundantów Harry Drake? Spytałem. Jeden, odpowiedział Korcykan. Jest ten Dowcipniś. Doktor T. Ten sam. Drugi jest z którego nie znam. Kiedyż mają przyjść do pana? Tu ich oczekuję. W istocie wkrótce spostrzegłem obu sekundantów Harry Drakea idących do nas. Doktor T. napuszył się. Zdawało mu się, że podrósł na dwadzieścia łokci, zapewne dlatego, że był reprezentantem łotra. Jego towarzysz, inny współbiesiadnik Drakea, był to jeden z tych handlarzy, filozofów, którzy zawsze i wszystkim handlują. Cokolwiek byś mu przedstawił do kupienia. Doktor T. rozpoczął rozmowę, zrobiwszy napuszony ukłon, na który kapitan Corsican zaledwie się odkłonił. Panowie, rzekł doktor T. głosem uroczystym. Nasz przyjaciel Drake, człowiek, którego zasługi wszyscy cenić mogą, przysłał nas do panów dla rozmówienia się w sprawie drażliwej. To znaczy, że kapitan Fabian McKelwin, do którego tylko co chodziliśmy, wyznaczył panów obydwu... Jako swoich przedstawicieli w tej sprawie. Myślę więc, że porozumiemy się, jak przystało ludziom dobrze wychowanym, mówiąc o rzeczy drażliwej naszego pocelstwa. Nie odpowiedzieliśmy nic tym osobistościom, dozwalając im gmatwać się w swej drażliwości. Panowie, rozpoczął na nowo. Niezaprzeczenie cała wina jest ze strony kapitana Mackelwina. Ten pan, a nawet bez powodu, obraził godność Harry Drake'a w przedmiocie gry. Później bez żadnej zaczepki zrobił Drake'owi największą zniewagę, jaka człowieka porządnego spotkać może. Ta cała frazeologia słodziuchna zniecierpliwiła kapitana korsikan, który przygryzł usta. Nie mógł dłużej wytrzymać. Przystąpmy do rzeczy, powiedział gwałtownie doktorowi T., który wszczął rozmowę. Po co tak dużo mówić? Sprawa jest bardzo prosta. Kapitan Elwin podniósł rękę na pana Drake'a. Jest obrażony. Wymaga satysfakcji. Ma wybór broni, cóż więcej. Czy kapitan McElwin przystaje? Zapytał doktor zmieszany tonem Korsikana. Przystaje na wszystko. Nasz przyjaciel Harry Drake wybiera broni. Dobrze. Gdzie będzie pojedynek? W Nowym Jorku? Nie, tutaj, na okręcie. Dobrze, na okręcie, zaraz. Jeżeli panu o to idzie, kiedy? Jutro rano. Dziś wieczór o szóstej z tyłu okrętu przy wielkim radiu, który w tym czasie będzie pusty. To dobrze. To powiedziawszy kapitan Corsican, biorąc mnie pod rękę, odwrócił się od doktora T. Rozdział 29. Przeszkodzić już nie można było rozstrzygnięciu tej sprawy. Było tylko kilka godzin do czasu, w którym się mieli obydwa przeciwnicy spotkać. Skąd pochodził ten pośpiech? Dlaczego Harry Drake nie czekał, aż wysiądą z okrętu? Czy ten okręt, wynajęty przez towarzystwo francuskie, zdawał mu się stanowiskiem więcej pomyślnym do tego spotkania, które miało być pojedynkiem śmiertelnym? Pewnie może Drake miał skryte wyrachowanie pozbyć się Fabiana, zanim ten postawi nogę na lądzie amerykańskim i zacznie podejrzewać obecność Eleny na okręcie, o czym, jak sądził Drake, nic nie wiedział. Rzeczywiście tak być musiało. Mniejsza o to, już po wszystkim, rzekł kapitan Corsican. lepiej prędzej skończyć. Czy mam prosić doktora Pitferdża, aby był obecny przy pojedynku jako lekarz? Dobrze, poproś pan. Korsikan poszedł do Fabiana. W tej chwili dało się słyszeć uderzenie dzwonu. Zapytałem sternika, co znaczyło to niezwykłe dzwonienie. Odpowiedział mi, że dzwonią pochowanie majtka, co umarł w nocy. Rzeczywiście ten smutny obrzęd miał się dopełnić. Pogoda dotąd tak piękna zaczęła się zmieniać. Wielkie chmury zbierały się na południe. Na odgłos dzwonu podróżni zaczęli się tłumnie zgromadzić na prawym boku okrętu. Oficerowie, majtkowie, palacze, którzy nie byli na służbie, poszli na pokład. O godzinie drugiej grono marynarzy wyszło z pokoju chorych i minęło machinę rudla. Ciało umarłego majtka zaszyte w płótno z kulą uwiązaną u nóg niosło na desce czterech ludzi. Ten umarły przykryty był flagą brytyjską. Za niosącymi szli przyjaciele umarłego, postępowali z wolna wśród otaczających, którzy się ustępowali, aby ich przepuścić. Przyszedłszy na tył koła prawego boku, orszak się zatrzymał. Ciało postawiono na placyku, którym kończą się schody na wysokości pokładu. Na przodzie tego szpaleru patrzących stał kapitan Anderson w poradowym ubraniu i jego główniejsi oficerowie. Kapitan trzymał w ręku książkę do nabożeństwa. Zdjął kapelusz i przez kilka minut, wśród głębokiej ciszy, której nawet fale nie przerywały, czytał głosem donośnym modlitwę za umarłych. W tej atmosferze ciężkiej, pochmurnej, cichej, bez najmniejszego wiatru, każde słowo można było słyszeć wyraźnie. Kilku podróżnych powtarzało za nim cichym głosem. Zadanym przez kapitana znakiem ciało wzniesiono do góry i spuszczono do morza. Chwilkę płynęło po wierzchu, wyprostowało się, później znikło w kręgu piany. W tym samym czasie majtek ze straży zawołał: Ziemia! Rozdział 30. Ta ziemia, zapowiedziana w chwili, kiedy morze zabierało ciało biednego majtka, była żółta i piaszczysta. Było to pasmo wzgórz piaszczystych zwanych Long Island, wyspa długa. Wielka ława piasku ożywiona przez wegetację, która pokrywa wybrzeże amerykańskie od Montauk aż do Brooklyn, który należy do Nowego Jorku. Liczne dwumasztowe statki żeglugi podbrzeżnej krążyły około tej wyspy okrytej willami i domkami dla rozrywki. Jest to okolica ulubiona przez mieszkańców Nowego Jorku. Każdy z podróżnych przywitał ręką tę ziemię tak pożądaną po zbyt długiej podróży, nie bez przykrych wypadków. Wszystkie lornetki zwróciły się na ten kawałek lądu amerykańskiego, a każdy chciał go widzieć innymi oczyma, stosownie do swoich smutków lub pragnień. Jankasi witali ją jak matkę ojczyznę. Południowcy z pewną pogardą patrzyli na tę ziemię północy z pogardą zwyciężonego dla zwycięzcy. Kanadyjczycy patrzyli na nią jak ludzie, którzy mają jeden krok postąpić, a zostaną obywatelami Stanów Zjednoczonych. Mieszkańcy Kalifornii, przebywając te wszystkie równiny Far Westu i zostawiając za sobą góry skaliste, sądzili, że już stają w swoich nieprzebranych kopalniach. Mormoni z czołem dumnym, ustami pogardliwie wykrzywionymi nie zwracali prawie uwagi na te wybrzeża i patrzyli dalej w stronę swej puszczy niedostępnej, w stronę Jeziora Słonego i Miast Świętych. Co do młodych narzeczonych, ląd ten był dla nich ziemią obiecaną. Niebo tymczasem chmurzyło się coraz bardziej. Cały horyzont południowy był zasłonięty, ogromne pasmo chmur dochodziło do zenitu. Ciężkość powietrza zwiększała się. Upał duszący przenikał powietrze, jak gdyby słońce lipcowe żarem je swoim spaliło. Czy jeszcze nie koniec wypadkom w tej podróży wieki trwającej? Chcesz pan, abym cię zadziwił? powiedział mi doktor Pitwercz, który się do mnie przybliżył. Zadziwiaj, doktorze. A więc będziemy mieli burzę, może nawałnicę przed końcem dnia. Burzę w kwietniu! wykrzyknąłem. Great Eastern drwi sobie spory roku, dodał Dean Pitford, wzruszając ramionami. Ta burza wyłącznie dla niego. Widzisz, pan, te chmury przerażające, które zakrywają niebo. Podobne są do zwierząt z geologicznych czasów. Nie za długo one się pozjadają. Przyznaję, odrzekłem, że widno widnokrąg jest groźny. Z pozoru grozi on burzą. Tak za trzy miesiące byłbym pańskiego zdania, kochany doktorze, lecz nie dziś. Powtarzam panu, odpowiedział Dane Pitfercz, wpadając w zapał, że za kilka godzin burza powstanie. Ja to czuję, jak Stormglass patrzy pan na te wyziewy, które się zbierają na wysokościach nieba. Uważaj pan te drobne chmurki, które się zbierają w jedną wielką i na kółka zagęszczone, które ściskają horyzont. Wkrótce wyziewy szybko się zagęszczą, a stąd wytworzy się elektryczność. Zresztą barometr opadł raptownie na 721 mm. I wiatrami panującymi są południowo-zachodnie jedyne, co wywołują burzę w zimie. Twoje spostrzeżenia, doktorze, mogą być prawdziwe odpowiedziałem niedowierzająco. Ale przecież kto widział, żeby powstała burza w tym czasie i pod tą szerokością geograficzną? Wzmiankują o nich, panie wzmiankują o rocznikach. Często się zdarzają burze wśród zimy nie bardzo mroźnej. Trzeba było panu żyć w 1172 albo przynajmniej w 1824. W pierwszym byłbyś pan słyszał grzmoty w lutym, a w drugim w grudniu. W 1837 styczniu piorun uderzył blisko dramen w Norwegii i sprawił wielkie zniszczenie. Na roku zeszłego na kanale Le Manche w lutym statki rybackie z Treport zniszczył piorun. Gdybym miał czas przeczytać statystykę, to bym pana zasypał faktami. Wreszcie, kiedy tak chcesz, doktorze, wkrótce się przekonamy. Nie boisz się pan grzmotów przynajmniej? Ja, odrzekł doktor. Piorun to mój przyjaciel. Więcej nawet, to mój lekarz. Pański lekarz? Z pewnością. Jak mnie, pan widzisz, byłem rażony piorunem w łóżku 12 lipca 1867 roku w Kiu, blisko Londynu. I piorun mnie wyleczył z paraliżu w prawym ramieniu. Na co nie było żadnych środków lekarskich. Żartujesz, pan? Bynajmniej jest to kuracja ekonomiczna. Kuracja za pomocą elektryczności. Mój kochany panie. Są inne wypadki wiarygodne, które przekonywują, że piorun zastępuje najsławniejszych doktorów i jego interwencja jest istotnie cudowną w chorobach trudnych do wyleczenia. Jakkolwiek bądź, mało miałbym zaufania do pańskiego lekarza, rzekłem, i dobrowolnie nie prosiłbym go o poradę. Dlatego żeś go pan nie widział, pozwól pan, przypomniałem sobie jeden dowód. W 1817 roku w Connecticut wieśniak chorujący na astmę uważaną za niepodobną do wyleczenia został rażony piorunem w polu i zupełnie wyzdrowiał. Było to uderzenie piorunu petrokalne. Doprawdy doktor gotów był zamienić piorun w pigułki. Śmiej się, nieświadomy, śmiej się pan. Stanowczo o niczym pan nie wiesz. Ani co do czasu, ani co do medycyny. Rozdział trzydziesty pierwszy Dean Pittferch odszedł. Ja zostałem na pokładzie, patrząc, czy będzie burza. Fabian siedział w swoim pokoju zamknięty z Korsikanem. Zapewnie Fabian robił jakieś rozporządzenie na wypadek nieszczęścia. Dopiero teraz przypomniałem sobie, że ma siostrę w Nowym Jorku i zadrżałem na tę myśl, że może jej przywieziemy wiadomość o śmierci brata, którego oczekiwała. Chciałem się widzieć z Fabianem, lecz pomyślałem, że lepiej będzie nie przeszkadzać ani jemu, ani Korsykanowi. O godzinie czwartej zobaczyliśmy ziemię wzdłuż wybrzeża Long Island. Wszystkich wzrok zwrócił się ku wybrzeżu, które odległe było od nas około sześciu mil na północ. Oczekiwano chwili, kiedy przybycie sternika rozstrzygnie wielką wygraną spuli. Rozumie się, że posiadacze kwadransów nocnych. W których rzędzie i ja byłem, stracili całkiem nadzieję, i że kwadranse dzienne wyjąwszy tych, które zawierały się pomiędzy godziną czwartą a szóstą, również nie miały szansy powodzenia. Przed nocą sternik przybędzie na okręt i zakład się skończy. Całe więc zajęcie skupiały się na siedmiu czy ośmiu osobach, którym trafem wypadły najbliższe kwadranse. To też korzystały one ze szczęśliwego losu, sprzedając, kupując i odprzedając powodzenie z prawdziwym szałem. Zdawało się, że jesteśmy w Royal Exchange w Londynie. O godzinie czwartej minut szesnaście oznajmiono z prawego boku okrętu mały statek płynący do nas. Nie było wątpliwości, że to płynął sternik. Powinien był przybyć na okręt najpóźniej w 15 minut. Walka tedy toczyła się już teraz o drugi, trzeci kwadrans, pomiędzy czwartą i piątą godziną wieczorem. To też targ rozpoczął się na nowo z podwójnym zapałem. Potem nastąpiły szalone zakłady, nawet o samego sternika, których wieść wiernie tu podaje. 10 dolarów, że sternik jest żonaty, 20 dolarów, że wdowiec, 30 dolarów, że nosi wąsy, 50 dolarów, że ma faworyty rudę, 60 dolarów, że ma brodawkę na nosie, 100 dolarów, że prawą nogę wpierw postawi na okręcie. Będzie miał fajkę w ustach! Nie, cygaro! Nie, tak, nie! I było jeszcze dwudziestu innych amatorów, tyleż niedorzecznych, którzy znaleźli jeszcze niedorzeczniejszych, co chcieli z nimi dotrzymać zakładów. Mały statek przez ten czas widocznie zbliżał się do parostatku. Można było widzieć jego skład kształtny, dosyć podniesiony z przodu i wydłużone sklepienie, które dawało mu pozór jachtu stojącego do rozrywki. Zachwycające są i trwałe te statki sternickie od... 50 do 60 beczek obejmujące, dobrze zbudowane, żeby mogły stawiać opór morzu. Można by na tych jachtach przepłynąć w kółko świat. Więcej są one warte niż małe statki portugalskie Magemana. Ten statek zręcznie się przechylając płynął po wierzchu, pomimo bałwanów, które zaczęły się wznosić. Żagle jego odznaczały się biało na czarnym tle nieba. Morze pieniło się pod jego przejściem. Przypłynąwszy na 240 sążni do Great Easternu, odwrócił się raptownie i spuścił swą łódkę na morze. Kapitan Anderson kazał się wstrzymać i pierwszy raz od 14 dni koła i śruba zatrzymały się. Jakiś człowiek wszedł do łódki galioty. Czterech majtków płynęło do parostatku. Zrzucono drabinkę sznurową na bok kotosu, przy którym stanęła łupina orzechowa sternika. Ten uchwycił drabinkę, wdrapał się zręcznie i skoczył na pokład. Przyjęli go okrzykami radości wygrywający, a niezadowoleni przegrywający, a pula uregulowaną została na danych następujących. Sternik był żonaty. Nie miał brodawki. Nosił blond włosy. Obydwoma nogami razem skoczył. Na koniec stanął na pokładzie i Sternu o godzinie 4.36 minut. Posiadacz więc dwudziestego trzeciego kwadransa wygrał 96 dolarów. Był nim kapitan Corsican, który zupełnie nie myślał o tej niespodziewanej wygranej. Wkrótce wyszedł on na pokład i kiedy mu oddawano wygrany zakład, prosił kapitana Andersona, aby to zachował dla wdowy po młodym majtku tak nieszczęśliwie zabitym uderzeniem morza. Komendant, nic nie mówiąc, ścisnął go za rękę. Chwilkę potem jakiś marynarz przyszedł do korsikana i kłaniając mu się z pewną porywczością. Panie, rzekł. Moi koledzy przysyłają mnie, ażeby powiedzieć panu, żeś uczciwy człowiek. Wszyscy Panu dziękują w imieniu biednego Wilsona, który nie może sam podziękować. Kapitan Korsikan wzruszony uścisnął rękę majtka. Co do Sternika, był to człowiek szczupły, nie miał miny marynarza, nosił kasztkiet ceratowy, spodnie czarne, surdut brązowy z podszewką czerwoną i parasol. Był on teraz panem na okręcie. Wskoczywszy na pokład, nim wszedł na kładkę, rzucił plikę dzienników, do których podróżni rzucili się z chciwością. Były to wiadomości z Europy i Ameryki. Był to węzeł polityczny i prywatny, zawiązujący się pomiędzy Great Easternem i obu lądami. Rozdział 32. Nastała burza. Walka żywiołów miała się rozpocząć. Grube sklepienie chmur o barwie jednostajnej zaokrąglało się nad nami. Atmosfera przyciemniona wyglądała jakby spod zasłony. Natura widocznie chciała usprawiedliwić domysły doktora Pitferdża. Parostatek zwolnił bieg, koła obracały się tylko trzy czy cztery razy na minutę. Przez klapy w pół otwarte wydobywały się kłęby białej pary. Łańcuchy kotwic były przygotowane. Kapitan Anderson wydał wszystkie rozporządzenia do zarzucenia kotwizy. Z góry wzniesienia z prawego boku okrętu sternik ręką wydawał znaki, jakie obroty miał wykonywać w wąskich przejściach. Lecz odpływ morza już się rozpoczął. Przerwą, więc która podziela ujście Hodsonu, Great i Stern, nie mógł przepłynąć. Przemuszali byliśmy czekać przypływu morza do drugiego dnia. Jeszcze jeden dzień. O trzy kwadrance na piątą, za rozkazem sternika, kotwice zostały zapuszczone. Łańcuchy spadły z trzaskiem podobnym do grzmotów. Myślałem nawet przez jakiś czas, że rozpoczyna się burza. Gdy kotwice zaczepiły o piasek, parostatek obrócił się popchnięty odpływem morza i stanął nieruchomy. Ani jedna fala nie wzburzała morza. Great Eastern wyglądał teraz jak wysepka. W tej chwili trąbka dała się słyszeć po raz ostatni. Zwoływała ona podróżnych na obiad pożegnalny. Stowarzyszenie wynajmujących miało częstować szampanem swoich gości. Każdy chciał stanąć na wezwanie. W kwadrans później sale zapełniły się biesiadnikami, a pokład opustoszał. Siedem osób tylko miało zostawić swe miejsce niezajętym dwóch przeciwników, których życie miało się w pojedynku rozegrać. Czterech sekundantów i doktor, którzy mieli im towarzyszyć. Godzina tego spotkania dobrze była wybrana i miejsce walki również, nikogo na pokładzie. Pasażerowie zeszli na dining rooms, majtkowie na swe stanowisko, oficerowie do swoich pokojów osobnych. Nie było żadnego sternika przy rudlu z tyłu, parostatek stał nieruchomie na swych kotwicach. O dziesięć minut na szóstą ja z doktorem zeszliśmy się z Fabianem i kapitanem Korsikanem. Nie widziałem Fabiana od owej sceny przy grze. Wydał mi się smutnym, lecz bardzo spokojnym. To spotkanie zdawało się go nie obchodzić. Myśli jego błąkały się gdzie indziej, a spojrzeniem niespokojnym szukał ciągle Eleny. Poprzestał na uściśnieniu mi ręki, nie mówiąc ani słowa. Stary Drake jeszcze nie przyszedł? Zapytał mnie kapitan Korsykan. Nie jeszcze, odpowiedziałem. Chodźmy na tył okrętu, tam jest miejsce spotkania. Fabian, kapitan Korsykan i ja poszliśmy do Wielkiego Rudla. Niebo się pochmurzyło. Przytłumione grzmoty toczyły się na horyzoncie. Były one jakby basem wturującym, przy którym wyrwały się głośne wiwaty, dające się słyszeć z salonów. Błyskawice oddalone przeżynały gęste sklepienie chmur – Elektryczność gwałtownie zebrana zasycała powietrze. O dwadzieścia minut na szóstą przyszedł Harry Drake ze swymi dwoma sekundantami. Ci panowie ukłonili się, a ich ukłon został im dokładnie oddany. Drake nie wymówił ani słowa. Twarz jego wyrażała jednak źle powściągnione rozdrażnienia. Patrzał na Fabiana wzrokiem nienawiści. Fabian oparty o okno nawet go nie widział. Zatopił się w głębokim zamyśleniu i zdawał się nie myśleć jeszcze o roli, którą miał odegrać w tym dramacie. Tymczasem kapitan Korsikan, zwracając się do Jankesa, jednego z sekundantów Drake'a, zapytał go o broń. On pokazał mu ją. Były to szpady wojenne z rękojeścią pełną zasłaniającą całą rękę, która je trzyma. Korsykan wziął je, nagiął, przymierzył i dał wybrać jedną Jankesowi. Harry Drake w czasie tych przygotowań zrzucił kapelusz, zdjął ubranie, rozpiął koszulę, zawinął rękawy potem schwycił broń. Zobaczyłamy wtedy, że był mańkutem. Korzyść dla niego niezaprzeczona, jako dla przyzwyczajonego strzelać się z władającymi prawą ręką. Fabian nie odszedł jeszcze ze swego miejsca. Zdawało się, że te przygotowania się jego nie tyczyły. Przybliżył się do niego kapitan Korsikan, trącił go ręką i pokazał szpadę. Fabian spojrzał na to błyszczące żelazo i zdawało się, że w ten czas wszystko mu przyszło na myśl. Wziął broń pewną ręką. A, prawda, poszepnął. Przypominam sobie. I stanął naprzeciwko Harry Drake'a, który zaraz przybrał postawę obronną. W tej przestrzeni ścieśnionej Paść od razu było prawie niepodobieństwem. Trzeba było bić się na miejscu. Zaczynajcie, panowie, rzekł kapitan Korsykan. Zaraz broń zmierzyli. Od pierwszego starcia żelaza, kilka raptownych uderzeń z tej i tamtej strony, niektórych złożeń się i opierań, przekonałem się, że Fabian i Drake byli prawie jednakowej siły. Wnosiłem dobrze o Fabianie. Zachowywał zimną krew, był panem siebie, bez złości, obojętny prawie na wypadek walki, z pewnością mniej wzruszony niż jego sekundanci. Harry Drake przeciwnie, na Fabiana patrzył okiem rozognionym, zęby mu było widać spod ust na wpół otwartych, głowę ukrył w ramionach. Cała jego fizjonomia przedstawiała nienawiść gwałtowną, która nie dozwalała mu zachować zimnej krwi. Przyszedł zabijać. I chciał zabić. Po pierwszym starciu, które trwało kilka minut, zniżyli szpady. Żaden z przeciwników nie był dotknięty. Małe draśnięcie dawało się widzieć na rękawie Fabiana. Odpoczywali, a Drake obcierał twarz zlaną potem. W tym czasie burza powstała z całą gwałtowną wściekłością. Grzmoty nie ustawały. Okropne trzaskanie piorunów co chwila wstrząsało powietrze. Elektryczność rozwinęła się z taką siłą, że szpady ozdobiły się obwódką błyszczącą, jak konduktorzy wśród chmur burzą ciężarnych. Po chwili wypoczynku kapitan Corsican znowu dał znak do utarczki. Fabian i Drake stanęli w postawach obronnych. Ta utarczka była więcej ożywiona aniżeli pierwsza, ponieważ Fabian bronił się z wściekłością. Kilka razy po uderzeniu gwałtownym czekałem na odparcie Fabiana, którego on nawet nie próbował. Nagle przy starciu Drake ciął szablą. Myślałem, że uderzył Fabiana w same piersi, lecz Fabian odpadł, a uderzając za nisko trafił w szable Drake'a. Ten się zwrócił, zasłaniając prędko półkołem, gdy w tym czasie błyskawice prały chmury ponad naszymi głowami. Fabian miał dobrą sposobność zadać uderzenie, odpierając. Lecz nie! Czekał zostawiając swemu przeciwnikowi czas do obrony. Przyznaję, że ta wspaniałomyślność myślność nie podobała mi się. Harry Drake nie był z tych, których by warto oszczędzać. Niespodziewanie raptem Fabian upuścił swoją broń w dziwnym zaniedbaniu, czego niczym nie mogłem sobie wytłumaczyć. Miałże być śmiertelnie ranny, chociaż żeśmy tego nie domyślali się nawet wszystka krew napłynęła mi do serca tymczasem wzrok fabiana dziwnie się ożywił brońże się pan wykrzyknął drake głosem strasznym pochylony jak tygrys i gotów rzucić się na swego przeciwnika myślałem że już po bezbronnym fabianie który był bez krwi korsikan chciał stanąć pomiędzy nim i jego nieprzyjacielem dla przeszkodzenia żeby cios nie padł na człowieka bezbronnego lecz Harry drake zdumiony Stanął także nieruchomy. Odwróciłem się. Blada jak trup, z rękami wyciągniętymi, zbliżała się do walczących Ellen. Fabian z otwartymi rękami, oczarowany tym zjawiskiem, nie ruszył się z miejsca. To ty. Ty. wykrzyknął Harry Drake, odwracając się do Eleny. Ty tutaj. Szpada jego wzniesiona drżała z ognistym końcem wyglądały jak miecz Michała Archanioła w rękach szatana. Nagle olśniewająca błyskawica oświeciła strasznie cały tył parostatku. O mało się nie przewróciłem, jakby uderzony piorunem. Błyskawice i piorun razem uderzyły. Rozszedł się zapach siarki. Wysileniem nadzwyczajnym przyszedłem mniej więcej do przytomności – Upadłem na jedno kolano, podnoszę się, patrzę. Ellen wsparta na Fabianie. Harry Drake skamieniały, pozostał w tej samej postawie, lecz twarz miał czarną. Czy ten nieszczęśliwy, sprowadzając błyskawicę końcem szpady, został wtedy piorunem uderzony? Ellen odeszła od Fabiana, zbliżyła się do Harry Drake'a ze wzrokiem pełnym anielskiego współczucia. Położyłam mu rękę na ramieniu. To lekkie dotknięcie było dostateczne dla zachowania równowagi. Ciało Drake'a upadło jak masa bezwładna. Ellen pochyliła się nad trupem, gdy my, przestraszeni, odsunęliśmy się. Nieszczęśliwy i nikczemny Harry umarł. Zapity od pioruna! – rzekł doktor, chwytając mnie za rękę. – Zabity od pioruna! – Aha! Nie chciałeś, pan, wierzyć w moc pioruna? Czy Harry Drake został zabity od pioruna, jak utrzymywał Dean Pitferch, czy też raczej, jak zapewnił później lekarz okrętowy, że jakieś naczynie pękło w piersiach biednego, tego nie wiem. W każdym razie mieliśmy tylko trupa przed oczyma. Rozdział trzydziesty trzeci na zajutrz we wtorek 9 kwietnia o godzinie 11 rano Great Stern podniósł kotwicę i robił przygotowanie, aby wpłynąć w Zatokę Hadsońską. Sternik manewrował i z nieporównaną pewnością rzutu oka. Burza ustała w nocy. Ostatnie chmury znikały na horyzoncie. Około w pół do dwunastej Santę przepłynął. Był to mały parostatek przywożący wiadomość o stanie zdrowia w Nowym Jorku. Zaopatrzony w wahadło, które się podnosiło i zniżało ponad podkładem, płynął z nadzwyczajną szybkością i przedstawiał mi wzór owych małych statków amerykańskich zbudowanych na jeden sposób, których wkrótce ze 20 mieliśmy za towarzyszów. Nie za długo przepłynęliśmy Lightboat, ognisko pływające, które wskazuje przejście Hudsonu. Sandy Hook, cypel piaszczysty, zakończony latarnią, znajdował się tuż obok, i tam też kilkanaście osób przypatrujących się przywitało nas głośnymi okrzykami. Kiedy Great Eastern okrążył zatokę środkową utworzoną cyplem Sandy Hook, wśród floteli rybaków spostrzegłem zieleniące wzgórza New Jersey, ogromne warownie zatoki. Dalej, linijką niską dużego miasta, wydłużonego pomiędzy zatoką Hudson a rzeką wschodnią, jak Lyon, pomiędzy Rodanem a Saoną. O godzinie pierwszej, przepłynąłszy wybrzeże Nowego Jorku, Great Eastern stanął w zatoce Hudsonskiej, a kotwice zaczepiły o liny telegraficzne w rzece, które odpływając trzeba było porwać. Wtedy dopiero rozpoczęło się wysiadanie tych wszystkich towarzyszy podróży, których już nigdy nie miałem widzieć. Mieszkańców Kalifornii, Szwedów, Mormonów, młodą parę narzeczonych, oczekiwałem Fabiana i Korsykana. Musiałem opowiedzieć kapitanowi Andersenowi wypadki pojedynku odbytego na okręcie. Lekarze zdali swój raport. Sprawiedliwość nie miała nic przeciwko śmierci Harry Drake'a, wydano więc rozkaz oddania mu ostatniej posługi na ziemi. W tej chwili statystyk Cockburn który przez całą drogę nie rozmawiał ze mną zbliżył się do mnie i powiedział Wiesz pan ile razy obróciły się koła podczas tej drogi? Nie wiem. 100 723. A, doprawdy. A śruba spiralna, jeżeliś pan łaskaw, 6 sto 8130 razy. Bardzo dziękuję. I statystyk Kogborn odszedł nie pożegnawszy mnie wcale. Fabian i Korsykan przyłączyli się do mnie. Fabian ścisnął mnie tkliwie za rękę. "Ellen", rzekł mi, "Ellen wyzdrowieje. Przyszła na chwilę do przytomności. Ach, Bóg jest sprawiedliwy. Uzdrowi ją całkiem." Fabian mówiąc to uśmiechnął się do przyszłości. Co do kapitana Korsykana całował mnie bez ceremonii w gwałtowny sposób. "Do widzenia, do widzenia." Wołał do mnie, siedząc w łódce, gdzie był już Fabian i Jelen pod opieką pani R., siostry kapitana Magelwina, która przybyła na spotkanie brata. Patrzyłem, jak się oddalili. Widząc Elenę pomiędzy Fabianem i jego siostrą, nie wątpiłem, że przy staraniach, przywiązaniu i miłości wyprowadzą tę biedną duszę zabłąkania, którego przyczyną była boleść. W tej chwili uczułem, jak mnie ściśnięto za ramię. Poznałem uścisk doktora Dean Pitferdza. No i cóż, rzekł mi, co pan z sobą robisz? Ponieważ Great Eastern stać będzie 192 godziny w Nowym Jorku i ponieważ mamy na nim powrócić, mamy więc 192 godziny do stracenia w Ameryce. Stanowi to 8 dni, lecz 8 dni dobrze użytych może wystarczą dla obejrzenia Nowego Jorku, Hudsonu, Doliny Mohawk, Jeziora Erie, Niagary i całego kraju wysławionego przez Coopera. – A, pojedziesz pan do niegary? zawołał Dean Pitford. – Dali Bóg, chciałbym tam jeszcze być, jeżeli moja propozycja nie wydaje się panu niedyskretną. – Poczciwy doktor bawił mnie swoimi przewidzeniami. Wielce mnie zajmował. Był to przewodnik niechcący znaleziony, a do tego przewodnik bardzo rozumny. – Przystaję – odpowiedziałem mu. W kwadrans później zebraliśmy się na łódkę, a o godzinie trzeciej, przebywszy Broadway, Umieściliśmy się w dwu pokojach hotelu Fifth Aren. Rozdział 34. Miałem 8 dni do przepędzenia w Ameryce. Great Eastern miał odpłynąć 16 kwietnia, a dnia 9 o godzinie trzeciej po południu sunąłem na ziemi Stanów Zjednoczonych. 8 dni! Są turyści zapaleni podróżujący umyślnie, którym prawdopodobnie czas ten wystarczyłby na zwiedzenie całej Ameryki. Nie miałem tej pretensji. Ani nawet tej, aby zwiedzić szczegółowo nowy Jork i potem przejrzeniu nadzwyczaj gwałtownym napisać dzieło o zwyczajach i charakterze mieszkańców Ameryki. Ale położenie, widok fizyczny nowego Jorku łatwy jest do obejrzenia. Nie przedstawia większej rozmaitości niż szachownica. Ulice przecinają się pod kątem prostym, nazywają się Avenues jeżeli są podłużne, Streets jeżeli poprzeczne. Numera porządkowe na tych rozmaitych drogach komunikacyjnych. Jest to urządzenie bardzo praktyczne, lecz nadzwyczaj jednostajne. Omnibusy amerykańskie przebiegają wszystkie Avenues. Kto poznał jedną część Nowego Jorku zna całe wielkie miasto wyjąwszy chyba tę gmatwaninę ulic i uliczek w końcu południowym gdzie zamieszkała ludność handlująca Nowy Jork jest to kawał ziemi w kształcie cypla i cały jej ruch znajduje się na końcu tego cypla z każdej strony rozwija się Hudson i rzeka wschodnia dwie prawdziwe odnogi morskie zapełnione statkami których ferry boats łączą miasto po prawej stronie z Brooklyn po lewej z brzegami New Jersey. Jedna tylko arteria przerywa systematycznie nagromadzenie cyrków Nowego Jorku i rozprowadza w nim życie. Jest to stara Broadway, Strad Londyński, Bulwar Montmartre Paryski. Prawie nie do przejścia w swej części niższej, gdzie tłumy napływają, a w części wyższej prawie pusta. Jedyna ulica, na której chałupy i pałace marmurowe dotykają się. Prawdziwa rzeka fiakrów, omnibusów, wozów, kar do ciężarów i tym podobne. Broadway to Nowy Jork i tam z doktorem Pitferdżem chodziliśmy aż do wieczora. Po obiedzie w hotelu Fifth Avenue, gdzie nam uroczyście podano potrawy lilipuckie na półmiskach jak dla lalek, miałem dzień zakończyć w Teatrze Barnuma. Grali dramat, który ściągał tłumy. New York Streets. W czwartym akcie był pożar i prawdziwa pompa parowa przy której pracowali prawdziwi strażacy. Stąd to pochodziło great attraction. Nazajutrz rano doktor pobiegł ze swymi interesami. Mieliśmy się zejść w hotelu o godzinie drugiej. Poszedłem Liberty Street numer 51 na pocztę dla odbierania listów, które tam na mnie czekały. Później na Bowling Green 2 na dole Broadway do konsula francuskiego pana barona Galdura Bollier, który mnie przyjął bardzo grzecznie. Potem do domu Hoffmana, gdzie miałem podnieść pewną sumę w końcu pod numer 25, 36 ulicy do pani R., siostry Fabiana, do której miałem adres. Rządny byłem wiadomości o Elenie i o moich obydwu przyjaciołach. Tam się dowiedziałem, że pani R., Fabian i Corsican wyjechali z Nowego Jorku z porady lekarzy i wywieźli młodą kobietę gdyż świeże powietrze i spokój wiejski miały korzystnie wpłynąć na jej zdrowie Słówko od kapitana uprzedziło mnie o tym niespodziewanym wyjeździe Poczciwy kapitan przychodził do hotelu Fifth Avenue ale się ze mną nie spotkał Gdzie oni jego przyjaciele wyjechali opuszczając Nowy Jork Trochę wprost siebie do pierwszego jakiego pięknego położenia, które by podobało się Elenie. Tam mieli zabawić, dopóty, póki czas skutkować będzie. Korsykan miał mnie o wszystkim zawiadomić, mając nadzieję, że nie odejdę, nie uścisnąwszy ich wszystkich po raz ostatni. Tak zapewne, chociażby tylko na kilka godzin, byłbym szczęśliwy, gdybym zobaczył Elenę Fabiana i kapitana Korsykana. Lecz to już taka strona podróży. Spiesząc się tak jak ja, kiedy oni odjechali, ja odjeżdżać miałem każdy na swoją stronę. Nie można było mieć nadziei zobaczenia się. O godzinie drugiej byłem z powrotem w hotelu. Zostałem doktora w bar-room zapełnionym jak giełda lub targ, w prawdziwej sali publicznej, gdzie się łączą przechodzący i podróżni, gdzie wszystko znajdują bezpłatnie: wodę z lodem, ciastka i chester, ser. No i cóż, doktorze? zapytałem: Kiedyż jedziemy? Dziś wieczór o szóstej. Popłyniemy Right Road'em Hudson'skim? Nie, St. John'em. Parostatkiem znakomitym, drugim światem, Grey's Sternem na rzece. Jedną z tych cudownych machin do przenoszenia, które skaczą z dobrej woli. Wolałbym panu pokazać Hudson w dzień, lecz St. John pływa tylko w nocy. Jutro o piątej z rana będziemy w Albanii. O szóstej weźmiemy New York Central Railroad, a wieczorem zjemy kolację w Niagara Falls. Nie oparłem się programowi doktora. Przyjąłem go z zamkniętymi oczyma. Na maszynie do podnoszenia urządzonej w hotelu dostaliśmy się do swoich pokojów, a w kilka minut tąż samą drogą spuściliśmy się ze swoimi workami podróżnymi. Fiakr za 20 franków odwiózł nas w kwadrans do portu w zatoce Hudson, przy którym Sand John okrywał się już dużymi kłębami dymu. Rozdział 35. St. John, Dean, Richmond były najpiękniejszymi parostatkami na rzece. Są to raczej gmachy niż statki. Mają dwa lub trzy piętra tarasów, galerii, werend, miejsc na przechadzkę. Myślałbyś, że jest to pływająca posiadłość plantatora. Całość ma nad sobą ze dwadzieścia belek rozpiętych, spojonych okuciami żelaznymi, które umacniają wszystkie szczegóły budowli. Dwa ogromne bębny są malowane al fresko, jak bębenki w kościele Świętego Marka w Wenecji. Z tyłu przy każdym kole wznosi się komin od dwóch kotłów umieszczonych zewnątrz, a nie w bokach parostatku. Dobre to zabezpieczenie na wypadek pęknięcia. W środku, pomiędzy bębnami urządzony jest mechanizm nadzwyczaj prosty. Jeden cylinder. Wał obracający drugie wahadło, które się podnosi i opada jak ogromny młot w kuźni i prosty pręd przenoszący ruch do kół mocno zbudowanych. Już tu przechodnią zapełnił pokład St. Johna. Ja i Dean Pitferch dostaliśmy pokoik wychodzący na obszerny salon jak Galeria Dajany, której zaokrąglone sklepienie wsparte było na szeregu kolumn korynckich. Wszędzie był komfort i zbytek. Dywany, sofy, kanapy, przedmioty sztuki, malowidła, lustra i gaz przyrządzony w małym gazometrze na statku. W tej chwili kolosalna machina zatrzęsła się i puściła w drogę. Wszedłem na tarasy najwyższe. Na przodzie wznosił się dom świetnie malowany. Był to pokój sterników. Czterech silnych ludzi stało przy sprychach podwójnego koła rudla. Po przechadce kilkuminutowej zszedłem na pokład. Pomiędzy już czerwone kotły, z których wychodził mały niebieski płomień pod naciskiem powietrza wpadającego przez wentylatory. Nie mogłem nic widzieć na Hudsonie. Noc zapadła, a z nocą mogła, że oczy wykuł. St. John rżał w ciemności, jak straszny mastodont. Zaledwie można było dojrzeć kilka światełek z miast położonych na wybrzeżach i latarnie statków parowych, które przepływały wody ciemnej ponure z głośnymi gwizdaniami. O godzinie ósmej wszedłem do salonu. Doktor zaprowadził mnie na kolację do wspaniałej restauracji, umieszczonej w przedziale między dwoma pomostami, gdzie usługiwała armia czarnych lokajów. Powiedział mi Dean Pitferch, że liczba podróżnych na statku przewyższa cztery tysiące. A dalej, że pomiędzy nimi jest pięciuset emigrantów umieszczonych w dolnej części parostatku. Zjadłszy kolację, poszliśmy spać do naszego wygodnego pokoiku. O godzinie 11 obudziło mnie jakieś wstrząśnienie. Sand John zatrzymał się. Kapitan kazał stanąć, nie mogąc dalej płynąć wśród ogromnej ciemności. Wielki statek, stanąwszy w odnodze, zasnął spokojnie na swych kotwicach. O czwartej z rana St. John rozpoczął swój bieg na nowo. Wstałem i poszedłem schronić się pod werandę z przodu statku. Deszcz przestał padać, mogła poszła w górę, okazały się wody rzeki, później jej brzegi. Prawa strona brzegu ożywiona, ozdobiona zielonymi drzewami i drzewkami dającymi jej pozór długiego cmentarza. Na ostatnim planie wysokie wzgórza kończące horyzont ozdobną linią, przeciwnie na lewym brzegu grunta niskie i bagniste. W łożysku rzeki pomiędzy wyspami galioty wyruszające z pierwszym powiewem wiatru i parostatki płynące przeciwko szybkiemu biegowi Hudsonu. Doktor Pitferch przysiadł do mnie pod werandę. Dzień dobry, mój towarzyszu, powiedział mi odetchnąwszy wpierw z całą swobodą. Wiesz pan, że z łaski tej mgły przeklętej za późno przybędziemy do Albany, abyśmy mogli pojechać pierwszym pociągiem. To zmieni mój program. Tem gorzej, doktorze, gdyż musimy się z czasem oszczędnie obchodzić. Wybornie, skwitujemy się tym sposobem, że zamiast przybyć do Spadków w Niagary wieczorem, przybędziemy w nocy. Nie było to dla mnie dogodne, lecz musiałem się zgodzić z wolą wypadków. Rzeczywiście, Sand John dopiero o godzinie ósmej przywiązał liny do brzegu Albany. Pociąg ranny odszedł. Trzeba więc było koniecznie czekać na pociąg odchodzący o godzinie pierwszej i minut 40. Stąd mieliśmy dość czasu do zwiedzenia tego ciekawego miasta, które stanowi centrum prawodawcze stanu Nowy Jork. Dolne miasto handlowe i zaludnione rozciąga się na prawym brzegu Hudsonu. Górne zaś ma domy murowane, gmachy publiczne i bardzo znakomite Muzeum Rzeczy Kopalnych. Myślałby kto, że jest to jeden z największych cyrkułów Nowego Jorku, przeniesiony na bok tego wzgórza, na którym się rozciąga w kształcie amfiteatru. O godzinie pierwszej po śniadaniu byliśmy w przystani, w przystani wolnej, bez żadnej zagrody, bez straży. Pociąg stawał po prostu na środku ulicy jak omnibus na swoim miejscu. Każden siada jak chce do tych długich wagonów, podtrzymywanych z przodu i z tyłu za pomocą czopów na czterech kołach. Te wagony łączą z sobą uliczki, po których podróżni mogą przechodzić od jednego końca do drugiego. O oznaczonej godzinie, nie widząc naczelnika ani urzędnika, bez żadnego dzwonienia, bez oznajmienia, żwawa lokomotywa, przystrojona jak szkatułka, cacko złotnicze do postawienia na etażerce, weszła w ruch i uniosła nas z szybkością 12 mil na godzinę. Lecz zamiast być ściśnieni jak w wagonach dróg francuskich, byliśmy swobodni, mogliśmy chodzić, kupować dzienniki i książki bez stempli. Wyznać muszę, że o ile mnie się zdaje, stempel nie przeniknął do obyczajów amerykańskich. Żadna cenzura nie pomyślała sobie w tym szczególniejszym kraju, że z większym staraniem trzeba czuwać nad czytaniem ludzi siedzących w wagonach, niż tych, co czytają w kącie swego ogniska siedząc na fotelach. To wszystko mogliśmy robić, nie czekając na stacje i przystanki. Kramiki wędrowne, biblioteki, wszystko jedzie wraz z podróżnymi. Przez ten czas pociąg przebiegł pola bez barier, lasy świeżo karczowane, ryzykując się na potrącenie o pnie ścięte. miasta nowo założone z ulicami szerokimi, które przeżynały relsy, lecz na których brakowało jeszcze domów. Miasta ozdobione najpoetniejszymi nazwiskami historii starożytnej. Rzym, Sarkozy, Palmira. W taki to sposób przedstawiła się naszym oczom ta cała dolina Mohawk. Ta okolica Fenimora, należąca do romansu pisarza amerykańskiego, tak jak okolica Bob Roy do Walter Scotta. Na horyzoncie na chwilę zabłysło jezioro Ontario, gdzie Cooper umieścił sceny swego arcydzieła. Cała ta widownia wielkiej epopei okolica dawniej dzika jest teraz wioską ucywilizowaną. Doktor nie posiadał się z radości. Nie przestawał nazywać mnie Sokolim okiem i nie chciał odpowiadać inaczej niż na imię Chingahuk. O 11 w nocy zmieniliśmy pociąg z Rochester i przebywaliśmy szybkie prądy Tennessee niktące w kaskadach pod naszymi wagonami. O godzinie drugiej z rana przejechawszy kilka mil koło Niagary, nie widząc jej, przybyliśmy do wsi Niagara Falls, a doktor zaprowadził mnie do hotelu okazałego, pysznie nazwanego Katarakt House. Rozdział 36: Niagara nie jest ani wielką, ani małą rzeką. Jest to zwyczajny upust zbytecznej wody, ściek naturalny. Kanał długości 36 mil, który wylewa wody z jeziora wyższego z Michiganu, jeziora Chłońskiego i z Erie do Ontario. Różnica poziomu między tymi dwoma ostatnimi jeziorami wynosi 340 stóp angielskich. Różnica ta jednostajnie rozdzielona na cały ten przebieg zaledwie bym otworzyć mogła zwykły prąd, lecz same spadki przytłumiają jej połowę. Stąd straszna ich siła. Ten kanał Niagarski przedziela Stany Zjednoczone od Kanady. Prawy jego brzeg jest amerykański, a brzeg lewy angielski. Z jednej strony cywilizacja, a z drugiej nie ma nawet jej cienia. Z blaskiem dnia 13 kwietnia wyszliśmy z doktorem na szerokie ulice Niagara Falls. Jest to nazwisko tej wsi położonej na brzegach spadku na trzykroć sto tysięcy mil od Albany. Rodzaj małego miasteczka wodnego, zbudowanego wśród zdrowego powietrza w położeniu zachwycającym. Zaopatrzono w pyszne hotele i wille wygodne, dokąd Jankesi i Kanadyjczycy uczęszczają w czasie Dni Pięknych. Czas był cudowny. Słońce świeciło na wypogodzonym niebie. W oddaleniu dawały się słyszeć krzyki przytłumione. Na horyzoncie zobaczyłem jakieś wyziewy, które nie mogły być chmurami. Czy to jest spadek wody? spytałem doktora. Cierpliwości! odpowiedział mi pitwercz. W kilka minut przybyliśmy na brzegi Niagary. Wody rzeki płynęły spokojnie. Były czyste i niegłębokie. Liczne wierzchołki szarych skał ukazywały w rozmaitych punktach. Słychać było szum kaskady, lecz nie mogliśmy jeszcze jej widzieć. Most drewniany, wzniesiony na arkadach żelaznych, łączy ten brzeg lewy z wyspą w środku biegu wody. Doktor zaprowadził mnie na ten most. W górze ciągnęła się rzeka, że okiem nie można nic dojrzeć na dole. To jest po prawej stronie. Spostrzec można było pierwsze nierówności prądu. Potem o pół mili od mostu raptownie zabrakło gruntu. Chmury kropel wody utrzymywały się zawieszone w powietrzu. Był to spadek wody amerykański, którego nie mogliśmy widzieć. Stamtąd zarysował się krajobraz spokojnie. Kilka pagórków, wille, domy, drzewa ogołocone. Jest to brzeg kanadyjski. Nie patrz, pan, nie patrz! Owołał na mnie dr Pitferch. Powstrzymaj się, pan, zamknij oczy. Nie otwiera ich, pan, aż ja powiem. Nie słuchałem wcale mego oryginała. Patrzyłem, przeszedłszy most. Stanęliśmy na wyspie. Była to Goat Island, wyspa kozia. Kawałek ziemi, kawałek ziemi siedemdziesiąt akrów wynoszący, okryty drzewami, poprzeżynany pysznymi alejami, po których powozy mogą przejeżdżać, rzucone jak bukiet między spadkiem amerykańskim i kanadyjskim, które przedziela przestrzeni 300 jardów. Przebiegaliśmy pod tymi dużymi drzewami, wdzieraliśmy się na wzgórza, przełaziliśmy po pochyłościach. Grzmot wody się powiększał. Chmary pary wilgotnej przesuwały się w powietrzu. Patrz pan! wykrzyknął doktor Rozlewając się szeroko Niagara okazała nam się w całej swej okazałości. W tem miejscu tworzyło się zakrzywienie raptowne i zaokrąglając się by uformować spadek kanadyjski Horse Show fall podkowe spadał z wysokości 158 stóp na przestrzeni 2 mil. Natura w tym miejscu jedna z najpiękniejszych w całym świecie wszystko to połączyła dla zachwycenia oczu. Ten zakręt Niagary w niej samej sprzyja szczególnie rozwinięciu się efektów światła i cienia. Słońce uderzając o te wody pod wszystkimi kątami urozmaica dziwacznie ich kolor. A kto nie widział, jaki to robi efekt, nie uwierzy bez sporu. W istocie blisko Go Thailand piana jest biała. Jest to śnieg niepokalany, prąd srebra roztopionego płynący w próżnią. W środku kaskady wody posiadają cudowną zieloność morza, która jest wskazówką ogromnej głębokości wody. To też okręt Detroit, potrzebujący 20 stóp wody, a płynący z tym biegiem, mógł przepłynąć spadek, nie dotykając gruntu. Ku brzegowi kanadyjskiemu przeciwne wiry wodne, jakby zmetalizowane pod blaskiem jaśniejącego słońca, błyszczą i wyglądają jak złoto roztopione wpadające w przepaść. Spod spodu rzeka nie jest widzialną. Wyzie wytworzą tam wir. Dojrzałem przecież ogromnych lodów, zgromadzonych mrozami zimowymi. One przybierają kształty potworów, które otwartymi paszczami pochłaniają w godzinę setki milionów beczek, które im wylewa niewyczerpana niagara. O pół mili na dół kaskady rzeka staje się spokojną i przedstawia powierzchnią niewzruszoną, której pierwsze kwietniowe wiatry nie mogły roztopić jeszcze. A teraz na środek potoku, powiedział mi doktor. Co on rozumiał przez te wyrazy? Nie wiedziałem, co myśleć, gdy mi pokazał na końcu skały zbudowaną wieżę o kilkaset stóp od brzegu, nad samym skrajem przepaści. Ten pomnik zuchwały, wzniesiony w 1833 roku przez niejakiego Judd Porter, jest nazywany Terrapin Tower. Zeszliśmy po bocznych pochyłościach Goat Islandu. Przybywszy na wyższy brzeg Niagary, zobaczyłem most, a raczej kilka desek rzuconych na wierzchołki skał, łączące wieże z brzegami. Ten most ciągnął się nad przepaścią kilka tylko kroków. Potok ryczał pod spodem. Zaryzykowaliśmy się przejść po tych deskach, i w krótkim czasie dostaliśmy się do głównej podpory, na której wznosi się Terrapin Tower. Ta wieża okrągła, w wysokości 45 stóp, jest zbudowana z kamienia. Na jej szczycie rozciąga się balkon w kółko, na około dachu okrytego gipsem czerwonawym. Schody kręcone są z drzewa. Znaleźliśmy tysiące nazwisk wyrytych na tych schodach. Wszedłszy już na wierzch wieży, czepić się można balkonu i wyglądać. Wieża jest już w samej Kaskadzie. Z jej szczytu wzrok zanurza się w przepaść. Zagłębia się on aż do owej paszczy potworów lodowych, które pochłaniają potok. Czuć można drżenie skały unoszące wieże. W koło wydrążają się rozpadliny przerażające, jakby łoże rzeki ustępowało. Nic nie słychać, co się mówi. Z tych wzdęć wody wychodzą grzmoty. Piana wskakuje aż do szczytu pomnika. Krople wody w drobnym proszku rozchodzą się w powietrzu, tworząc przepyszną tęczę. Z powodu zwykłego optycznego złudzenia, zdaje się, że wieża odsuwa się z przerażającą szybkością lecz na szczęście w tył od spadku. W przeciwnym bowiem razie zawrót głowy byłby nie do zniesienia i nikt nie mógłby patrzeć w tę otchłań. Zdyszani, zmęczeni weszliśmy na chwilę do najwyższej sieni wieży. Wtedy to właśnie doktor uważał za potrzebne powiedzieć mi Ta terapin power, mój panie, zapadnie cię któregoś dnia w przepaść, a może nawet wcześniej niż przypuszczają. A, naprawdę, nie ma wątpliwości – Wielki spadek kanadyjski odsuwa się niepostrzeżenie, lecz odsuwa się. Kiedy w 1833 roku zbudowano wieżę, była ona o wiele więcej oddalona od kaskady. Geologowie utrzymują, że spadek, lat temu 35 tysięcy był w Queenstown, o 7 mil na dół od miejsca, w którym jest teraz. Podług P. Barkwell ma się odsuwać o 1 metr rocznie, a jak utrzymuje sir Carol Layer, o stopę tylko. Przyjdzie więc chwila, kiedy skała unosząca wieżę, poderwana wodami, zsunie się na pochyłość kaskady. Otóż, mój panie, pamiętaj to sobie! W dzień, kiedy spadnie Terrapin Tower, będzie na niej kilku dziwaków, którzy wpadną w Niagara razem z nią! Spojrzałem na doktora, jakby się pytając, czy i on będzie w liczbie tych oryginałów. Lecz dał mi znak, aby pójść za nim. Poszliśmy tedy znowu przypatrywać się Horseshoe Fall i krajobrazowi otaczającemu. Widać było wtedy trochę w skróceniu spadek amerykański, oddzielony końcem wyspy, gdzie utworzyła się także mała kaskada środkowa szerokości 100 stóp. Ten spadek wody amerykański, równie zachwycający, jest prosty, bez zakrętów, a wysokość jego wynosi 164 stopy mierząc prostopadle. Lecz aby go obejrzeć w całej jego rozległości, trzeba się umieścić wprost na brzegu kanadyjskim. Przez cały dzień błąkaliśmy się po brzegach Niagary. Nieprzezwyciężona siła ciągnęła nas do tej wieży, gdzie ryk wody, upojenie i zapach kaskady utrzymuje w nieustannym zachwyceniu. Później powróciliśmy do Goat Island, aby obejrzeć wielki spadek ze wszystkich punktów widzenia, nie mogąc sobie nigdy sprzykrzyć cudownego widoku. Doktor chciał mnie zaprowadzić do Groty Wiatrów, wydrążonej z tyłu spadku głównego, do której można się dostać przez schody zbudowane u wierzchu wyspy. Lecz przystęp do niej był wtedy zabroniony z powodu częstego zawalania, które się zdarzają od niejakiego czasu w tych kruchych skałach. O godzinie piątej weszliśmy do Katarakt Chaos i po krótkim obiedzie podanym na sposób amerykański wróciliśmy na Go Thailand. Doktor chciał obejść ją wokoło i zobaczyć trzy siostry zachwycające wysopki rozrzucone na wierzchołku głównej wyspy. Później, gdy nastąpił wieczór, przyprowadził mnie z doktor znów do trzęsącej się skały, Terrapinu Tower. Słońce zaszło za pagórki, pogrążając się w ciemności. Ostatnie promienie dnia znikły. Księżyc w połowie pełni świecił czystym światłem. Cień wieży wydłużał się nad przepaścią. Z góry wody ślizgały się spokojnie pod tchnieniem lekkiego wiatru. Brzeg kanadyjski zatopiony już w cieniu tworzył kontrast z masami więcej oświetlonymi go, Thailandu i wsi Niagara Falls. Pod naszymi oczyma otchła zwiększona w półcieniu wydawała się przepaścią bezdenną, w której ryczała straszna kaskada. Co też to za wrażenie? Przez jakiś czas światło ruchome ukazało się na horyzoncie. Była to latarnia pociągu przechodzącego o dwie mile od nas. Do godziny dwunastej siedzieliśmy tak, milcząc nieruchomie u szczytu tej wieży, nieprzepartą siłą pochylani nad potokiem, który nas czarował. Na koniec, w chwili, kiedy promienie księżyca uderzyły pod pewnym kątem ów kurz płynny, zobaczyłem pas mleczny, wstęgę przezroczystą drżącą w cieniu. Była to tęcza księżycowa, blade promieniowanie gwiazdy nocnej, której słabe światełko rozkładało się w mgłach kaskady. Rozdział 37. siódmy Na trzynastego kwietnia program doktora wskazywał zwiedzanie wybrzeża kanadyjskiego. Zwyczajna przechadzka. Dosyć było iść wzgórzami tworzącymi prawą stronę Niagary w przestrzeni dwumil mil dla dojścia do wiszącego mostu. Wyszliśmy o siódmej rano. Z Skrętej ścieżki wzdłuż prawego brzegu widać było spokojne wody rzeki, która się już nie czuła zależną od mętów swego spadku. O wpół do ósmej przybyliśmy do Suspension Bridge. Jest to jedyny most, do którego dotyka kolej żelazna Great Western i Nowego Jorku, jedyny dający wejście do Kanady na granicach stanu Nowego Jorku. Ten wiszący most składa się z dwóch chodników. Chodnikiem górnym przechodzą pociągi, chodnikiem dolnym zbudowanym 23 stopy poniżej przechodzą powozy i pieszo idący. Wyobraźnia nie ośmiela się iść krok w krok za zuchwałą pracą inżyniera Johna A. Roeblinga z Trenton w stanie New Jersey, który odważył się zbudować ten wiadukt w takich warunkach. Most wiszący, po którym mogą przechodzić pociągi, na dwa kroć 50 stóp ponad niegerą przetworzoną znowu w przepaść. Suspension Bridge ma długość 800 stóp, szerokości 24. Podpory żelazne wbite w brzegi ochraniają go od kołysania. Liny, na których się otrzymuje, zrobione są z 4000 powrozów, mają 10 cali średnicy i mogą wytrzymać ciężar 12400 beczek. Most zaś waży tylko 800 beczek. Utworzony w 1855 roku, kosztował 5 troć 100 tysięcy dolarów. W chwili, kiedy doszli do środka Suspension Bridge, pociąg przechodził ponad naszymi głowami i czuliśmy, jak chodnik uginał się o jeden metr pod naszymi nogami. Właśnie trochę poniżej tego mostu Blondin przebył garę na linii uwiązanej od jednego do drugiego brzegu, nie zaś ponad przepaściami. Mimo to przedsięwzięcie było dość niebezpieczne. Lecz jeżeli blondin zadziwia nas swą śmiałością, cóż pomyśleć trzeba o przyjacielu, który mu siadł na plecy, towarzysząc mu w tej przechadce na powietrznej. Był to może jakiś żarłok, rzekł doktor. Blondin robił doskonałą jajecznicę na swej wytężonej linie. Byliśmy na ziemi kanadyjskiej i weszliśmy na lewy brzeg Niagary, chcąc zobaczyć spadki wody z innej strony pół godziny później weszliśmy do hotelu angielskiego, gdzie doktor kazał podać wyborne śniadanie. Przez ten czas przeglądałem książkę podróżnych, w której figuruje kilka tysięcy nazwisk. Pomiędzy sławniejszymi spostrzegłem następujące: Robert Peel, Lady Franklin, Hrabia Paryża, książe Charles, książe Joinville, Ludwig Napoleon, 1846, Książę i księżna Napoleon. Barmum wraz ze swym adresem Maurycy Sand 1865 Agassi 1854, Almonti, Książę Hohenloch, Rothschild, Berlin, Paryż, Lady Edgin, Burkard 1832 itd. A teraz pod spadki wód powiedział doktor, zjadłszy śniadanie. Poszedłem za Dean Pitfergem. Murzyn zaprowadził nas do pokoju z odzieżą, gdzie nam dano spodnie nieprzemakalne, waterproof, kapelusz ceratowy. Tak ubranych zaprowadził nas nasz przewodnik przez śliską ścieżkę poprzeżynaną przerwami, zasłoną czarnymi kończatemi kamieniami aż do dolnego poziomu Niagary. Później wśród pary wody w proszek zamienionej przeszliśmy poza wielkim spadkiem. Kaskada opadała przed nami jak kurtyna teatru przed aktorami. Lecz co za teatr! A jak warstwy powietrza raptownie z miejsca poruszane, zmieniały się w rozchukane pędy. Zmoczeni, oślepieni, zagłuszeni, nie mogliśmy się widzieć ani słyszeć w tle jaskini tak szczelnie zamkniętej płynnymi obrusami kaskady, jakby ją sama natura zamknęła murem granitowym. O dziewiątej wróciliśmy do hotelu, gdzie nas rozebrano z naszego przemoczonego ubrania. Wróciwszy na brzeg, wydałem okrzyk podziwienia i radości. Kapitan Corsican! Kapitan usłyszał i przyszedł do mnie. Pan tutaj! wykrzyknął. Co za radość widzieć znów pana! A Fabian, a Ellen? pytałem ściskając ręce korsykana. Są tam. Mają się dobrze, o ile to podobna. Fabian pełen nadziei, prawie uśmiechnięty. Nasza biedna Ellen przychodzi po trochu do przytomności. Lecz dlaczego spotykam pana tu przy Niagarze? Niagara! odpowiedział korsykan. Ależ to zwykłe miejsce schadzki w lecie anglików i Amerykanów. Przyjeżdżają tu odpoczywać, leczyć się przy tym wzniosłym widoku spadków wody. Na naszej Elenie zdaje się zrobił wrażenie widok tej pięknej okolicy. Zamieszkiwaliśmy więc na brzegach Niagary. Widzisz pan willę House w pośrodku drzewna wzgórzu. Tam właśnie mieszkamy razem z panią R, er, siostrą Fabiana, która przywiązała się do naszej biednej przyjaciółki. A Ellen? Ellen? pytałem. Czy poznała Fabiana? Nie jeszcze, odpowiedział mi kapitan. Wiesz pan przecież, że w chwili, kiedy Harry Drake padł trupem, Ellen miała jakby chwilę jasności. Jej umysł ujrzał światło poprzez ciemności, które go otaczały. Ale ta jasność umysłu wkrótce znikła. Jednakże od czasu, jak ją tu przywieźliśmy, gdzie powietrze czyste, a ustronie ciche, doktor zauważył znaczne polepszenie w zdrowiu Eleny. Jest spokojną, sen ma dobry, a w oczach jej widać jakby wysilenie pragnące pozbierać, jakie myśli, czy to z przeszłości, czy z obecnego czasu. Ach, kochany przyjacielu, wykrzyknąłem, wy ją uzdrowicie. Ale gdzież jest Fabian i jego narzeczona? Patrz, powiedział korsikan i wskazał ręką na brzeg Niagary. W stronie wskazanej przez kapitana zobaczyłem Fabiana, który nas jeszcze nie spostrzegł. Stał na skale, a przed nim na kilka kroków siedziała Ellen nieruchomie. Fabian patrzył na nią ciągle. To miejsce lewego wybrzeża jest znane pod nazwiskiem Table Rock. Jest to jakby przylądek górwisty na rzece ryczącej o 20 stóp poniżej. Dawniej przedstawiał znaczniejszą wyniosłość, lecz bezustanne opadanie ogromnych odłamów skały doprowadziły go teraz do powierzchni kilku metrów. Ellen patrzyła i zdawała się być zatopioną w niemym zachwyceniu. Z tego miejsca widok spadków jest most sublime, powiadają przewodnicy, i mają słuszność. Jest to widok razem dwóch kaskad. Po prawej stronie spadek kanadyjski, którego szczyt zakończony parą zamyka horyzont z tej strony jak horyzont rozlanych szerokowód. Naprzeciwko spadek amerykański, a ponad nim wytworny krajobraz Niagara Falls na wpół ginących w drzewach. Po stronie lewej cały widok rzeki płynący między tymi wysokimi wybrzeżami, poniżej potok toczący wodę ze stosami poprzewracanych lodów. Nie chciałem przeszkadzać Fabianowi. Korsikan doktor i ja zbliżyliśmy się do Table Rocku. Ellen zachowywała nieruchomość pomnika. Jakie też wrażenie ten widok sprawił na jej umyśle? Czy też przytomność jej wracała po trochu pod wpływem tego wspaniałego widoku? Zobaczyłem, jak Fabian nagle zbliżył się do niej. Ellen wstała porywczo, zmierzała ku przepaści, wyciągając ręce ku odchłani, ale zatrzymała się natychmiast. Posunęła prędko ręką po czole, jakby dla odpędzenia jakiegoś obrazu. Fabian, blady jak trup, ale odważny, jednym skokiem stanął między Eleną i otworem. Ellen wstrząsnęła swoimi blond włosami. Jej cudne ciało zadrżało. Czy też ona widziała Fabiana? Nie. Jakby umarła, wracająca do życia, stała, starając się odzyskać świadomość rzeczywistości wokół siebie. Ja z kapitanem Korsikanem nie śmieliśmy postąpić kroku, a jednak gdy oni byli tak blisko tej odchłani, obawialiśmy się jakiegoś nieszczęścia. Ale doktor Pitwercz nas wstrzymał. — Wstrzymajcie się — powiedział. — Dozwolić działać Fabianowi. Słyszałem łkania podnoszące pierś młodej kobiety. Niewyraźnie słowa wychodziły z jej ust. Zdawało się, że chce mówić, ale nie może. W końcu wymówiła te słowa. — Boże, mój Boże, Boże Wszechmogący, gdzież jestem? Gdzież jestem? Wtedy widziała, że ktoś jest blisko niej. A na wpół się odwracając ukazała się nam jakby przemieniona. Nowe jakieś spojrzenie ożywiło jej oczy. Fabian drżący stał przed nią niemy z rękami otwartymi. Fabian, Fabian! wykrzyknęła nareszcie. Fabian uchwycił ją w swe ramiona. Ona padła w nie prawie bez życia. Fabian krzyknął przeraźliwie. Myślał, że elena umarła, ale doktor przerwał. Uspokój się, pan, powiedział do Fabiana. To przesilenie uzdrowi ją właśnie. Ellen przeniesiono do Klingfon House i położono na łóżku, gdzie po przejściu omdlenia usnęła snem spokojnym. Fabian uspokojony przez doktora i pełen nadziei. Ellen go poznała. Powróciła do nas. Wyleczymy ją, mówił do mnie. Wyleczymy. Każdego dnia jestem obecny przy zmartwychwstaniu tej duszy. Dziś, jutro może. Moja Ellen będzie mi powróconą. Ach, niebo łaskawe, bądź błogosławione. Zostaniemy w tej okolicy, póki tego będzie potrzeba dla niej. Nieprawdaż, Archibaldzie? Kapitan przycisnął Fabiana z tkliwością do piersi. Fabian odwrócił się do mnie, do doktora. Obsypał nas swymi czułościami. Opowiadał nam swe nadzieje. Ale nigdy nadzieja nie była tak wielką. Uzdrowienie Eleny było bliskie. Ale my musieliśmy odjechać. Zaledwie pozostawała nam godzina, ażeby się dostać do Niagara Falls. W chwili, kiedy mieliśmy się rozłączyć z naszymi kochanymi przyjaciółmi, Ellen spała jeszcze. Fabian nas ściskał. Kapitan Korsykan bardzo wzruszony, przyobiecawszy dać mi znać telegramem o Elenie, pożegnał nas po raz ostatni. Na dwunastej opuściliśmy Clifton House. Rozdział 38. Przez jakiś czas szliśmy przez bardzo długą spadzistość wybrzeża kanadyjskiego. Ta spadzistość doprowadziła nas do brzegu rzeki całkiem prawie zawalonej lodem. Tam czekała łódź mająca nas przewieźć do Ameryki. Jeden podróżny już zajął w niej miejsce. Był to inżynier z Kentucky. Wymienił zaraz swe nazwisko i zajęcie doktorowi. Podpłynęliśmy, nie tracąc czasu, to odpychając lody, to i odsuwając. Łódź dostała się na środek rzeki, gdzie nurt utrzymał przejście wolniejsze. Stamtąd raz ostatni spojrzeliśmy na zachwycającą kaskadę gary. Nasz towarzysz patrzył na nią z uwagą. Prawda panie, że piękna, mówiłem do niego. Zachwycająca. Tak, odpowiedział. Ale ileż to siły mechanicznej bez użytku, a jaki to młyn mógłby obracać podobny spadek? Nigdy nie miałem chęci tak nieposkromionej jak tą razą, aby wrzucić inżyniera do wody. Na drugim brzegu mała droga, że prawie prostopadła, wcisnęła nas w kilka sekund na wzgórze. O wpół do drugiej wsiedliśmy do ekspres, który nas zawiózł do Buffalo o kwadrans na trzecią. Zwiedziwszy to młode wielkie miasto, skosztowawszy wody z jeziora Erie, wsiedliśmy do New York Central Railway o szóstej wieczorem. Nazajutrz opuściwszy wygodne łóżka sleeping, car, przyjechaliśmy do Albany, a railroad hudsońska biegnąca wzdłuż brzegu lewego rzeki zrzuciła nas w Nowym Jorku w kilka godzin później. Nazajutrz, 15 kwietnia, w towarzystwie mego niezmordowanego doktora przebiegłem miasto, rzekę wschodnią, Brooklyn. Gdy nadszedł wieczór, pożegnałem tego poczciwego Dean Pitfeldża i opuszczając go, uczułem, że pozostawiam przyjaciela. Na wtorek 16 kwietnia wyznaczony był dzień, w którym miał odpłynąć Great Eastern. Udałem się o godzinie 11 do 37 portu, gdzie tender miał czekać na podróżnych. Już był zapchany pasażerami i walizami. Wsiadłem. W chwili, kiedy tender miał odpłynąć z portu, ktoś mnie ścisnął za ramię. Odwróciłem się. Był to jeszcze doktor Pitferch. – Pan tutaj! wykrzyknąłem. A wracasz pan do Europy? Tak, drogi panie. Na Great Easternie? Oczywiście, odpowiedział mi uśmiechając się kochany oryginał. Namyśliłem się i jadę. Pomyślę pan przecież, może to będzie ostatnia podróż Great Easternu, ta właśnie z której nie powróci. Mieli już dzwonić na odjazd, kiedy jeden ze stewardów z hotelu Fifth Avenue przebiegł prędko i oddał mi telegram z Niagara Falls. Ellen się obudziła. Umysł całkiem jej wrócił, pisał mi kapitan Corsigan. A doktor ręczy za nią. Zakomunikowałem tę dobrą wiadomość Dziń Pitwardzjowi. Ręczy za nią, ręczy za nią, odparł, pomrukując mój towarzysz podróży. Ja także ręczę za nią. Lecz cóż to dowodzi? Jeżeli by kto zaręczył za mnie, za pana, za nas wszystkich, mój kochany przyjacielu, może by bardzo źle zrobił. W 12 dni później przybyliśmy do Brestu, a nazajutrz do Paryża. Podróż z powrotem odbyła się bez żadnego wypadku, z wielkim nieukontentowaniem Dean Pitferdza, który ciągle oczekiwał rozbicia statku. A kiedy usiadłem przy swoim stole, to gdybym nie miał tych notatek z każdego dnia, ten Great Eastern, miasto pływające, w którym zamieszkiwałem przez cały miesiąc, to spotkanie Ellen i Fabiana. Ta nieporównana Niagara. To wszystko wydawałoby mi się snem, tylko. Ach, co to za przyjemność podróżować, nawet kiedy się powraca, cokolwiek mówił o tym doktor. Przez osiem miesięcy nie słyszałem nic o moim oryginale. Ale dnia jednego oddano mi list z poczty, pokryty różnokolorowymi pieczątkami, który się rozpoczynał temi słowy. Na brzegu koringły skały podwodnej oklandu przecież rozbiliśmy się. A kończył się tak: Nigdy nie byłem zdrowszy. Z całego serca Twój, Din Pitferch. Koniec.